Dzień dobry, w tym krótkim epizodzie ocenię każdy odcinek Naruto tak, by docenić najlepsze jego aspekty, jak i te najgorsze. Ten odcinek to tak naprawdę zlepek serii oceniania arków, jednakże wszystko będzie chronologicznie według numerka epizodu, a także podsumowanie całej serii będzie nieco obszerniejsze. Zapraszam. Pierwszy odcinek zaprezentował nam sporo rzeczy naraz, które będą przewijać się przez tę serię, czyli tajemniczość, gdzie wiele rzeczy już na wstępie nie jest mówionych wprost, a jednocześnie część informacji jest tłumaczona nam, tak jak to kim są Hokage i co znaczą w tym świecie. Kolejnym aspektem jest komediowy styl, ponieważ nasz głupkowaty główny bohater robi psikusy nauczycielom, a do tego pokazano nam dobro i zło tego świata, gdzie już dość szybko się dowiadujemy, że nie jest to kolorowy świat, a na to jest wyrzutkiem. Podobały mi się też podstępy, które w pewnym sensie nadają charakter walkom. Z kolei reguła, według której nie można mówić Naruto o dziewięcioogoniastym, jest idiotyczna. Po pierwsze, jakim cudem nikt się nie wygadał przez tyle lat? Po drugie, w jaki sposób ukrywanie problemu ma go rozwiązać? Także mamy tutaj szpiegującą kulę, która może być naprawdę dobrym narzędziem do inwigilacji, tymczasem nie zostanie nigdy użyta do jakichś ważnych rzeczy. Kolejnym minusem jest to, że 12-latek bez jakichkolwiek umiejętności jest w stanie ukraść super ważny zwój. Ja wiem, że w tej serii większość poza główną obsadą to niekompetentni ludzie, ale też bez przesady. Do tego wszystkiego mamy pierwszą dziurę fabularną w pierwszym odcinku. Mówione jest, że Naruto nie zdał egzaminów w Akademii dwa razy, a jednak jest w tym samym wieku co reszta. Jakim cudem? Nie byliśmy w stanie jednak wiedzieć za pierwszym razem tego, że czwarty Hokage to ojciec Naruto, a jego imię to Minato Namikaze. Oceniłem ten odcinek na 7. Naruto w tym odcinku wali na łeb Konohamaru, wnuka Hokage, co na plus. Fajne jest też to, że dostaliśmy podstawy tego, jak działa czakra, a także, że ciężka praca może do czegoś zaprowadzić. Dzięki temu już dość szybko pokazane są nam dobre wartości, a więc można utożsamić się z głównym bohaterem. I choć odcinek był zabawny, co wpisuje się ogólnie w konwencję tego anime, to było tu mało potrzebnych informacji. Mimo że odcinek nie był tragiczny, to raczej śmiało można go skipnąć, bo postać Konohamaru przez całe Naruto nie jest ważna, chociaż odcinek mógł to sugerować. W poprzednim odcinku Naruto dowiedział się o Kyubim, a tutaj jest mówione, że podobno ktoś złamał zasadę mówienia o dziewięciogoniastym, a mimo tego on o tym wtedy nie wiedział? No dziwna sprawa. Podobno też według Ebisu Hokage musi znać 1000 technik. No fajnie, tylko że mało kto w tym świecie tyle potrafi. No i ogólnie brednie, że Konohamaru będzie konkurował o tytuł Hokage z Naruto. Tymczasem jest on kompletnie nieistotny aż do Boruto, a w samym Naruto Shippuden miał chyba jedną fajną scenę w walce z Painem. Z rzeczy niewiadomych to to, że Konohamaru nie zostanie 5. Hokage, ani 6., ani nawet 7. I również Ebisu wcale nie wytrenował kolejnych Hokage, no chyba że liczyć jeden trening z Naruto. Oceniłem ten odcinek na 5. Potężnych plusów tego odcinka jest budowanie przyszłości związku pomiędzy Naruto i Sasuke. Kolejną rzeczą jest to, jak Sasuke pocisnął Sakurę, a także w ogóle przedstawienie nam tej dwójki, która będzie towarzyszyć nam przez całe anime. Minusem jest tutaj Sakura, a jakże? Traktuje Naruto jak śmiecia, pomimo tego, że on użył dokładnie tych samych słów co ona, w dodatku śmieje się z niego, że nie ma rodziców. No grubo. W dodatku Sakura podobno kocha Sasuke, ale nie wie, że on też nie ma rodziców? Lekko to dziwne. Z rzeczy tajemniczych jest to, że Ino Shikacho zawsze będzie składało się z trójki tych samych, a nie innych klanowiczów, ale z jakiegoś powodu oni o tym nie wiedzą. Ocena tego odcinka to 6,5. Piękną kwestią jest tajemniczość Kakashiego, w zasadzie nic o nim nie wiadomo. Tak samo determinacja Naruto, który nigdy się nie podaje, tylko stara się podnieść z łopatek. Spoko, że tłumaczą nam kolejne rzeczy, tym razem Kawarimi no Jutsu, a także to, że Kakashi z lamusami się nie pieści i bez skrupułów wkłada palce swojemu uczniowi.
no po prostu demonstruje Sennen Goroshi. Jest to pierwszy odcinek, w którym nie zauważyłem żadnych minusów, natomiast jest dużo tajemnic. Jak to, kogo chce zabić Sasuke? Oczywiście chodzi o Itachiego. Stąd także potrafi shuriken jutsu, bo trenował je kiedyś z bratem. Za to ukrywanie się później w anime trochę przestaje mieć znaczenie na rzecz coraz to mocniejszych technik. Odcinek bardzo dobry, oceniłem go na 8. Znowu Kakashi pokazuje swoje mroczne oblicze i masakruje Sakurę za pomocą genjutsu. Ponownie chwilę później wyjaśniono nam, czym w ogóle jest genjutsu i ninjutsu, i poszerzanie wiedzy zawsze na plus. Również umiejętności Sasuke robią wrażenie, widać, że odstaje mocno od dwójki kompanów. Jednakże z drugiej strony stoi Kakashi i super jest to, że ten wyprzedza ich o każdy krok, dzięki czemu mamy wrażenie, że rzeczywiście jest na dużo wyższym poziomie. Na wspomnienie zasługuje też Gokakyu no Jutsu Sasuke, no i oczywiście humory, który mimo mojego starczego wieku wciąż śmieszy. Minusem jest Sakura, która w zasadzie nic zupełnie nie zrobiła, a do tego chciała się poddać. Z rzeczy niewiadomych to kim jest Itachi i co to za dziwne oko. Również praca zespołowa to kolejny aspekt w przyszłości zapomniany, bo pomimo, że miała to być ważna rzecz w anime, to zostanie zatarta przez więcej, mocniej, szybciej ninjutsu. Oczywiście to nadal będzie miało miejsce, ale w dużo mniejszym stopniu. No i cała masa nawiązań, jak to, czyje imię jest wyryte na memoriale i oczywiście jest to Obito. Cytat, który przytoczył Kakashi o śmieciach, którzy nie chronią swoich kompanów, zresztą też od niego pochodzi. A z kolei test z dzwoneczkami pochodzi od Minato, który wziął go od Jirai, który wziął go od Hiruzena, a ten nie wiem od kogo jeszcze wziął. 9 wydaje się słuszną oceną. Kolejne poszerzanie lore, czyli działanie misji, a także to, gdzie znajdują się inne najważniejsze kraje i w jaki sposób funkcjonują. Do tego wszystkiego pierwsza taka akcja, gdzie Kakashi użył podstępu, udając, że nie wie, co się dzieje, po to, żeby sprawdzić, czy Tazuna wie o tym, że ktoś na nich poluje. 200 IQ zagranie. Sama walka Sasuke z dwójką Shinobi Kirigakure wyglądała bardzo dobrze, pomimo że to były jakieś płotki, no to rozpykał ich 12-latek w dobrym stylu. Nawet spoko był akt Naruto z biciem sobie kunaja w dłoń, symboliczny, choć głupi, co zresztą wypunktował Kakashi. Także tutaj pokazano nam Zabuzę. Na minus za to zaawansowana technologia, która później nie będzie prawie używana. Okej, raz czy dwa później się jeszcze pojawi, ale mieć radio, przez które można się komunikować i go zupełnie nie używać? No, słabo. Również słaba była Sakura i Naruto, którzy to poza staniem nic nie zrobili, choć z tej dwójki to Blondas nie będzie powtarzał tego błędu zbyt często. Zagojenie rany Naruto jest tutaj półtajemnicą, ponieważ niejako Kakashi zainsynuował, że może to być sprawka regeneracji Kyubiego, ale tego nie potwierdził. Odcinek oceniłem na 7. W 7 odcinku dowiadujemy się, czym jest Sharingan i jakie ma zdolności, no przynajmniej część z tych zdolności. Także w tamtym momencie Zabuza i Kakashi ukazali swoją zajebistość, pokazując walkę potężnych shinobi, czuć po prostu od nich moc. Jednakże z drugiej strony mamy powiedziane, że Kakashi skopiował 1000 technik i choć na początku zdawało się to imponujące, to nie miało to żadnego znaczenia w przyszłości. Prócz tego, że był znany w sumie wszędzie. Dodatkowo minusem jest to, że genini nie posiadają podstawowej wiedzy, jak to, czym jest ninjutsu. Jest to dziwny zabieg, żeby wytłumaczyć widzowi, co jest czym, już pomijając fakt, że 2 odcinki wcześniej było mówione, czym jest ninjutsu. Z rzeczy niewiadomych to, że Kakashi ten jeden raz skopiował jakąś technikę, a później długo nic. Tak samo nasza wiedza na tym etapie była zbyt mała, by wiedzieć, dlaczego Sasuke dziwi się, że Kakashi posiadał Sharingana. Ogólnie dobry odcinek, dostał ode mnie 8. Tutaj ponownie na plus jest niepoddawanie się, coś co na ten moment jest jeszcze inspirujące, a nie irytujące. Także tutaj dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wyglądało awansowanie w Kirigakure i to, że Zabuza zabił 100 uczniów sam. Robiło to wtedy wrażenie, dodawało okrutności tej postaci. Z drugiej strony dostaliśmy prawdziwą pomysłowość Naruto, który postanowił połączyć techniki, żeby zaskoczyć przeciwnika.
Jest to coś, co będzie się często pojawiać w sensie pomysłowość Naruto, więc spoko. Jednakże mamy też inną rzecz, która będzie się masowo tu pojawiać, czyli flashbacki. To dopiero 8 odcinek, a już tutaj są. Niezbyt potrzebne, jeśli ogląda się na bieżąco, choć rozumiem, że miało to sens, gdy było puszczane przykładowo co tydzień w TV. Tak samo dużo tutaj było rozmów zamiast działania. Nie znalazłem tutaj żadnych niewiadomych, gdyby oglądało się to pierwszy raz, a odcinek oceniłem na 6,5. Kolejne wytłumaczenie tym razem, w jaki sposób Naruto i Sasuke uwolnili Kakashiego, i spotkałem się z opiniami w internecie, że to dziwne, jak w Naruto jest to pokazywane, ale jak dla mnie jest to spoko opcja. W sensie to tłumaczenie dosłowne, co jak się wydarzyło, to niektórym przeszkadza. Na pewno dla mnie to jest jednak lepsze niż zostawienie tego samemu sobie, nie wiedząc, jak coś się wydarzyło. Także tutaj widzimy Sharingana w akcji, gdzie Kakashi skopiował technikę Zabuzy, by ją zniwelować, i to bardzo spoko sprawa, szkoda tylko, że później prawie nie używana. Co ciekawe, tutaj też widzimy pierwszy raz coś, co Kishimoto i Pierocci robią dobrze, czyli to, że pomimo, że Zabuza był zły, to jego pozorna śmierć była smutna. Pierwszym minusem jest ten smog, który był efektowny, ale bardzo długo trwało jego stworzenie. Z kolei Sakura, ta to ma przewolony żywot u mnie, niedawno nie wiedziała, czym jest ninjutsu, ale wie, kim jest Oinin. No czego oni uczą w tej akademii? W tym epizodzie mamy niewiadome. Po pierwsze, Kakashi stwierdził, że są od niego młodsze dzieci na tym świecie, które są z kolei silniejsze, i jest to prawda, jako że ogólnie to trochę kierunek, w którym idzie Naruto, czyli każde kolejne pokolenie jest silniejsze od poprzedniego. Po drugie, nie mogliśmy wiedzieć, że Kakashi wcale w myślach Zabuzie nie czytał, a tak naprawdę użył genjutsu. No i po trzecie, Oinini są nieistotni. Kolejny raz ich zobaczymy za 500 odcinków jako worki treningowe dla Obito. Również w kolejnych odcinkach dowiemy się, kim jest Haku i że tak naprawdę nie zabił Zabuzy. Odcinek oceniłem na 8. Tutaj dobrą rzeczą było to, że Kakashi wydedukował, że Zabuza jednak przeżył, co jest spoko opcją niż to, że ojej, wszystko nas zaskakuje. Z pewnością na wspomnienie zasługuje też trening kontroli czakry, choć w moim odczuciu po tym, gdy się nauczą to robić, jest już nieistotny, każdy już potrafi chodzić po drzewach. No i Haku badass, nie patyczkuje się z Gato i jego dwoma robaczkami. Minusem jest natomiast to, że to chyba jedyny raz, gdy Kakashi będzie zmęczony po używaniu podstawowego Sharingana. Po tym epizodzie nagle negatywne konsekwencje praktycznie znikają. A z rzeczy niewiadomych mamy to, że lepsza kontrola czakry Sakury jest podwaliną pod jej przyszłość jako medycznego ninja. Odcinek dostał ode mnie 7. Hardcore. Już na początku anime zabijają sobie ludzi jak chcą, bo są niewygodni dla biznesu. Jest tu bardzo mrocznie. Fajowo tutaj pies Inariego strollował go, umiejąc pływać, gdy ten się topił. Negatywami są znowu niekonsekwentne działania. Sakura się śmiała, że Naruto nie ma rodziców, ale spotkała na drodze smutne dziecko, więc dała mu cukierki. Lol. Mówią, że to biedna wioska, na półkach prawie nic nie ma i w ogóle słabo się tu żyje, ale mają jedzenie od cholery i dosłownie żrą za 10. No i ostatnią rzeczą jest to, że podobno czakrę w stopach trzeba przez jakiś czas koncentrować, bo inaczej się destabilizuje. To się chyba nigdy nie wydarzyło poza tym odcinkiem. Nie znalazłem tutaj jakichś ukrytych smaczków, a sam odcinek oceniłem na 6. Nie był jakiś istotny dla fabuły, choć nie był też tragiczny. Giga plusior dla Naruto za stwierdzenie, że Haku jako chłop jest ładniejszy niż Sakura. Także fajnie Naruto przyśmieszkował, trolując Kakashiego i Sakurę, udając, że zaraz spadnie z drzewa, ciągle kontrolując sytuację. Minusem jest nagły boost Sasuke, w którym po tygodniu treningu jest w stanie solować klony Zabuzy. Ja rozumiem, klony później działają różnie i miały tylko 10% siły oryginału, no ale przepaść siłowa tutaj powinna być gigantyczna. Jest to również bardzo przegadany odcinek. Z niewiadomych to tutaj się rozpoczęło talk no jutsu i co ciekawe, nie zaczął go Naruto, a Kakashi. Opowiedział Inariemu historię Blondasa i ten w 3 sekundy uznał, że w sumie fajnie, od teraz jestem innym człowiekiem. Odcinek na 6,5.
Bardzo dobre było tutaj to, jak Sasuke rozwalał Haku na szybkość. Był to kolejny pokaz przewagi nad swoimi kompanami, jednakże później równie dobre było to, jak Haku zmasakrował go swoim Kekkei Genkai, nie dając mu praktycznie żadnych szans. W sumie nie widziałem tutaj zbytnio minusów ani easter eggów, za to oceniam odcinek na solidną 8. Dużo było tutaj konkretów, choć krótki opis tego odcinka mógłby na to nie wskazywać. Plusem tego odcinka był Haku. Wytłumaczone było tutaj, czym jest Kekkei Genkai i właśnie poruszająca i wyjaśniająca motywy historia naszego antagonisty. Daje nam to poczucie, że jest on dobrym chłopakiem, który po prostu stoi po drugiej stronie. Mega minusem natomiast są flashbacki. Jakieś pół odcinka to przypominanie, co się działo w poprzednich odcinkach. Zupełna strata czasu. Także kłamstwo mówione, że Kekkei Genkai nie da się pokonać, to takie jakby Kakashi się fleksował, że jest niepokonany. Oglądając po raz pierwszy możecie odnieść mylne wrażenie, że Shinobi musi być przebiegły, z kolei anime będzie pokazywało trochę coś zupełnie innego. Odcinek oceniłem na 4,5, jako że tak naprawdę to pół odcinka przez te flashbacki. Spoko opcją jest to, że przedstawiono nam mastermindy obydwu stron, tak jak Sasuke dedukował na temat technik Haku, a zarówno to samo robił Zabuza o technikach Kakashiego. Podoba mi się to, że w tym anime przeciwnik nie jest tylko płotką do pokonania, no przynajmniej jeżeli mówimy o takich main bossach. Z kolei minusem jest to, jak Kakashi dziwi się, że Zabuza potrafi cicho zabijać, pomimo że on sam był w Anbu i specjalizował się w tym. No i kolejnym negatywem jest niekończąca się siła Sasuke, gdy używa non-stop Gokakyu no Jutsu. Niedawno to był wyczyn, że zrobił jedno. Niewiadomych rzeczy nie znalazłem, ale mimo to odcinek dostał ode mnie 8. Odcinek 16 to m.in. badassowe odbicie Senbonu w Haku przez Sasuke. Ja się tym podjarałem. Również tutaj Sasuke uruchomił Sharingana i zyskał boosta, dzięki czemu przez jakiś czas był na równi z Haku i poświęcił się, by chronić Naruto, co z kolei wywołało u Blondasa furię i uwolnienie czakry lisa. Było to naprawdę dobre mimo lat. Minusów nie uświadczyłem, natomiast niewiadomych trochę jest. Na przykład to, dlaczego Sasuke został nazwany niedobitkiem klanu Uchiha i dlaczego chce zabić brata. Jest to w sumie powiązane. Również Kakashi wspomina tutaj o pieczęci Naruto, ale nie wyjaśnia, o jakiej pieczęci mówi, a chodzi tutaj o tą utrzymującą Kyubiego w ryzach. Także wszystko wskazuje, że Sasuke zginął, no a tak nie jest. Odcinek to mocne 8,5. Nagła potęga Naruto to fabularny boost, jednakże uzasadniony, więc nie daje mu minusa, a z pewnością to, jak to przedstawili, zasługuje na uznanie. Wyglądał tam jak opętany, zły, wkurzony i do tego pięknie Naruto walnął w pysk Haku. Do tego historia Haku, w której mówił o tym, że ludzie bali się osób z Kekkei Genkai, była smutna, choć w przyszłości bardzo powtarzalna. To dosłownie backstory połowy uczniów Orochimaru. Boli też w serduszko ta beznadziejność Haku, w której mówił, że skoro przegrał, to nie ma już po co żyć. Plusem także jest 200 IQ Kakashiego, który użył psów, żeby znaleźć Zabuzę i go unieruchomić, a także Raikiri, które wygląda dziwnie w porównaniu z Shippudenem, jednakże jest i tak mocarne. Nie widziałem tutaj żadnych ukrytych smaczków, a odcinek oceniłem na 9. Odcinek 18 był dość przegadany, ale też było w nim sporo akcji, więc jest to dość wyważony pod tym względem odcinek. Zachowanie Naruto wskazywało na to, jakby był gotowy zabić Haku, choć nie uważam, że byłby to w stanie zrobić. Z kolei giga dobre jest to, że Kakashi nie ma takich konsternacji, po prostu leci, żeby zabić przeciwnika, który jest niewygodny. Niby to anime o Shinobi, ale później wcale to takie oczywiste nie jest. To całe zabijanie przez Konohe. Minusem natomiast jest kłamanie nas, że Shinobi musi ukrywać swoje uczucia. Okej, może taka zasada w tym świecie istnieje, ale chyba nikt jej nie przestrzega. Z rzeczy niewiadomych to to, że Kakashi zabił Haku w ten sam sposób, jak zabił Rin, choć na tym etapie nie było to raczej planowane. Odcinek dostał ode mnie 8,5. Finalny odcinek arku to zło, w którym Gato kopie martwego Haku, nie licząc się z nim ani trochę po tym, jak zdążyliśmy go poznać.
Tak, Nojutsu Naruto, który wypunktował za buzi, jaki był ważny dla Haku, a ten go nie respektuje. Rzadko się zdarza, żeby to talk Nojutsu było dobre, a tu było. Zresztą Zabuza tak naprawdę nie został przegadany, a bardziej prześwietlony, bo wszystko przedtem również wskazywało na to, że Haku jest mu bliski, tylko to ukrywał, żeby kreować się na takiego twardziela bez uczuć. No i oczywiście bardzo mi się podobało to, jak wiele obrażeń miał Zabuza i w żaden sposób nie bawili się tutaj w jakąś cenzurę. Finał tej dwójki był również wzruszający. Minusem jest to, jak Kakashi stwierdził, że nie ma już prawie czakry, po czym stworzył mnóstwo klonów i wyraźnie mówił wtedy Kage Bunshin no Jutsu, a więc nie były to żadne powidoki. Ta technika została zakazana przez zbyt wielką czakrochłonność, więc dziwne jest to, że tutaj została tak użyta. Z rzeczy tajemniczych jest piekło. Powiedziane zostało, że coś takiego jest, przynajmniej zasugerowano, tymczasem później w sumie nie wiemy, czy rzeczywiście ono istnieje. Jest król piekieł, ale nic później chyba nie wskazywało na to, żeby ktoś tam rzeczywiście trafiał. Odcinek otrzymał ode mnie ocenę 9. Z dobrych rzeczy trzeba pochwalić Sasuke za powiedzenie prawdy o tym, że Sakura jest słabsza od Naruto, co dla widza jest oczywiste, choć różowo-włosa chyba nie była tego świadoma. Tak naprawdę to odcinek śmieszkowy i lekko wprowadzający do egzaminu na Chunina, więc za dużo się tu nie działo. Minusem jest znowu niekonsekwentność, ponieważ Konohamaru był budowany jako ważna postać nie do tknięcia, tymczasem znowu dostaje po łbie. Negatywnym aspektem jest także wiedza Sakury, która nie wie, że ninja Suny to ninja Suny. No a w następnym odcinku już to magicznie wie, zanim ci zdążyli się przedstawić. W sensie nawet bym się o to nie czepiał, gdyby od początku nie była budowana jako postać z wielką wiedzą jak jej czoło. Ogólnie odcinek jest słaby, 3/4 można pominąć, bo jest o niczym. Nic także tutaj nieoczywistego nie zauważyłem i dałem mu 5. Świetne w tym odcinku było to, jak Kakashi sprowadził Iruke do pionu, pokazując mu, że jest nad nim. Zresztą brutalność Iruki jest całkiem ciekawa, bo testując swoich byłych podopiecznych pozoruje śmierć Sasuke, porywa dzieci. Bezstresowe wychowanie chyba w tamtym okresie nie obowiązywało. Na plus także szczątkowe przedstawienie pozostałej obsady. Minusem to co mówiłem przy poprzednim odcinku, czyli to, że Sakura nagle wie, kim są ninja Suny, a także jej zachowanie, gdzie chce się poddać, zanim w ogóle przygotowania do egzaminu się rozpoczęły. Oglądając to zadaję sobie pytanie, po co ona chciała być Kunoichi, skoro na każdym kroku wolała robić coś innego. Z rzeczy niewiadomych, tekst Kakashiego Zabłądziłem na drodze życia został użyty jako śmieszny tekst na spóźnienie, ale gdy się zna jego historię, to łopanie, dość mocny tekst. Oceniłem ten odcinek na 6,5. Najlepszy aspekt tego odcinka to Rock Lee, który skopał tyłek Sasuke i to w ogóle się przy tym nie pocąc. To dosłownie tyle, co mam do powiedzenia o tym odcinku. Nie znalazłem tu słabych punktów, nie znalazłem ciekawostek, za to ocenę dałem 7,5. Tutaj plusikiem było budowanie klimatu egzaminu na Chunina jako taki hardcore i szczerze mówiąc trochę on taki jest, ponieważ tu dosłownie giną dzieci wpuszczane do lasu śmierci. Minusów tutaj nie uświadczyłem, za to jest trochę niewiadomych. Pierwszą taką niewiadomą jest ogólnie postać Shino, nikt nic o nim nie wie i jest to część jego taktyki i tak naprawdę gagu, który będzie się później wielokrotnie pojawiał. Karty ninja są spoko, jednakże przez całe Naruto nie zostaną jakoś szczególnie dobrze wykorzystane, a potem już ich prawie nie uświadczymy. Tak samo nie wiemy skąd Kabuto posiada tyle informacji, a to oczywiście dlatego, że jest on szpiegiem od małego dziecka. Odcinek oceniłem na 7. 24 odcinek to test pisemny, który tak naprawdę nie polega na wiedzy, więc jest sprytnie skonstruowany. Głównie w nim chodziło o to, żeby umiejętnie wykorzystać zdolności do zdobywania wiedzy. Nawet jeśli to tylko test teoretyczny, to fajnie się to ogląda. Ze słabych punktów mieli siedzieć cicho, ale sobie gadają jak gdyby nigdy nic. Za to z niewiadomych mamy Karasu, jako że nie wiemy, iż jest to marionetka Kankuro i to wyjaśnia, co dziwnego dzieje się tutaj z jej twarzą. Odcinek oceniłem na 6. Piękne jest to, jak Morino Ibiki psychicznie torturuje małe dzieci. Choć nie brzmi to zbyt dobrze, to tak jest i buduje to klimat.
Także tutaj poznaliśmy, kto przeszedł test i dostaliśmy lekkie wprowadzenie do drugiego etapu. Co za tym idzie, poznaliśmy Anko, która jest całkiem badassowa. Rażących wad nie uświadczyłem, natomiast z niewiadomych, które tak naprawdę są wiadome i oczywiste, to to, że Sakura się myliła, myśląc, że Naruto nie zostanie Hokage. Jest to bardzo oczywiste, choć rozumiem, że ona tej wiedzy posiadać nie mogła. Odcinek otrzymał ode mnie 6,5. Odcinek ten to jedna wielka klapa. Nie ma tu plusów, a to dlatego, że jest to filler, ale taki najgorszego sortu, który składa się prawie w całości z powtórek. Co za tym idzie, nie ma sensu go oglądać, jeśli robi się to na bieżąco. Z rzeczy niewiadomych można było nie wiedzieć, czym jest filler, a dla tych, którzy nie wiedzą, jest to odcinek taki jakby poboczny, który nie jest oparty na pierwowzorze, czyli mandze. Odcinek na jedynkę. Na plus tutaj Anko, która się nie patyczkuje i jest nawet gotowa zranić Genina, bo w sumie czemu nie? Podobała mi się też budowana powaga egzaminu jako coś niebezpiecznego, istny Battle Royale. No i jeszcze Sasuke, który popisał się dedukcją i bardzo szybko rozpoznał podrabiańca. Z negatywów natomiast też Anko, bo ta z kolei nie wykazała się dedukcją i nie podejrzewała, że dosłownie stoi obok Orochimaru, mimo że znali się tyle lat. Z tajemnic to my też nie wiedzieliśmy, że to Orochimaru w przebraniu, choć niedługo się tego dowiemy. Odcinek oceniłem na 7. Bardzo mi się podobała tutaj zarówno pomysłowość Sasuke, jak i animacja z zebraniem czakry w stopie, żeby rzucić kunajem. No i ogólnie postać Sasuke robiła tutaj robotę, bo wymyślił chociażby hasło, które jednocześnie było pułapką. Super była też przedstawiona obrzydliwość Orochimaru, czuć było zło i ohydę od niego, szczególnie w momencie, kiedy jego żądza krwi była tak wielka, że wryła w ziemię Sasuke i Sakurę. Odcinek non-stop trzymający w napięciu, dużo krwi, akcji, czuć powagę sytuacji. Negatywem dla mnie jednak jest papierowy, gigantyczny wąż, który zdechł od kilku shurikenów. Rozumiem, że pierwsza seria mocniej opierała się na zwykłych fizycznych atakach, ale aż tak potężne to one nie są. Niewiadomych tutaj nie zaobserwowałem, natomiast odcinek dostał solidne 8,5. Turbo dobre było to, jak Naruto w szale uratował Sasuke i pocisnął mu jego własnymi słowami. Piękne. Czy można było lepiej mu dopiec? No nie wiem. Plusem jest także wiedza Orochimaru, bo wie on bardzo dużo, jednak my nie wiemy skąd. Nie zobaczyłem tutaj minusów, a oglądając pierwszy raz nie było wiadomo, że tam Naruto dostał nerfa, ale na tym etapie nie zostało to wyjaśnione. I w pewnym momencie Sasuke usłyszał jakiś głos, a my nie wiedzieliśmy dlaczego, a były to oczywiście wspomnienia związane z Itachim. Odcinek oceniłem na 8. Naprawdę podobała mi się tutaj walka Taijutsu z Orochimaru. Bardzo dobra animacja. To jak on się przedstawił i dał pieczęć Sasuke też jest spoko, jako że ma to duże znaczenie w późniejszej fabule. Pada tutaj imię Itachiego chyba po raz pierwszy, a także walka z Anko Orochimaru była całkiem fajnie zrobiona, pomimo że nie miała ona żadnych szans. Ogólnie postać Oro robi robotę, bo on lata sobie, dosłownie nie zważa na nic, wypełniając swoje cele. Minusów tutaj nie oświadczyłem, natomiast z rzeczy niewiadomych mamy to, że to pierwsze z wielu Naruto! Sasuke! Sakury. Do tego istnieje teoria, że Itachi oglądał, co działo się z Sasuke podczas egzaminu, ponieważ jest jakiś taki dziwny fokus na kruki. Również w tym odcinku Sasuke otrzymał boosta w postaci przeklętej pieczęci, ale o tym dowiemy się dopiero później. Odcinek zasłużył na 8,5. Uwaga, uwaga, Sakura była plusem tego odcinka. Udało jej się przypilnować na jakiś czas Naruto i Sasuke, choć z kolei Dosu pięknie ją podsumował, mówiąc, że jest słaba i powinna pracować ciężej. Widocznie nie tylko my jako widzowie widzimy to na pierwszy rzut oka. Badasowo zachował się także Neji, który olał Inoshika Cho, bo uznał, że są dla niego za słabi. Piękne. Negatywów nie dostrzegłem, a niewiadomą jest to, że nie wiedzieliśmy, jakim cudem Neji widział Ino stojąc do niej plecami. To zasługa Byakugana. Odcinek oceniłem na 7.
Techniki dźwiękowe DOS-u są tak naprawdę bardzo OP, ale z jakiegoś powodu dźwięk w tym anime jest rzadko wykorzystywany. Kintsugi także trafnie ocenia Sakurę, twierdząc, że bardziej dba o wygląd niż o umiejętności, choć znowu trzeba pochwalić różowo-włosą za to, że cokolwiek próbuje robić, chociaż przytrzymać przeciwników, żeby inni im mogli pomóc. Zaku też super ją nawala po tym pustym łbie, aż echo idzie. Z minusów jest inne zachowanie Sakury, w którym odcina sobie włosy, a jedyne co się zmieniło, to długość jej włosów. Zresztą ma dosłownie możliwość skaleczenia Kin, a nie wykorzystuje sytuacji w ogóle. Ogólnie dużo tu flashbacków, dużo o Sakurze i niestety nie jest to dobry charakter development, bo ta postać zupełnie się nie rozwija przez pierwszą serię, więc to tylko nieistotne fakty. Z niewiadomych to pada zdanie, że Ino nie przegra z Sakurą, tymczasem to wkrótce nastąpi do tego stopnia, że blondyna już nigdy nie będzie miała z nią szans. Oceniłem ten odcinek na 5. Śmiechowy Choji, gdy wyzywa się go od grubasów, to plus. Współpraca Inoshika Cho jest bardzo spoko, jako że każdy z nich charakteryzuje się czymś innym, a pomimo to potrafią się dogadywać i wykorzystać to na swoją korzyść. W sumie na tym opiera się ich formacja. Także zło płynące od Zaku i Dosu, którzy są zdolni zabić Kintsugi, jeśli sytuacja tego wymaga. Sasuke z pieczęcią od Orochimaru to totalny badass, mroczny, bezwzględny, połamał rękę Zaku i aż żal, że nie zobaczyliśmy więcej, ale ta tempa dzida musiała mu przeszkodzić. Ponownie to co w poprzednim arku, fajnie, że pokazano też, że druga strona także myśli i taki DOS-u wydedukował, że są oni pionkami Orochimaru, który ich zmanipulował, żeby przetestować moc Sasuke. Minusem takim na siłę jest właśnie to, że Sakura przerwała masakrę robioną przez Sasuke. Ja chciałbym bardzo zobaczyć, jakby to się potoczyło, gdyby nikt tego nie powstrzymał. Z niewiadomych jest to, że początkowo nie do końca było wiadome, co robi przeklęta pieczęć, więc nie wiedzieliśmy, że ta moc Sasuke to właśnie stąd. Oceniłem odcinek na 8. Spoko opcja z tym, że Choji przełamał czwartą ścianę, mówiąc, że Naruto jest za głupi na to, żeby być główną postacią jakiegoś opowiadania. Z całą pewnością na plus bezlitosny Gaara, w tamtym momencie miałem wrażenie, że on jeszcze mniej niż Orochimaru przejmuje się czymkolwiek, jest pewny siebie jak cholera i robi to robotę. Szczególnie jak zabił trójkę przeciwników, pomimo że nawet nie musiał. Niezły z niego psychol. Minusów tutaj nie widziałem, natomiast za pierwszym razem nie mogliśmy wiedzieć, czemu piasek Gaary chroni go bez jego wiedzy. Jest to zasługa jego matki. Z kolei oglądając to w tych czasach, to niektórzy nie wiedzą, co to jest. Jak coś, jest to kaseta VHS. Odcinek bardzo dobry, dałem mu 9. Kabuto w tym odcinku pokazał swoją wiedzę, no i da się poczuć, że wie on po prostu dużo. Z drugiej strony jednak ten odcinek jest mało konkretny i nudny, w sumie to nawet można go skipnąć przy rewatchu, bo niezbyt dużo wnosi. Z niewiadomych rzeczy jest to, że Kabuto kłamał. Wcale nie dlatego, że się bał, skumał się z drużyną siódmą, a to dlatego, że chciałby Sasuke przeszedł dalej, by później sprawdzić jego umiejętności. Odcinek oceniłem na 4,5. Na plus o dziwo dobry pomysł Naruto, by pokonać wszystkie iluzje, żeby wróg musiał wyjść z ukrycia, co zresztą było podstępem. Dobrze też Blondas zone-shotował trzech naraz i to dwukrotnie. Dedukcja Sasuke też na git poziomie, jako że podejrzewał, że Kabuto jest szpiegiem. Minusem jest Team Oboro, który jest nudny, a do tego drużyna siódma i Kabuto wiedzą, że są w genjutsu, ale nie użyli genjutsu Kai. Z tajemnic to Kabuto dziwił się, że Naruto jest wytrzymały, choć pewnie wiedział dlaczego. Konkretnie dlatego, że jest zarówno z klanu Uzumaki, jak i Makiubiego. Odcinek oceniłem na 6. Ostatni odcinek drugiego etapu egzaminu to m.in. diss Iruki na Naruto i Sakurę. Powiedział tam, że Blondas jest głupi, a Różowa jest słaba. Nice. Z drugiej strony gag, który mi się super podoba, czyli to, że Kakashi nawet nie słucha Gaja. Ze słabych rzeczy to skąd Iruka wiedział, że drużyna siódma zbierze akurat te dwa zwoje i jakim cudem był zapieczętowany w dwóch naraz. Pomimo, że tutaj dużo jest teorii i fajna wiedza, to odcinek ogólnie średni, a jest to wstęp do znacznie lepszej fabuły w kolejnych odcinkach. Nie widziałem tutaj rzeczy tajemniczych, natomiast dałem temu odcinkowi ocenę 6.
tym odcinku widzimy pierwszy raz takiego dumnego, pewnego siebie, sprawiającego wrażenie super silnego Kabuto i to jego najlepsza wersja. Dobre też było to, że Sasuke nie mógł używać czakry, a Yoroi starał się to wymusić, co tylko nadawało trudności tej walce. Na minus znowu Sakura, która ciągnie każdego w dół, chcąc się poddawać. Z niewiadomych to dlaczego Kabuto się poddał, a to dlatego, żeby w kolejnym arku walczyć z ukrycia. Ocena tego odcinka to 4,5. Mało w nim konkretów. Ponownie mamy dwie strony, które myślą, tak jak Orochimaru, który celowo użył Yoroiego, by ten wymusił u Sasuke użycie pieczęci, jak i członek klanu Uchiha, który skopiował ruchy Roka Lee, by pokonać przeciwnika, co zadziałało super efektywnie. Dodatkowo Shino zrobił tutaj robotę, grożąc Zaku, że jeśli ten się nie podda, to będzie to jego ostatnia walka w życiu. No kozak. Z minusów to środek odcinka całkiem nudny, a także to, że Sasuke niby nie miał siły, a za chwilę robi Shishirendan, który jednak siły wymaga. Z niewiadomych za pierwszym razem nie wiemy skąd Orochimaru zna Kakashiego, a to wszystko złożyło się na ocenę 7. Jak dla mnie jedna z lepszych walk w tym etapie egzaminu, choć nie była turbo widowiskowa, to podobało mi się jak Shino stał sobie jak gdyby nigdy nic, tłumacząc Zaku w jaki sposób przegra, jego słowa zresztą się potwierdziły, bo rozwalił go umysłowo. To samo zło Orochimaru, który traktuje swoich podwładnych jakby zupełnie nic nie znaczyli. Zresztą całe spięcie pomiędzy Kakashim a Orochimaru także było dobre, bo było to starcie głównie intelektualne, choć trzeba znowu przyznać Kakashiemu, że ma potężne jajca, chcąc od razu odpalać Raikiri i lecieć na wężowatego, choć wiedział, że raczej to się nie uda. Słabe natomiast jest backstory Zaku, ponieważ o ile było ono spójne, całkiem ok, to zbyt długie i nieistotne w ogólnej fabule, by tylko przygotować go na jeden nieudany atak. Jest to praktycznie kopia historii Zabuzy i Haku, a także niestety większość osób rekrutowanych przez Orochimaru będzie miało to samo backstory z lekko zmienionymi powodami, dla których chcą do niego dołączyć. Z rzeczy niewiadomych jest to, że niestety Shino tylko tutaj i w walce z Kankuro będzie jeszcze bardzo spoko pokazany, a później zostanie sprowadzony do Gaga, że nikt go nie pamięta ani nie zwraca na niego uwagi. Także Kakashi nazwał Orochimaru Seninem i nic nam to nie mówi oglądając to pierwszy raz, a teraz wiemy, że to ranga w sumie elitarna. Odcinek dobry dostał ode mnie 8. Plusem tego odcinka jest tylko Kankuro, jako że podstępem pokonał przeciwnika i nawet połamał mu kości, choć nie musiał tego robić. Niestety to wszystko, ponieważ reszta to same minusy. Przy rewatchu można nawet pominąć ten odcinek, bo walka miała być ciekawa i w ogóle walka dawnych przyjaciółek, ale backstory Sakury nie jest interesujące. Dodatkowo nawet Kakashi nie zna swojej uczennicy, mówiąc, że ta nie lubi się przechwalać i wywyższać, gdzie właśnie to robiła przez poprzednie odcinki. Tutaj też był budowany hype, że o Boże, ale to będzie walka. Tylko że jak w poprzednich przypadkach to było sensowne, tak tutaj nie było. Również Asuma stwierdził, że Ino jest najsilniejszą kunoichi swojego rocznika, ale to nieprawda, jest jeszcze Hinata, która w tamtym momencie biła obie dziewczyny na łeb. Nie było tutaj żadnych ciekawostek, a ocena to zaledwie 2. W tym odcinku Ino również ucięła sobie włosy z tą różnicą, że to miało sens, ponieważ była to część taktyki, by uwięzić Sakurę. To, że się nie udało do końca, to inna kwestia. Plusem jest także wytłumaczenie, jak działa Shinten-Shin no Jutsu. Minusów znów jest sporo. Tak samo jak poprzednio, jeśli rewatchujesz, polecam skipnąć. Na przykład było powiedziane, że Ino blefowała, ale Sakura i tak się zatrzymała? Czemu? Również trochę taki plot armor Sakury, przez który zremisowała, bo wydostała się w sumie z łatwością z Shinten-Shin no Jutsu. Dla mnie to było słabe wykorzystanie inner Sakury, wybiegło poza żarcik do fabuły. Ogólnie był to nudny odcinek i choć rozumiem zamysł całej tej walki, to nie zmienia faktu, że została zrealizowana słabo. Nawet Kakashi znowu okazał się niezbyt ogarnięty, mówiąc, że Sakura też się wzmocniła. Tymczasem ani jedna, ani druga nie pokazały nic nowego, ale tak zupełnie nic.
Jedyną niewiadomą było to, że Kakashi mówił o kontroli czakry Sakury i to faktycznie zostanie użyte w późniejszym czasie jako background pod budowanie jej jako medycznego ninja. Odcinek ponownie otrzymał ode mnie 2. Kolejny raz ktoś z Suny zrobił robotę, a tutaj była to Temari, która w sumie zone-shotowała Tenten. Druga walka była też całkiem git, ponieważ zarówno Kin miała dość mocną broń, czyli te swoje dzwonki, jak i Shikamaru miał super wysokie IQ, więc rozwalił ją taktyką. Też fajnie uderzyła w ścianę. Słabych punktów tu nie uświadczyłem, a z niewiadomych to na tym etapie trochę nie wiemy, czemu Choji twierdzi, że Shikamaru mówi, że jak coś się stanie, to właśnie tak będzie. Jest to budowanie ponadprzeciętnie inteligentnego osobnika. Odcinek oceniłem na 7. W tym odcinku Naruto znowu pokazał swoją pomysłowość, podmieniając się w Akamaru. Sam Kiba też w tej walce jest imponujący. Jest bardzo szybki i silny, no i też pigułki wydają się być mocarne. Z minusów natomiast dużo męczących flashbacków i to, że Kiba posiadając taki super nos nie wyczuł tego, że Naruto podmienił się z Akamaru. Dziwne. Z rzeczy niewiadomych jest to, skąd Choji wie tyle o pigułkach, a jest to uzasadnione, bo sam ich będzie używał. Odcinek całkiem ok, dostał 5,5. Tutaj również Naruto użył podstępu z podmianką w Akamaru, ale w innej formie. Najpierw podmienił się w Kibę, a potem po otrzymaniu ciosu podmienił się w Akamaru, przez co Kiba myślał, że uderzył swojego psa, a więc postanowił walnąć też drugiego psa, tym razem prawdziwego Akamaru. Walka ogólnie całkiem przyjemna, dobre było też Uzumaki Naruto Rendan, choć wygranie walki bąkiem jest turbo słabe. Nie żebym kibicował Kibie, bo nie przepadam za nim, ale słaby plot armor. Tak samo jakimś cudem Kiba nie trafił Gatsugą Naruto, co było dziwne, a także to, że nagle w tym odcinku potrafił odróżnić Akamaru od Naruto, gdy tymczasem chwilę wcześniej nie umiał tego zrobić. Rzeczą, której mogliśmy nie wiedzieć, to to, że wytrwałość Naruto jest uwarunkowana nie tylko jego charakterem, ale też jego genami. Odcinek oceniłem na 6. Odcinek przegadany, co jest jednocześnie jego jedynym minusem, ale za to buduje to postać Hinaty i Neji'ego, dzięki czemu znamy zarys ich historii i poglądy. Fajnie też tutaj Neji już na starcie psychicznie masakruje Hinatę i choć lubię ją bardzo, to miał on w dużej części rację. Dostaliśmy również trochę walki, która wygląda dobrze, po prostu dobra walka taijutsu bez żadnej muzyki, tylko efekty dźwiękowe, które robiły robotę, co z kolei zaprowadziło nas do wytłumaczenia atutów walki tego klanu, jak i samego Byakugana, choć szkoda, że później to znaczy tak niewiele. Z rzeczy niewiadomych to na pewno to, czym jest Shon, a czym gałąź klanu Hyuga i to, że właśnie przez ten podział Neji ma takie, a nie inne poglądy. No i też nie mogliśmy wiedzieć tego, że ten klan zostanie opluty, tak jak zresztą znaczna większość poza Uchihami. Odcinek oceniłem także na 6. Z dobrych rzeczy jest tutaj wytłumaczenie, czym są Tenketsu, a także uzasadnione budowanie friendzone'u Hinaty, w którym to ona stwierdza, że patrząc na Naruto czuje się lepiej, a moim zdaniem to dużo lepsze niż zakochanie Sakury w Sasuke, bo ten się podobał wszystkim dziewczynom. Nawet wspomnienia Hinaty nie bolą, jako że są częścią charakter developmentu, bo ta postać rzeczywiście go będzie przechodzić. Także mimo, że nigdy nie przepadałem za Nejim, to trzeba przyznać, że jest tutaj cholernie bezlitosny i to jest dobre. Tak jak to, że Hinata uznała, że tak jak Naruto nigdy się nie podda i choć to będzie w przyszłości bardzo oklepane, to widać tutaj rzeczywisty wpływ Blondasa na Hinatę i taki przełom, gdzie stara się ona przełamać własne słabości. Słabym dla mnie punktem, który może być kontrowersyjny, to to, że w tej walce nie mam co do Nejiego odczuć, by był tak wspaniały, na jakiego go kreują. Walka taijutsu była bardzo dobra, no ale nie czułem tutaj jakiejś giga przewagi nad całą resztą. Z rzeczy, których można było nie wiedzieć oglądając po raz pierwszy, Gai mówi, że Neji na pewno ukończy ten egzamin, tymczasem nie jest to prawda. Także nie wiemy, o co chodzi z wewnętrznymi walkami klanu Hyuga. Odcinek oceniłem na 6,5. No i tu teraz zaczyna się robić dobrze. Widzimy tutaj świetną animację taijutsu Roka Lee. Są to zwykłe ciosy, ale zrobione tak dobrze, że przyćmiewają niejedno ninjutsu. Do tego ciężarki, które wyglądają niepozornie i zabawnie, ale gdy Rok je zrzuca, to ojeju.
trochę to waży. Do tego Konoszanin był zdolny jako pierwszy zranić Garę, co z kolei ponownie pokazało jego złe oblicze i bestię, która chce tylko zabijać. Minusów tutaj nie ujrzałem, a niewiadomym jest to, dlaczego Gara w ogóle się nie porusza i czemu Piasek robi wszystko za niego. Oczywiście to dzięki jego matce. Nie wiemy też tego, że w sumie Rock Lee dostał najgorszego przeciwnika, jakiego mógł dostać, ponieważ opierał się on na walce wręcz, gdy tymczasem Gara miał na nią bardzo dobrą obronę. Odcinek mocny, dlatego dostał 8,5. Ten odcinek jest nawet lepszy niż poprzedni. Dostajemy tutaj wzrok Gary gardzący Rockiem. Flashbacki o przyszłości Rocka, które buduje jego postać bardzo mocno, a do tego jest smutne i w tym przypadku zrobione dobrze. Tak jak prolog do 8 bram, bo zanim Rock jakikolwiek użyje, to jest nam tłumaczone, w jaki sposób działają. Tak samo wymiana Gaia i Kakashiego buduje zalążek ich rywalizacji. No i nareszcie koniec odcinka, w którym Rock Lee otwiera trzecią bramę, co wygląda naprawdę, naprawdę super. Tutaj także słabych punktów nie uświadczyłem, a z kolei są tutaj też takie niewiadome jak to, co to znaczy, że to się w Garze nie może obudzić. A chodzi to o Shukaku. Również moim zdaniem słowa Nadziego, że Rock nigdy nie będzie go w stanie pokonać, są brednią, bo na egzaminie z bramami jest silniejszy. Odcinek dostał ode mnie 9. W tym odcinku Rock z 5 bromami robi ścierę z Gary, co jest zniewalająco fantastyczne. To pierwsze do tego momentu, kiedy szkoda mi było, że nie była ona dłuższa, pomimo że trwała 3 odcinki. Z kolei Gara opluł totalnie całe dokonania Rocka, podnosząc się, jakby nic się nie stało. Szkoda Rocka, ale wow, to było naprawdę dobre. Również nieprzytomny Rock wygląda przerażająco beznadziejnie, no po prostu świetnie to wszystko przedstawiono. Słabym punktem tego odcinka były te same flashbacki co odcinek wcześniej, a z rzeczy, których można było nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to to, dlaczego Garze siada psycha, jako że dopiero później się dowiemy o jego historii. Kolejną rzeczą są myśli Bakiego, który uznał, że Gara nigdy nie doświadczy miłości ojca, tymczasem dokładnie tak się stanie za kilkaset odcinków. Również kreowano to tak, że Rock Lee już nigdy nie będzie mógł być ninja, a obrażenia, które ma, tak naprawdę pójdą w zapomnienie i dosłownie nie będą nic znaczyć. Z jednej strony szkoda, że to było bez konsekwencji na dłuższą metę, choć dostaniemy jeszcze z tego powodu kilka fajnych scen. Oceniłem odcinek na 10, był fenomenalny. Na plus, szybki wpierdzie dla Chojiego bez zbędnego przedłużania. Dedukcja Kabuto i jaja ze stali, gdy nie boi się mówić Orochimaru prosto w pysk, co myśli. Nice. Również to, jak Yakushi opluł totalnie Anbu, a do tego przechytrzył Kakashiego. Zrobione to zostało wyśmienicie, jednocześnie ich potyczka słowna, jak i ich walka. No i jeszcze szybkie wytłumaczenie zasad głównego egzaminu. Minusów nie znalazłem. Z rzeczy niewiadomych to to, że dźwięk jest w sumie uber OP, bo ciężko tak sobie go skontrować, ale później nie będzie prawie używany. Także w rozmowie z Orochimaru nie wiemy, o czym mówi Kabuto, bo stosuje omijaki, ale chodzi o to, że Orochimaru ma zamiar przejąć ciało Sasuke. Odcinek dostał ode mnie ocenę 7,5. Śmiechem żartem, Ebisu na tym etapie naprawdę jest lepszym nauczycielem niż Kakashi. Nawet ma on większe doświadczenie niż Hatake. Tutaj także dostaliśmy kolejną dawkę wiedzy na temat kontroli czakry, więc naprawdę fajnie, że rozbudowują świat. Także trening chodzenia po wodzie jest całkiem spoko wykonany, jest to po prostu lepsza wersja chodzenia po drzewach. Plusem jest wejście Jirai, który pojawił się tylko na chwilę, a już zrobił śmieszne wejście, a także to, że Ebisu zmienił zdanie o Naruto. Fajnie, że pokazują nam, że zmiana jest możliwa. Minusem jednak jest też postać Ebisu, który uważa się za totalnego kozaka, choć patrząc na całość, to on jest dość mocno średni. Zna podstawy i umie się bawić w berka, ale nie bardzo coś więcej pokazał. No i demencja Naruto, który nie wiedział, że można chodzić po wodzie, tymczasem widział walkę Kakashiego i Zabu, którzy chodzili już wtedy po wodzie. Z rzeczy, których mogliśmy nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to tak jak w przypadku treningu chodzenia po drzewach, tak i tutaj, po tym odcinku już praktycznie wszyscy będą potrafić chodzić po wodzie. Odcinek oceniłem na 7. Giga plus za Sennen-Goroshi na nieprzytomnym Ebisu. Fajnie też, że od początku budowali śmieszkowość Jiraiya, jak na przykład, że zostawili Ebisu samego. Jiraiya wpierdzielił Naruto do dzbana i przykrył go kamieniem. Cały odcinek zresztą jest śmieszny i to tak pozytywnie. Również Jiraiya dobrze podstępem podszedł Naruto, żeby zdjąć mu pieczęć.
Nawet boost Naruto i jego kontroli czakry nie boli, no bo jest uzasadniony. No i ogólnie bardzo dobrze jest tutaj budowana relacja Jiraiya i Naruto. Widać, że się lubią i nadają na tych samych falach. Słabych punktów tutaj nie znalazłem, a z niewiadomych to to, że Ebisu wiedział, kim jest Jiraiya, a widz nie wie, że to jest słynny ninja, który tak naprawdę dał imię Naruto. Nie wiemy także, skąd on tak dużo wie o pieczęciach, a to dlatego, że miał do czynienia zarówno z Minato, jak i Orochimaru. Także na tym etapie niewiadomym jest to, kim są legendarni Sanini. 8 to ocena, którą otrzymał ten odcinek. W tym odcinku Gaara po prostu zmiótł z planszy Dosu jak nic nieznaczącego pionka. Zresztą tak samo Kabuto oprócz Dosu, mówiąc, że jest w sumie niepotrzebny. Również na uznanie zasługują Baki i Kabuto, którzy wiedzieli, że Hayate podsłuchuje, ale celowo się z tym ukrywali. Minusami odcinka są flashbacki z kilku odcinków wstecz oraz walka Hayate i Bakiego, która moim zdaniem nie była ani trochę ekscytująca. Z rzeczy niewiadomych mamy pytanie Dosu do Gaary, czy ten nigdy nie śpi, a to przewrotnie jest fakt, bo rzeczywiście tak jest. Ponownie nadal nie wiemy, o co chodzi, gdy Gaara mówi, że jego krew aż buzuje oraz co to za dziwny cień. Chodzi tutaj o Shukaku. Także nie możemy wiedzieć, skąd Naruto ma tyle czakry, nie wliczając Kyubiego, a to dlatego, że jest Uzumakim. Odcinek oceniłem na 8. Tutaj dostaliśmy dawkę kłótni Jiraiya i Naruto, które są totalnie w ich stylu. Tak samo dedukcja Hokage o tym, że inne kraje mogą być zdrajcami i nie ma co im ufać w 100%. To było prawie tak zaskakujące jak to, że Sakura zrobiła coś miłego dla Roka Lee. Pokazano lub przynajmniej powiedziano nam, że dzieciaki trenują ciężko przed egzaminem, więc fajnie, bo nie ma się poczucia, że po prostu stali się silniejsi i już. No i giga plusem jest postać Roka, który trenuje mimo tego, że ledwo żyje. Buduje to mocno postać. Z minusów flashbacki i rozmyślanie Sakury nudne. Są też tutaj krzaki z jakiegoś turbo materiału, który nie przepuszcza dźwięku, można krzyczeć do woli. Odcinek z 2003 roku, a poziom szpitala jest na poziomie polskiego szpitala dzisiaj. Nikt nie wie, gdzie jest pacjent, wywalone. Z rzeczy niewiadomych to tutaj wiele osób nie wie, że Kakashi otworzył jedną bramę przy treningu. Tak samo nie wiedzieliśmy, o czym rozmawiał Baki z uczniami, mówił oczywiście o ataku na Konohę. Budowanie smutnej przyszłości Roka jest niestety nieistotne, ponieważ wróci on do pełni zdrowia. Odcinek dostał ode mnie ocenę 7. Panie i panowie, żaba z klanu Uchiha. Coś, co robi dobrze anime, czyli pokazywanie treningów. Pomimo, że nie widzimy dosłownie 3 tygodni ćwiczeń Naruto, to jestem w stanie uwierzyć, że ciężko trenuje. Fajnie też Jiraiya niejako przygotowuje Naruto do tego, jakby miał go zaraz zabić, gdy ten ma postawić życie na szali, żeby użyć Kuchiyose no Jutsu. Dobry też był prank Jirai, gdy Naruto myślał, że ten postawił mu obiad, a tak naprawdę go wystawił. Sanin zachowywał się, jakby nie zależało mu na blondasie, ale to nieprawda. Jego decyzja o zrzuceniu młodego w przepaść brzmi jak przepis na złego nauczyciela, ale oczywiście Jiraiya miał potężne doświadczenie i nie pozwoliłby mu zginąć. Super też Hiruzen pocisnął Iruka, że ten nie zostanie Hokage. Zabawne i prawdziwe. Z kolei Iruka później powiedział do jakiegoś randoma, że nigdy nie zostanie Hokage, bo ma słabe oceny. Tymczasem Naruto? No i pierwszy raz widzimy wnętrze Naruto, w którym znajduje się Kyubi. Mi ten zabieg nigdy nie przeszkadzał. Ze słabych punktów odcinka na pewno wiedza Hiruzena, ponieważ podobno zna każde jutsu w wiosce, czyli też Edo Tensei, a stwierdził, że Minato już nigdy nie wróci. Oczywiście nie mógł wiedzieć, że tak będzie, ale w tym świecie powinien zakładać wszystko. No i także nie jest on najsilniejszym Hokage i nigdy nie był, a tak w tym odcinku stwierdzono. Niewiadome to 3 mordy Hokage, oczywiście to Hashirama, Tobirama i Minato, ojciec Naruto. Odcinek oceniłem na 8. Ero Sanin zostawił naszego Naruto na pastwę losu Gamabunty. Nice. Fajnie też Żabol sprowadza Naruto do poziomu żartu, śmiejąc się, że to na pewno nie on go przywołał. Odcinek to jeden wielki challenge pomiędzy Naruto a Gamabuntą, gdzie Blondas miał za zadanie utrzymać się na nim przez cały dzień, gdy ten robił wszystko, żeby go zrzucić. Dobrze, że też pokazali, dlaczego Suna chce zaatakować Konohę. Rozbudowanie świata zawsze na plus. Pomysłowość Naruto, żeby użyć klonów, by się utrzymać na Gamabuncie, bardzo fajnie zrealizowane. Dobrze to wygląda, jak i to, gdy Naruto był wykończony. Wyglądało to podobnie do tego, jak Rock Lee po walce z Garą. Jednym słowem, pięknie.
Minusów nie zaobserwowałem, natomiast z niewiadomych to to, że Sunie nigdy nie uda się rozwalić Konohy i w sumie nic się nie zmieni. Wszystko zostanie po staremu. No może nie dosłownie, stosunki pomiędzy tymi wioskami się poprawią, Suna jakoś się tam rozwinie. Odcinek bardzo fajny, oceniłem go na 9. Nieco horrorowy klimat odcinka. Gary cień, do tego muzyka i ogólny mrok, no grubo. Później Gara z całkowitym spokojem mówi, że chce zabić Roka, Shikamaru i Naruto. Smutne nieco, bo jednak to młody chłopiec. Zresztą jego przeszłość ukazana w tym odcinku także nie jest za ciekawa, ale zdecydowanie jest plusem w budowaniu postaci. No i zachowuje się on trochę jak miś bipolarny, bo w jednym momencie jest gotowy zabijać, przechodzi Gai i nagle ryje mu to banie, po czym po prostu sobie wychodzi. Po latach człowiek bardziej go rozumie. Widać też to, że psychicznie już coraz z nim słabiej. Z minusów jednak było mówione, że piasek chroni Garę, tymczasem jakimś cudem nie ochronił go przed ciosem Naruto, który nie był tak szybki jak cios Roka. Z niewiadomych to, dlaczego Gara to taki psychol, czemu ryje mu banie relacja Gaia i Roka oraz co to za osoby w jego flashbackach. Z kolei Shikamaru mówi, że dziwnym jest pieczętować ogoniastą bestię w swoim synu, a przecież Naruto miał tak samo. Odcinek otrzymał ode mnie 8,5. W tym odcinku przedstawiono nam trochę lepiej najważniejszą postać uniwersum, Tenchiego. Śmiechem żartem to pierwsza osoba, która dbała o Naruto. Także pokazano nam trochę rodziców Inoshika Cho, jako że przydadzą się oni w kolejnym arku. W sumie ciekawym zabiegiem było to, jak Naruto w siebie wątpił. Nie zdarza się to często, w sumie prawie w ogóle. Także Hinata wsparła Naruto, na co on powiedział, że ją lubi. Niby nic, choć to już zalążek budowania ich przyszłego związku. Ze słabych punktów jest to przegadany odcinek i prześmiewczy. Nie był to prawda zły, ale jeśli oglądało się Naruto, to można go skipnąć, bo nie wnosi za wiele. Nie znalazłem tutaj niewiadomych, a sam odcinek oceniłem na 6,5. Jedynym plusem, jaki zanotowałem, to jest budowanie hype'u, że Neji jest turbomocny. Z minusów natomiast mozolność odcinka, dużo flashbacków, mało co się dzieje do rozpoczęcia walki, a dopiero gdy się ona zaczyna, to widzimy popis taijutsu. Z tajemnic odcinka to Naruto pytał, czy Neji ma oczy z tyłu głowy i w sumie to trochę tak. Co do tego, kto wygra ten pojedynek, chciałbym powiedzieć, że nie wiadomo, ale jeśli zauważy się do tego momentu trasę, jaką idzie Naruto, to ciężko spodziewać się jego przegranej. Odcinek oceniłem na 6. Zdecydowanie dobre jest taijutsu Nejiego. Bardzo fajnie to wygląda, gdy już atakuje. Jego techniki także są bardzo OP i większość przeciwników, którzy nie są Naruto na tym etapie, już nie byliby w stanie się ruszyć. Na plus także historia Nejiego, choć jest przez niego przeinaczona, ponieważ nie posiada pełnej wiedzy na temat historii jego klanu. Minusy niestety też są. Neji dał się zaskoczyć Naruto, co jest dziwne, bo jaka była szansa na to, że dwa klony Naruto znajdowały się idealnie w martwym punkcie Byakugana, a dosłownie chwilę później jest mówione, że jego pole widzenia obejmuje prawie 360 stopni. Tenten mówi, że Neji ma lepszą obronę niż Gara, co moim zdaniem nie jest prawdą. Mnie osobiście irytuje, że Naruto zawsze ma plot armor w postaci Kuramy. Okej, wygląda to dobrze, ale prawie nikt poza blondazem nie byłby w stanie nawet wstać, tymczasem on oczywiście może. Nie znalazłem tutaj niewiadomych, a odcinek oceniłem na 7,5. Tutaj Naruto fajnie użył logiki Nejiego przeciwko niemu, mówiąc, że walcząc z Hinatą też walczył z przeznaczeniem, a jednocześnie twierdził, że nie da się go zmienić. Świetne, bo to moim zdaniem jedna z najlepszych form pocisków. Neji także pięknie po Kaitenie złapał Shurikena, jak dla mnie robi robotę ta animacja. Z minusów Neji zamiast dokończyć walkę, to sobie urządza pogawędki z Naruto. 3 odcinki trwała walka, może jej było z 10 minut, reszta to gadanina. No i to, jaki to Neji jest wspaniały, obrona absolutna i te sprawy, a wystarczył jeden cios. Już pomijając fakt, że Naruto jakimś cudem był w stanie przekopać się tak szybko. Z niewiadomych nic nie znalazłem, a sam odcinek oceniłem na 8. Z plusów historia ojca Nejiego, która kompletnie zmieniła postrzeganie jego życia. Ta zmiana ma sens, no bo jednak żył ciągle innymi informacjami, a tu jeb, wszystko co wiedział kompletnie się zmieniło. Ogólnie odcinek przegadany, ale tak sensownie, miało to uzasadnienie. Ze słabych rzeczy Sakura myśli, wow, Naruto jest taki silny, też bym chciała być lepsza, po czym oczywiście nic z tym nie zrobi.
Z niewiadomych to Neji w myślach mówi, że pewnego dnia może postąpi tak samo jak jego ojciec i dosłownie tak się stanie. Odcinek oceniłem na 7. Giga Chad Shikamaru, który mówi, że chłop z babą przegrać nie może, ale jednocześnie kobiet bić nie można. Temari z kolei ma też spoko dedukcję, by określić, na jaki zasięg działa cień Shikamaru, no i dobrze budowanie jest to, jakim on jest super inteligentnym, super leniuszkiem, za co właśnie go tak dużo osób lubi. Moim zdaniem najlepsza walka głównego egzaminu, polegająca na taktyce, nieprzegadana jakoś szczególnie, do tego niespodziewana decyzja Shikamaru o poddaniu się, jako że przejrzał wiele wersji w przód i uznał, że nie ma szans na wygraną. Wszystko w tym odcinku było dobre, nawet flashbacki. Nie znalazłem żadnych minusów ani rzeczy niewiadomych, a odcinek oceniłem na 9. W sumie bardzo na plus, że ludzie nie naskoczyli na Shikamaru za to, że się poddał, a chwalili go za bycie dobrym dowódcą, że wie, kiedy się wycofać i tak dalej. Fajnie budowane to, że on ma potencjał na awans. Kolejny raz widzimy zło bijące od Gary, który zabił jakichś no-name'ów z innej wioski, bo ci stanęli mu na drodze, i to, że przyszedł obojętnie obok Naruto i Shikamaru, których to wszystko wryło w ziemię. Piękne. Nowy look Sasuke też wyglądał bardzo dobrze. Z minusów cień na początku odcinka był inny niż na końcu poprzedniego. Również budowano tu hype na to, żeby Sasuke zdążył i w ogóle, a mnie dużo bardziej interesował Gara aniżeli Sasuke. Na tym etapie Uchiha nie był jakimś koksem. Z rzeczy niewiadomych to ta słynna dyskryminacja klanu Uchiha, gdzie każdy inny zostałby już wywalony z egzaminu, tymczasem Sasuke dostał dwie szanse, żeby przybyć na egzamin. Odcinek dostał ode mnie ocenę 8. Fajnie Gai ciśnie Kakashiego, że jest takim beznadziejnym nauczycielem, a ten mówi mu, że nawet nie zwrócił na niego uwagi. Spoko jest ta ich rywalizacja na potyczki słowne i w ogóle. Dobra też jest ciągle pogarszająca się psychika Gary. I to, jak Sasuke skopiował ruchy Roka po raz drugi i używał jego ciosów, by zaatakować Garę, co połączono z flashbackami z walki Gary i Roka. Z minusów, Sasuke nie powinien był tak szybko się wzmocnić. Rok jeszcze miesiąc wcześniej niszczył go na prędkość, a teraz jednocześnie osiągnął szybkość Roka bez ciężarków, a do tego nauczył się Chidori. Trochę za dużo moim zdaniem. Wygląda to dobrze oczywiście, ale zbyt duży boost. Wygląda to, jakby Sharingan był sposobem na wzięcie sobie doświadczenia innych osób. Nie znalazłem tutaj niewiadomych rzeczy, a odcinek oceniłem na 7,5. Chidori wygląda bardzo dobrze i jest też mocno nahypowane, ale to git, bo to rzeczywiście jest zabójcza technika i tak naprawdę główne ninjutsu członka Uchiha. Sasuke ogólnie w tym odcinku często prezentuje się super. Gai wytłumaczył, czym jest Chidori, a Garze w końcu naprawdę psycha siadła, po tym gdy dał się zranić, odwaliło mu totalnie. Z minusów Anbu, które powinno być elitarne, a nie widzi 20 typa na 3 metry. Sporo flashbacków w tym odcinku i również to, jak Sakura podobno miała jakąś taką wielką wiedzę i była tak inteligentna, a nie zrozumiała tego, co mówił Gai, gdy tymczasem Rok wiedział. My za to nie wiedzieliśmy za pierwszym razem, co to za dziwne oko i ręka, no i dlaczego się ujawniło, a to oczywiście Shukaku. Było mówione kilka razy o potworze, da się jakoś tam tego domyślić, ale wprost nie było powiedziane. Także na końcu odcinka zaczął się kolejny ark, gdzie Sakura nawet ogarnęła, by użyć Genjutsu Kai. Odcinek oceniłem na 7. Z dobrych rzeczy oczywiście dalsza postać Orochimaru, który wydawał się szalony, nieprzewidywalny i silny. Także Anbu w białym płaszczu całkiem fajnie rozwalił randomów z Suny i też zabawnym plusem było to, że Genma Shiranui zasugerował Sasuke, żeby ten gonił Garę, Kankuro i Temari. W sumie był on zmęczony po walce, miał 3 przeciwników. W dalszym ciągu to, że siada psycha Garze, jest bardzo dobrze zrobione. Z minusów natomiast, trzeci Hokage mówi do fałszywego Kazekage, że nigdy by się nie spodziewał, że ten zdradzi Konohę, tylko dlaczego? Pokój nie trwał wcale tak długo, no chyba że to budowanie naiwności Hiruzena. Również teraz są pancerne węże. W poprzednim arku potrafiły paść od zwykłego kunaja, a teraz wybuchowe notki nie działają, nie robią zupełnie nic. Orochimaru mówi, że gdy Gara się przebudzi, to Hokage zobaczy pogrom, jakiego jeszcze nie widział. W sumie to nieprawda, bo trzeci walczył na wojnach, plus bronił wioski, gdy zaatakował ją znacznie silniejszy 9-ogniasty.
No i na koniec minusów wisienka na torcie. Sakurę trzeba ratować już w pierwszym odcinku nowego arku. Z rzeczy, których można nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to ciągłe budowanie napięcia, że Gaara ma użyć tego, a my nie wiemy czym to jest, a chodzi właśnie o Shukaku. Także mówione jest, że Sakura ma predyspozycję do genjutsu, ale tak naprawdę nigdy to nie zostanie jakkolwiek użyte w przyszłości. Oceniłem ten odcinek na 7. Z fajnych rzeczy to na pewno Chiyose no jutsu na plecach jakiegoś gościa. Pakun też super psiak, zabawny, no i gag ze śpiącym Shikamaru. A do tego Gai, który niszczy randoma jak totalnego leszcza, którym w sumie jest. Tajemniczo i dobrze wygląda też Shino, który ciągle z ukrycia podsłuchuje i nagle znika. Ogólnie początek walki Orochimaru i Hiruzena jest bardzo dobry. Nie tylko to, że pokazano tu bardzo dużo jutsu i Hokage je łączył, ale też same przepychanki słowne. Z minusów, gość z Anbu nie ma pojęcia, kim jest pierwszy i drugi Hokage. Jakim cudem. Dodatkowo Orochimaru zapytał, jak mniemam Hashirame, coś w stylu: lubisz wojnę, prawda? Zakładając, że tak, pomimo że to przeciwieństwo jego osoby. Rzeczy, których można było nie wiedzieć, Hiruzen w sumie nie powstrzymał zbytnio przyzwania trzeciego ożywieńca, którym miał być Minato. To nie miało prawa działać, choć w tamtym momencie pewnie jeszcze Kishimoto tego nie wymyślił. Co najwyżej możemy to wytłumaczyć tym, że Oro nieco chciał zmęczyć Hiruzena, ale nie brałbym takiej opcji na poważnie. Oceniłem ten odcinek na 7,5, bo już zaczyna się coś dziać. Plusami tego odcinka na pewno jest inteligencja Shikamaru, a także to, jak pocisnął siebie, Naruto, Sakurę i Pakuna. Ogólnie odcinek skupiał się mocno na Shikamaru i było budowane to, jakby miał tam zginąć, jednak Asuma wbił się w ostatniej chwili i fajnie solował 9 ninja. Na minus natomiast Shinobi Otogakure. Z jednej strony wiedzieli, jak znaleźć przeciwników, z drugiej strony po tym, jak Shikamaru opadł z sił, nic nie zrobili. Wystarczył tak naprawdę jeden shuriken, ale ci czekali jak na zbawienie. Z rzeczy, których można było nie wiedzieć, Shikamaru chciałby mieć dwójkę dzieci, pierwszą córkę, a drugiego syna. W rzeczywistości będzie miał póki co jedno dziecko i do tego chłopca. Zresztą cały jego plan na emeryturę wydaje się być odwrotnością jego przyszłości. Ten odcinek także oceniłem na 7,5. Z dobrych rzeczy wyjaśnienie, jak działa Edo Tensei, a także kozacka walka trójki Hokage. Zresztą Enma też jest bardzo dużym plusem tego odcinka. Znając obydwie serie, widać dopiero, jak Hiruzen jest dobry, jako że radzi sobie sam z trójką dość potężnych przeciwników i to nawet często ich zaskakuje i przewyższa pomimo podeszłego wieku. Minusów w tym odcinku nie zauważyłem, natomiast jest trochę więcej niewiadomych, gdy ogląda się za pierwszym razem. Na przykład to, że Hiruzen mówi, że moc Hashirame i Tobirame nie zmalała ani trochę, tymczasem są dużo słabsi niż kiedyś. Prawdopodobnie nie planowano na tym etapie Megazordów. Jeden z Anbu stwierdził, że Hashirama zakończył erę wojen i założył Konohę. Jest to prawda dość istotna, jak się później okazuje, ale można było tego nie wyłapać. Teraz ponownie wybuchowe notki raz działają, raz nie, ale w tym odcinku robiły robotę. No i finalnie o co chodziło z tym, że Orochimaru ściągnął twarz i miał zupełnie inną, młodszą, a chodzi tu oczywiście o jego podmianę. Odcinek bardzo dobry i oceniłem go na 9. Potwierdzenie, że Sakura to Suka, jako że używa takiego samego szamponu co Pakun. Fajne też było to, jaką sprytną pułapkę wymyślił Sasuke na Temari. Z dużych plusów wytłumaczone zostały motywy Orochimaru i moim zdaniem jak najbardziej są spójne, a także to, że gość uważa, że stoi nad innymi, ma sens, jako że czuje się niepokonany i nieśmiertelny. W takim wypadku nawet jego tłumaczenie swojego planu nie wygląda jak głupota, bo on po prostu wie, że prędzej czy później mu się to uda. Nie znalazłem minusów odcinka, natomiast to, czego możemy nie wiedzieć za pierwszym razem, to to, że to początek dość dziecinnego zachowania Hiruzena, czyli no wiem o swoich błędach, ale ciągle je popełniam. Będzie to się powtarzać jeszcze wielokrotnie. W sensie nie za jego życia, ale będziemy to jeszcze widywać w przyszłości. Odcinek otrzymał ode mnie ocenę 7,5. Plusów na pewno wytłumaczenie, jak działa Shiki Fujin, a także końcowe wejście Shino, który poszedł za Sasuke i Kankuro, bo chciał z nim po prostu walczyć. Podobało mi się, jak przepychali się słownie z Kankuro. Fajnie, że rywalizacja nie polegała tylko na tym, że jeden mówi drugiemu, że jest silniejszy i tyle.
Jest tu jednak trochę minusów. Po pierwsze, klon Sarutobiego dostał kilka razy w plecy Kunajami, a nie zniknął. We flashbackach przeinaczono historię, ponieważ pokazano tam, jakoby Hiruzen w bardzo młodym wieku został mianowany przez Hashiramę i Tobiramę na Hokage, tymczasem w Shippudenie inaczej to przedstawiono. Po odwołaniu klonów Sarutobi powinien od razu umrzeć, jako że wciągnęły one duże Zaku i Kintsuchi. Na tym etapie Shikifujin jest zbyt OP. Nie znalazłem tutaj żadnych niewiadomych, a sam odcinek oceniłem na 7. Z dobrych rzeczy na pewno Gaara. Psycha mu siada i jednym ciosem odrzucił Temari. Jego przemiana bestialska jest obrzydliwa, ale taka ma być i sam wygląda potwornie, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się z tego odcinka mniej więcej, dlaczego mu tak siada na banie. Z innych plusików to Shino. Dedukcja o słabych punktach przeciwnika, czy to jak pocisnął Kankuro, gdy ten zapytał się, jakim cudem go odnalazł, więc ten go zgasił jak peta, mówiąc: nie zamierzam dwa razy tłumaczyć tego samego. No piękne. Ze słabych stron odcinka, choć nie wiem, czy tak powinienem to interpretować, jest to, że wrzucili pojedynek Kankuro i Shino, który był bardzo dobry, w ten sam odcinek, w którym walczyli Gaara i Sasuke, przez co przyćmiewają oni dobrą walkę tych pierwszych. Odcinek oceniam na 7,5. W tym odcinku bardzo spoko Gaara bejtuje Sasuke, żeby ten z nim walczył, ciągle mówiąc, że się boi i tak dalej. Także sama przemiana Gaary w coraz większego potwora wygląda bardzo złowrogo, buduje klimacik, choć mało ma wspólnego z ninja. Dodatkowo po tym, jak Sasuke zboostował się przeklętą pieczęcią, to Gaara i tak sobie nic z tego nie zrobił i go opluł. No i na koniec kopniak od Naruto, dobre wejście. Minusy są dwa. Po pierwsze, Sasuke atakuje Gaarę z zaskoczenia, po tym drze mordę tutaj. No po co? Jeśli to też miałaby być pułapka, to spoko, ale nie była. Drugim minusem to niepotrzebne sceny z Hiruzenem i Orochimaru, które zupełnie nic nie wnoszą. Nic tam się nie dzieje, czego byśmy już nie wiedzieli. Z rzeczy niewiadomych, flashbacki Sasuke. Nie do końca można wiedzieć, o co chodzi, oglądając pierwszy raz, a chodzi oczywiście o rzeź klanu. Odcinek bardzo dobry, dałem mu ocenę 8. Z zaskakujących rzeczy to Sakura zrobiła cokolwiek w tym arku, czyli niejako obroniła Sasuke, przez co Gaarze jeszcze bardziej siadła psycha. Kolejna dawka flashbacków z dzieciństwa Gaary także jest dobra, ponieważ jeszcze więcej informacji dostajemy, dlaczego siadło mu na łeb, jak na przykład próba zabicia go przez jego własnego wujka. Mała wstawka ze śmieszkowaniem, w której Gai i Kakashi biją się na ilość pokonanych randomów, choć Kakashi do żadnej rywalizacji nawet się nie przyznaje. Minusem jest to, co w poprzednim odcinku, czyli niepotrzebne sceny wyciągania duszy Orochimaru, a oglądając pierwszy raz możemy nie wiedzieć, dlaczego Yashamaru chciał zabić Gaarę. Tak naprawdę nie chciał i kochał Gaarę, ale dostał rozkaz zabicia go. Ten odcinek także dostał ode mnie 8. Opis tego odcinka będzie króciutki. Z plusów, backstory Naruto. Jest to jedno z pierwszych, więc jeszcze nie boli, no i uzasadnione jest w tej sytuacji. A z minusów to samo co poprzednio, niepotrzebne sceny. Z rzeczy, których można nie wiedzieć, Yashamaru kłamał, że nienawidził Gaary i że matka nigdy go nie kochała. Dałem temu odcinkowi ocenę 7,5. Z dobrych rzeczy to pomysłowe sceny Goroshi na Gaarze, a także zmasowany atak Naruto na Gaarze, który jeszcze się nie zregenerował po wybuchowej notce. Ogólnie dałbym tu też na plus humorek, choć wiem, że niektórym to przeszkadza, to jak dla mnie i tak całkiem spoko, że w tak poważnej sytuacji, jaką jest walka z Shukaku, Gamabunta z Naruto się kłóci. Na pewno też kolejna dawka tłumaczenia, dlaczego Gaara jest psychiczny, czyli przez to, że Shukaku nie daje mu spać. Również łączona technika Hengeno Jutsu zmieniająca Naruto i Gamabuntę w Kyubiego to bardzo sprytne rozwiązanie. Słabymi stronami odcinka jest pierdzielenie Naruto, że nie da się stać silnym walcząc tylko dla siebie, a przecież mamy takie przykłady jak na przykład Madara. Nie znalazłem tutaj rzeczy niewiadomych, a sam odcinek oceniłem na 8,5. Plusami odcinka są kontrataki. Może i przez chwilę, ale pokazano przedstawicieli różnych klanów i ich zdolności.
Też całkiem spoko jest to, że Śrudze nie miał już sił, żeby zabrać ze sobą Orochimaru, więc po prostu go obezwładnił, odbierając mu tak naprawdę to, co najcenniejsze. Minusem jest nakładanie narracji, że tylko i wyłącznie wtedy osiągniesz prawdziwą moc, gdy będziesz chronił kogoś bliskiego. Okej, niby matki podnoszą auta, żeby dziecko ratować, ale raczej w starciu z bokserem szans by nie miały. Motywacje są różne, ale to bzdura, że nie da się inaczej. Z rzeczy niewiadomych to jeden z Anbu powiedział, że rzadko się zdarza, by walka Shinobi trwała tak długo. Tymczasem czym dalej w las, to te walki będą trwać coraz dłużej. Dodatkowo Hiruzen stwierdził, że Orochimaru nie będzie mógł już nigdy używać technik. Oczywiście nie mógł on tego wiedzieć, ale jego wysiłek pójdzie na marne, ponieważ Orochimaru odzyska pełne zdolności i to całkiem niedługo. Odcinek całkiem spoko, dostał 8. Dobrymi rzeczami to na pewno to, że odcinek był po prostu potrzebny. Pokazuje stratę i pogrzeb, ale czy był jakoś szczególnie ciekawy, to bym nie powiedział. Z minusów dwie rzeczy. Tak, Nojutsu zadziałał na Garze zbyt szybko, żył w nienawiści tyle lat, po czym wyzbył się jej praktycznie do zera po jednym starciu z Naruto. Oczywiście to tylko dziecko, więc mogło to się tak zadziać, tylko coś mi podpowiada, że łatwiej by było zrobić dobrego człowieka złego niż na odwrót. Drugą rzeczą jest wola ognia. Nie ma ona trochę racji bytu, gdy wioska jest tak duża. Jaka jest szansa, że ludzie będą chronić siebie nawzajem, traktując innych jak członków rodziny, gdy jest ich setki czy tysiące? Co innego, jakby wioska liczyła 10 osób i każdy byłby w niej potrzebny. Z rzeczy, których można nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to kim jest Obito. Wspomina o nim Yugao Uzuki, natomiast nic nie jest mówione o Rin, więc można się domyślać, że nie miała odgrywać żadnej ważnej roli. Również na samym końcu tego epizodu zobaczyliśmy tajemniczego Kisame i Itachiego, gdzie pan rekinek zapytał Uchichy, czy ten ma sentyment do wioski, na co ten skłamał, że nie, pomimo że tak naprawdę ciągle ją kochał. Odcinek oceniłem na 7. Plusów to Orochimaru stwierdził, że Itachi jest od niego silniejszy, co jest ogólnie prawdą, choć ciekawe, że przyznał to, jest to do niego niepodobne. Z drugiej strony mamy Jiraiya podglądającego sobie babki i to bardzo fajny kadr ogólnie. Chwilę później Ero Sannin odmówił pozycji Hokage, czego pewnie większość by nie zrobiła, ale ja jak najbardziej rozumiem jego podejście, też bym nie chciał niepotrzebnej odpowiedzialności. Bardzo mi się tutaj podobała gra oczami Kakashiego, Asumy i Kurenai, którzy w ten sposób sobie pokazali, że trzeba sprawdzić dwóch niezidentyfikowanych gości, czy później kiwnięcie głowy, by potwierdzić, że się rozumieją. Poznajemy tutaj w końcu Itachiego i Kisame i nieco nam zaprezentowali siebie. Zresztą przepychanka słowna Asumy i Itachiego bardzo fajna. Kakashi ponownie skopiował jutsu, co na plus, oraz to, jak Naruto pojawiał się tylko co jakiś czas ze śmiesznymi przebitkami na to, że szuka kuponu na darmowy ramen, no mnie śmieszyło. Ładnie Kurenai się ugryzła, żeby wyjść z genjutsu Akatsuki, ale minusem jest to, że w ogóle próbowała złapać Itachiego w to genjutsu. W sensie nawet jej się to udało, ale skąd pomysł, że mogłoby to zadziałać? Z rzeczy niewiadomych nie wiemy, kim są osoby pokazane na początku, choć można się domyśleć, że to rodzice Sasuke. Również przez chwilę widać na ręce w krypcie Orochimaru pierścionek na dłoni i nie wiemy, co to oznacza, a to pokazuje nam, że Orochimaru kiedyś należał do Akatsuki. Dowiadujemy się też, że Sanninów jest trójka i właśnie ostatnią jest Tsunade. Z kolei Kurenai się zawstydziła, gdy Kakashi stwierdził, że ładnie wyglądają z Asumą, a to dlatego, że w przyszłości będą razem. Fajne nawiązanie. Itachi poruszył palcami, gdy Kakashi wspomniał o Sasuke, to dlatego, że Itachi ciągle go kochał i mu na nim zależało. Także padło tutaj imię Obito, choć poznamy go dopiero długo, długo później. Z kolei jeśli chodzi o mieczki same, to słyszymy tutaj nazwę Samehada, ale nie wiemy, że to żywy miecz i jakie ma zdolności. Odcinek przyjemny, oceniłem go na 7. Fajnie tutaj Jiraiya podszedł Naruto, że skoro nie chce z nim iść, to poprosi Sasuke, bo zna lepszą technikę niż Chidori, na co ten od razu leciał po swoje rzeczy. Też całkiem nieźle Itachi zniszczył Kakashiego swoim Tsukuyomi. Oczywiście szkoda kaszalota, ale nie można odmówić Itachiemu badasowości. Czuć bardzo mocno beznadziejność sytuacji, w której znalazł się członek Hatake. W końcu wejście Gaia, by pomóc kolegom, uratowało im życie, choć z jednej strony fajnie by było zobaczyć rzeźki same. Z minusów Kakashi w myślach mówi tak, jakby nigdy przedtem Itachiego nie spotkał, a przecież dość dobrze się z nim znał. Również mówione jest, że przeciwko Tsukuyomi Itachiego może działać tylko inny Sharingan. Nie wiem, czy to prawda, ale wydaje się zbyt OP.
Guy stwierdził, że aby Sharingan dobrze zadziałał, trzeba się na nim skupić, więc lepiej patrzeć na stopy, ale to nie do końca prawda. Genjutsu można rzucić na różne sposoby. Z rzeczy, których można było nie wiedzieć, to to, dlaczego Itachiego Mangekyou wygląda jak podstawowy Sharingan z trzema Tomoe, a to dlatego, że jeszcze Kishimoto na tym etapie nie wymyślił jego wzoru. Kakashi się zastanawiał, dlaczego Itachi go nie wykończył, choć mógł to zrobić z łatwością, a pierwszym wytłumaczeniem jest to, co powiedział Kisame, czyli oszczędza on oczy, bo jest chory. Z kolei drugą opcją jest też to, że on po prostu jest szpiegiem, o czym Kakashi nie wie i po prostu blefował dla Kisame, żeby ten go nie sprzedał. Dlatego też nie zaliczam do minusów wypaplania Itachiego, że szukają Naruto, bo mogło to być po prostu ostrzeżenie, a ponadto dostaliśmy tutaj potwierdzenie, że Naruto to syn Minato. Przez chwilę widzimy sylwetki postaci z Akatsuki, ale to trochę losowe kształty, jako że nie da się dopasować tam członków organizacji. Na końcu Itachi zarządził odwrót, twierdząc, że nie przyszli tu wywoływać wojny, choć znów mogła być to forma blefu, ale gdyby Gai odpalił 8 bram, to ani Samehada, ani Sharingan by tu nie pomógł. Odcinek oceniłem na 7,5. Odcinek lekko prześmiewczy, a lekko poważny i dla mnie to plusik. Jiraiya także powiedział Naruto, że jest on podobny do czwartego Hokage, co jest oczywiście sensowne, bo to jego syn i nie uznaje tego za minus, bo ewidentnie nie chciał mu tego powiedzieć wprost. No i ten wygląd Itachiego patrzącego z góry na Naruto, bardzo dobry. Fajnie, że pokazano nam trochę więcej o postaciach z Konoszki, jak na przykład o zboczeniu Hiruzena, ale mało w tym odcinku było akcji. Także budowany jest hype, że Jiraiya to taki kocur i owszem, jednakże znając wszystkie zdolności Jirai i Itachiego, nie sądzę, by Sanin stanowił dla niego problem. Dzięki Susanoo po prostu by go zmiótł. W poprzednim odcinku Gai mówił o skupianiu się na Sharinganie, żeby genjutsu podziałało, a w tym odcinku ta pani właśnie doświadczyła iluzji, nie skupiając wzroku na żadnej osobie. Rzeczy, których mogliśmy nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to kto to jest na zdjęciu koło Kakashiego, a są to Minato, Obito i Rin, choć ta ostatnia dwójka wygląda nieco inaczej. Odcinkowi dałem ocenę 6. Ten odcinek głównie opierał się na masakrze klanu Uchiha, która na tym etapie była dobra i nieuciążliwa. Do tego bardzo tajemnicza, niepokojąca, uznawaliśmy wtedy Itachiego za nienormalnego zabójcę, który robi to dla zabawy. Kolejną rzeczą jest złamany nadgarstek Sasuke, potęguje to po prostu zło Itachiego. No i wejście Jirai na końcu jak zwykle OP. Nie widziałem tutaj rażących minusów, natomiast tajemnicą jest to, dlaczego Sasuke się lekko zdziwił, gdy patrzył na Itachiego we flashbacku, bo ten ewidentnie czymś się martwił. No oczywiście tym, że musiał wybić klan. Kishimoto chyba od początku planował zrobić go dobrym. Po rzezi klanu Uchiha powiedział Sasuke, by ten go nienawidził, wzmacniał się i krył, jeśli chce go zabić. To dlatego, że Sharingan rozwija się najlepiej podczas mocnych emocji, a Itachi był chory, no i nie chciałby ktoś go wcześniej zabił. Oceniłem ten epizod na 8, bardzo klimatyczny. Plusem jest masakra brata fizycznie i psychicznie za pomocą Tsukuyomi. Zarówno Itachi, jak i Jiraiya fajnie się tu zaprezentowali. Sanin w sumie pierwszy raz pokazał coś poważniejszego. Tak samo jego ostrożność do czarnych płomieni była ok i spoko, że zapieczętował Amaterasu, choć szkoda, że chyba nigdy tego nie użyje. Spoko też z buta wleciał tutaj Gai, a także przez chwilę widzieliśmy moją przyszłość w walizce. Dość sporym minusem odcinka są flashbacki, które dosłownie są scenami z poprzedniego epizodu. Za długie, niepotrzebne, chyba że ktoś ma demencję. Z rzeczy niewiadomych dla oglądających pierwszy raz można nie wiedzieć, dlaczego Itachi mówi w myślach, że jeszcze za wcześnie dla Sasuke, że jeszcze jest za słaby. Chodzi oczywiście o to, co mówiłem wcześniej, o jego przygotowanie. 7 to moja ocena, bo ogólnie odcinek był spoko, ale flashbacki sporo popsuły. Ogólnie ten odcinek w dużej mierze był śmieszkowy, tak jak to, że Gai wręcza Naruto strój taki sam jak ma on i Rock Lee, a Blondes się nim jara. Śmianko z Tsunade, że jest naiwniaczką, okazuje się, że Jiraiya jest bardzo bogaty, a oskamował Naruto z oszczędności. Z pozostałych plusów fajna jest motywacja Naruto. Pytał Jirai, czemu go ścigają, a gdy ten mu powiedział, że to przez Kyubiego, to ten zamiast się załamać, uznał, że musi stać się silniejszy. To był też prolog do treningu Rasengana, którego pokazano nam na końcu. Z minusów jednak to ten odcinek w większości był mało konkretny. Ogólnie nie był tragiczny, ale dopiero pod koniec się rozkręcił. Nie było tutaj też żadnych niewiadomych, a 6 to ocena, którą ode mnie otrzymał ten epizod.
Kolejny spoko trening. Fajnie, że nadano temu rangę bardzo zaawansowanej techniki, której łatwo nie jest się nauczyć, ale też, że pokazano proces uczenia się i trudności z tym związane, ból rąk przez trening, że to nie jest jakaś tam bułka z masłem. Śmieszne, że Jiraiya się dobrze bawi z kobietami, gdy Naruto trenuje, ale też spoko, że z jednej strony dał mu wskazówki i narzędzia, z tym, że kazał mu się uczyć tego samemu, bo w ten sposób przyniesie to lepszy efekt. W ten sposób nie tylko uczył go techniki, ale i też samodzielności. Dobre też było to, że Kot pomógł Naruto zrozumieć, co trzeba zrobić i od razu wyciągnął z tego wnioski, tworząc przy tym swój sposób na pęknięcie balonika. Nie znalazłem tutaj słabych punktów, a z rzeczy niewiadomych to to, że te lody są ważniejsze niż może się wydawać. Kiedyś przy tym nie jeden z nas będzie jeszcze wył. Odcinek oceniłem na 8,5, był bardzo konkretny. Fajnie został przedstawiony potworny ból ramion Orochimaru. Spoko też, że Jiraiya widzi potencjał w Naruto, ale nie pomaga mu nie dlatego, że hehe walić go, tylko musi to zrobić samodzielnie. Ciekawe, że przedstawione to tak, że skoro Tsunade ciągle wygrywa, to coś jest nie tak i ona doszukuje się w tym problemu. Jak widać, faktycznie ma rację. Dowiadujemy się tutaj, że to Tsunade zapoczątkowała medyków w drużynach. Z minusów, jakim cudem z tego znaku za pomocą śliny zrobił znak Konohy. Także moim zdaniem, pomimo że trening wygląda na trudny i zdecydowanie więcej niż 3 dni zajął Naruto, to trochę mu za łatwo to idzie. Z niewiadomych to Kabuto powiedział, że kiedyś był lekarzem i jest to fakt, który będzie dopiero za wiele, wiele odcinków tam ukazany. Odcinek oceniłem na 7,5. Dobre było to, jak Jiraiya pokazał różnicę pomiędzy drugim etapem treningu Rasengana, a trzecim na drzewie. Widać faktyczny efekt działania. Na plus na pewno to, jak świetnie tutaj zachowała się Shizune, pokazując w sumie bardzo dobre skillsy, ale w przyszłości będzie niestety tylko trzymadłem dla Tonton. Tsunade też pokazała co nieco, rozwalając mur jednym ciosem i dając do zrozumienia, że nie ma z nią żartów. Orochimaru tutaj szantażuje byłą koleżankę tym, że wskrzesi jej ukochanych, to jest po prostu złe, ale jest plusem. Z takiego pół minusa to to, że odcinek jest dość mocno przegadany, choć rozszerza trochę historię Tsunade. Nie widziałem tutaj żadnych tajemniczych scen, a odcinek oceniłem na 6,5. Plusem jest to, że świnia jest bardziej ogarnięta niż niektórzy ludzie i je pięknie z miseczki. Bardzo dobre jest to, że Jiraiya potrafi być mega poważny, co się z nim nie kojarzy patrząc na całokształt. Większość go kojarzy z hehe starym śmiesznym typkiem. Z kolei z drugiej strony monolog Tsunade o bezsensowności bycia Hokage też był trafny, bo faktem jest, że wszyscy oddali życie za wioskę. No i w końcu trudność wyboru pomiędzy dwiema nieciekawymi opcjami. Z jednej strony wskrzeszenie ukochanych, ale kosztem wioski. Z drugiej strony prawdopodobnie oddanie życia za Konohę, będąc Hokage, no i mając niepotrzebne obowiązki. Jeden palec przeciwko Naruto także robi robotę, bo zarówno animacja, jak i potęga była tutaj świetnie ukazana. Z rzeczy niewiadomych nie wiemy, czemu Tsunade boi się krwi, a przecież jest medycznym ninja, więc miała z nią dużo do czynienia. Nabawiła się strachu po tym, jak nie zdołała uratować ukochanego. Odcinek dobry, otrzymał ode mnie 8. Plusem jest znowu poważny Jiraiya, który wprost mówi Tsunade, że jeśli ta zagrozi wiosce, będzie musiał ją zabić. Ten odcinek w dużej mierze opowiadał o naszyjniku Hashiramy, Danie i Nawakim, z tym, że niestety patrząc na ogólną historię jest to minus, jako że to wszystko tak naprawdę przestaje mieć znaczenie po tym arku. Ani Dan, ani Nawaki, ani naszyjnik nie odgrywa istotnej roli. No tak szczerze, to ten naszyjnik jest tu najważniejszy. Oczywiście smutek bijący z tragedii Tsunade również mnie tknął i jest to plus, szkoda tylko, że tak naprawdę niedługo przestanie być to istotne. Dałem temu odcinkowi 5. Z dobrych rzeczy to one shot na Shizune, jednakże jest to dla mnie koniec. Oczywiście jak zazwyczaj rozumiem zamysł tego odcinka, flashbacki i różne rozmowy miały za zadanie pokazać rozterki Tsunade i niezdecydowanie co wybrać, jednakże nie uważam, że to było szczególnie potrzebne. I w ten oto sposób 3/4 odcinka finalnie jest mało istotne. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a sam odcinek także oceniłem na 5. W sumie spoko było to, jak Tsunade powiedziała, dlaczego nie wybrała opcji wskrzeszenia, po czym od razu przeszło do ataku.
Zadziwia również potężna siła Tsunade. Bardzo dobre jest też to, jak Kabuto był pewny siebie, ale Tsunade go jednym ciosem powaliła. Tutaj Kabuto sprytnie zranił samego siebie, aby pokazać krew Tsunade i w ten sposób ją sparaliżować i ogólnie zaprezentował się tutaj całkiem badasowo. Nie wiemy skąd też ta siła Tsunade pochodzi, bo dotychczas nie było to normalne, aby jednym ciosem niszczyć mury. To oczywiście jej własny styl walki poprzez skupienie czakry w jakiejś części ciała. Odcinek oceniłem na 8. Mam świadomość, że niektórzy nie przepadają za humorkiem w poważnych sytuacjach, ale mnie bawi, że Orochimaru z pomocą Kabuto przyzwał 2 giga węże, a Naruto i Jiraiya po małej żabce. Ogólnie to chyba jakaś tradycja tego anime, żeby kopać i bić słabe baby. No Tsunade słaba ogólnie nie jest, ale w tamtym momencie bardzo bezużyteczna. Podoba mi się też to, że Naruto wpadł na pomoc Tsunade, zrobiła się pod niego muzyczka, ale Kabuto sprowadził go do pionu po prostu jak leszcza, atakując go w nogę, by ten miał problem chodzić. Z drugiej strony, choć to nie pełna moc Naruto ani Rasengana, to był to jeden z lepszych Rasenganów, jakie dostaliśmy. Naruto miał tam jakiś plan, przygotował się pod niego i po prostu wykonał. Nieźle. Minusem są flashbacki, znowu ich mnóstwo. Tutaj także nie uświadczyłem tajemniczych treści, a odcinkowi dałem 9. Ponownie uważam, że bardzo dobre jest to, jak antagoniści nie są z papieru. Gdy Naruto użył podstępu i poważnie zranił Kabuto, ten dzięki wiedzy i sprytowi wyleczył się z części ran, choć jak sam przyznał, zużył większość swojej czakry. Bardzo też spoko, że Orochimaru postanowił wykorzystać moment i zabić Naruto, ale Tsunade mu uratowała życie. Ogólnie podoba mi się to, że Orochimaru się nie bawi. Chciał zabić Naruto, Tsunade stanęła mu na drodze, to nawet gdy jej potrzebował, a ta się stawiała, postanowił ją dobić. Z kolei plot armorem można by uznać Sozo Saisei, jednakże w tym przypadku jest ona budowana jako najlepszy medyk posiadający niewiarygodne zdolności, więc wybaczam. Zresztą finalnie i tak nie będzie najlepsza w regeneracji. Kabuto powiedział Tsunade, że przeciął linię czakry aż do serca, więc nie uda się uratować Naruto, tymczasem ta to zrobi. Strasznie to słaby plot armor, wystarczyło kilka łez. Kolejnym minusem jest to, że Orochimaru powiedział, że tylko głupiec chciałby zostać Hokage, a przecież on sam chciał. No i flashbacki. W tym arku było ich tyle, że pewnie jeden czy dwa odcinki można by oszczędzić, wywalając je. Z rzeczy, których można było nie wiedzieć, to to, że nadużywanie Sado Seisei wcale nie skróci jakoś znacząco życia Tsunade, jako że dożyje ona co najmniej 70, o ile nie dłużej. Odcinek oceniłem na mocną 7. Ten odcinek opiera się głównie na walce pomiędzy trójką Saninów i ich przywołańcami. Co ciekawe, była ona bardzo fajna, mimo że to jakieś olbrzymy. Każdy z nich zaprezentował się bardzo dobrze. Spoko tutaj Tsunade przeciągnęła Orochimaru i mu przywaliła, a później jeszcze wiele, wiele razy. Niesamowicie od strony taijutsu pokazała się przyszła Hokage i w sumie Orochimaru nie powinien był tego przeżyć. Z kolei wężowaty, jak to on, jednak nie zginął. Spoko relacja przez to wszystko nawiązała się pomiędzy Tsunade i Naruto. Z niewiadomych jest to, że Orochimaru stwierdził, że nawet jeśli ona go nie uleczyła, to ma inne wyjście. Chodzi tutaj o podmianę ciał. W sensie nawet to jest powiedziane, ale nie wiemy w jaki sposób to robi. Odcinek oceniłem na 8. Odcinek w 100% śmieszkowy, bo to filler, także można ominąć, choć jak dla mnie był fajny, bo był relaksujący, nie skupiał się na niczym innym. Z takich rzeczy tam było to, jak Jiraiya poszedł do gorących źródeł z nadzieją, że będą tam jakieś młode dziewczyny, tymczasem na początek dostał małpy, później przyszli mężczyźni, później stare babcie, następnie grube stare kobiety, a w końcu przyszły młode, to ten już był ugotowany jak kurczak i uciekały. Dwaj goście, którzy przyszli pod łuk do Tsunade, ciągle byli orani. Raz Naruto ich sklepał, później tłum po nich przebiegł i tak dalej. Tylko po to, by się okazało, że rok temu Tsunade dług spłaciła, więc wszystko na nic. Minusem jest jedynie to, że to filler, a tak naprawdę nie zmienia jakoś znacząco fabuły, więc mógł się odbyć jak zwykle. Z rzeczy, których mogliśmy nie wiedzieć, jest to, że już w tym odcinku zostało nam zaspoilerowane, jak zginie Jiraiya. Patrzcie na te bul bul bul. Odcinek oceniłem na 7, dobrze mi się go oglądało. Już na początku dostajemy sikającego Akamaru w powietrzu, co może się wydawać śmieszną scenką, ale to rzeczywiście będzie użyteczne.
Również później Konohamaru napierdziela motorówkę 50-letniej babci. Nice. Także spoko jest to, że Iruka tłumaczy Naruto, że wioska musi pozorować, że nic się nie stało, bo inne kraje mogą wykorzystać ich słabości i zaatakować, gdy ci są osłabieni. No i boli w serduszko to, w jakiej beznadziejnej sytuacji znalazł się Rock Lee. Minusem jednak jest to, że to nic nie znaczy. Wiem, że mówiłem to kilkukrotnie w ocenianiu arków, ale w tym odcinku jest to dość dobitnie pokazane. Nie możemy jednak, oglądając pierwszy raz, tego wiedzieć. Tak samo jak tego, o co chodzi z tym, że Tsunade zapytała, czy Shikaku opiekuje się jeleniami. Odcinek oceniłem na 6,5. Ten odcinek także opiera się na smutnej sytuacji Roka, a nawet jest zaskakujący, ponieważ Sakura kolejny raz zrobiła coś miłego dla niego. Chyba wyparłem to z pamięci. Fajnie też Tsunade wbiła do rezydencji bez żadnych problemów, ale tylko po książkę. W sumie samo to, że edukowała się, by pomóc Rokowi, pokazuje, że coś tam jej zależy. Nieważne, czy dla siebie, by być lepszą medyczką, czy też by mu pomóc, ważne, że się stara. Minusem jest to, że znowu ultra leszcz, jakim jest Konohamaru, jest w stanie sobie od tak wejść do rezydencji i zabarykadować się w środku. Rozumiem, że mają mniej ludzi i tak dalej, ale serio? Jakie są ważniejsze obiekty do chronienia w wiosce poza granicami? Nie zauważyłem tutaj niewiadomych rzeczy, natomiast sam odcinek oceniłem na 6. Ten odcinek składał się z masy flashbacków z historii Roka, co nawet nie było złe, mimo że to te same, co już kiedyś się powtarzały. Super, że przynajmniej w pierwszej serii kreowano postaci poza główną obsadą, które nie wydawały się odstawać od Naruto i Sasuke jakoś bardzo. Szkoda było tutaj Roka, jako że ten był w beznadziejnej sytuacji, nie miał na nic wpływu, w zasadzie życie mu się zawaliło. Podobała mi się również zasada Gaja, który świadomie narzucał sobie absurdalne wyzwania, jeśli coś mu się nie uda, aby ćwiczyć w razie niepowodzenia, w sumie bardzo to sprzyjające progresowaniu. Dodatkowo Gaj zasugerował, że jeśli Lee nie przeżyje operacji, to ten zginie razem z nim i ja jestem w pełni w stanie uwierzyć, że byłby on gotów poświęcić życie. Również całkiem spoko, motywująco zakończył się ten ark, po pierwsze, bo Tsunade znalazła sposób na zwiększenie szansy powodzenia operacji, a po drugie została oficjalnie Hokage. Minusów nie znalazłem, prócz tych, o których powiem w podsumowaniu, rzeczy, których można było nie wiedzieć, również nie wynalazłem, a odcinek oceniłem na 8, był dość smutny i to było dobre. Jest to jeden z najbardziej znanych fillerów, gdzie drużyna siódma próbuje zajrzeć Kakashiemu pod maskę i wiecie co? Dobrze się bawiłem oglądając to, naprawdę dużo mamicznych min, oczywiście Sakurze, Naruto, jak i Sasuke się wiecznie nie udaje, coś im przeszkadza. Choji wygląda jak balon, koń wali równo i to dwukrotnie, no żyć nie umierać. Ogólnie mnóstwo tutaj gagów i takich niepoważnych sytuacji jak pomysł na zabicie Kakashiego poprzez śmiech, czy w końcu samo to, że pod maską jest druga maska. Tak naprawdę jeśli zanurzymy się w ten odcinek i nie bierzemy go jakoś na poważnie, to jest po prostu śmieszny, no chyba że w czyjś gust nie trafia. Minusów tutaj nie uświadczyłem, tym bardziej rzeczy niewiadomych, a odcinek oceniam na 7. Ewidentnie widać, że to filler, bo Idate na początku podrywa Sakurę. Fajnie Sasuke wydedukował, że jest on szybki, zanim w ogóle to się okazało prawdą, a także więź pomiędzy Naruto i Idate jest taka, że niby się nie lubią, ale muszą współpracować. Można było też tutaj dostrzec figurki znanych nam przywołańców, spoko easter egg. No i ostatnim plusem jest to, jak Sasuke badasowo złapał rękę No Name'a, a potem skopał im tyłki. Z minusów to czysta kopia, zielonowłosy posiadał parasol jak gość na egzaminie na Chunina, a Idate ciężarki jak Lee. No i wysyłanie trójki nieogarniętych geninów na eskortę człowieka? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Niewiadomych tutaj nie zobaczyłem, a odcinek oceniłem na 7. Ogólnie to tutaj widać zło płynące od wyżej postawionych, co przypomina mi trochę Gato i jest to dobre. Gość stwierdza, że jeśli Idate nie wygra, to rodzina szefa zostanie zabita. Drugim plusem jest o dziwo Sakura, która fajnie podniosła wielki obiekt statku, żeby rozwalić kilka klonów. Jest to niestety też minus, jako że nie powinna mieć ona takiej siły na tym etapie, bo skąd? Również backstory Idate jest trochę typowe. Do tego podobno to wyścig miało być szybko, a Naruto dogania Idate i biegnie obok niego. Z kolei na statku Naruto stwierdza, że został chuninem, co jest wprowadzeniem w błąd, choć jest to spowodowane tym, że manga jeszcze nie była na tym etapie, by stwierdzić to w 100%. Kolejną rzeczą jest Sharingan, który odróżnia klony. To nie powinno tak działać.
No i w końcu głupota Sasuke, który chciał użyć katana, gdy z nieba lał się deszcz ropy. Ogłupienie postaci niepotrzebne. Z rzeczy, których można nie wiedzieć, to to, że Sakura w przyszłości będzie miała rzeczywiście taką siłę, by podnosić super ciężkie obiekty. Odcinek także oceniłem na 7 pomimo wielu minusów. Plusem jest sprytne wykorzystanie Rasengana w wodzie przez Naruto, jednak jeszcze niedawno miał problemy ze stworzeniem jednego, a teraz zrobił ich kilka. Znowu widać, że kopniaki w tym anime są bardzo popularne, a także dobry był, jak Aoi solował sam drużynę siódmą. Z minusów natomiast to, że przynajmniej Naruto potrafił chodzić po wodzie, co zresztą pokazał, więc po co w ogóle pływali? Też dziwnym trafem Tsunade dała im akurat antidotum na tę konkretną truciznę, którą miał Aoi. No i w końcu część historii Idaty jest dosłownie kopią historii Naruto, tylko z innymi przedmiotami i osobami, co zresztą zostało wręcz tu pokazane, choć dla mnie to żaden plus, a bardziej brak pomysłu. Niewiadomych nie uświadczyłem, a odcinek oceniłem na 7,5. Bardzo mi się podoba postawa Aoiego, który jest badassem. Wkurza go jakiś leż, to go dusi, a gdyby fikał dalej, to by go zabił. Tak samo spoko jest ten miecz świetlny Tobiramy i w sumie szkoda, że jest niekanoniczny, bo mógłby mieć potencjał. Ibiki był torturowany i się nie dał, to zresztą pasuje do jego postaci, a z kolei pojedynek pomiędzy Aoim a Sasuke jest też spoko, jako że nie jest to tylko walka ninjutsu, ale też nasz antagonista ciśnie mu, że jest ostatnim z Uchichów i jednocześnie najsłabszym. Na to ten się wkurzył i chciał go pokonać, ale Aoi znowu sprowadził go do parteru. Piękne. Minusów nie widziałem, tak jak i rzeczy niewiadomych. Odcinek oceniłem na 8. W tym odcinku Sakura sprytnie wykorzystała skupienie czakry w ręce i nogach, żeby przystopować trochę z tym spadaniem, co uratowało ją i Sasuke. W sumie spoko, że Naruto wpadł na to, by uderzyć w pęknięcie miecza, a nie tak jak wcześniej ciągle tylko atakować na pałę. No i w końcu nienawiść i pewnie zazdrość Sasuke rosnąca do Naruto, to akurat jest w punkt, bo rzeczywiście powoli dało się to czuć w kanonicznej historii. Z minusów z pewnością spora ilość flashbacków, niby po to, by zmotywować, no ale wiecie, o co chodzi. Z niewiadomych nic tu nie zaobserwowałem, a odcinek oceniłem na 6. W tym odcinku dostaliśmy info, że Shikamaru jako jedyny awansował na Chunina, co w sumie jest nieco uzasadnione. Dobre jest też to, że czuć, iż Sasuke ryje coraz bardziej banie to, że jest za słaby, a Naruto go goni, co doprowadza go do powolnego nienawidzenia blondasa. No i w końcu napięcie było zbyt duże, dlatego na dachu szpitala się pojedynkowali i nie była to tylko walka, ale dużo też fajnych, przepychanych słownych. Taijutsu w tym odcinku było na bardzo spoko poziomie. Podobały mi się animacje i te wywijasy, jednakże irytuje mnie po raz kolejny to, jak te klony są bezużyteczne. W większości sytuacji, nieważne jak silny jest osobnik, który ich używa, to po prostu te klony to ściery. Rozumiem, gdy przeciwnik bardzo odstaje poziomem, ale tutaj Naruto był w stanie kilkukrotnie uderzyć Sasuke, ale już ze 100 klonów, nie? No bez sensu. Tajemniczych rzeczy nie uświadczyłem, a odcinkowi dałem 8 ze względu na końcową walkę. Fajnie Kakashi wleciał tam na dach i rzucił leszczami w zbiorniki wodne. Dobrze też one pokazały różnicę mocy pomiędzy Sasuke i Naruto, no i w końcu mistrz drużyny siódmej w punkt wydedukował, skąd ta cała sytuacja się wzięła, a mianowicie z tego, że Sasuke ma wrażenie, jakby się nie rozwijał, a Naruto ze słabe uszu aż szybko jest na jego poziomie. Zresztą blondas super podsumował Sakurę, by ta się kolejny raz nie wtrącała, czego nie posłuchała, no ale bardzo mi się to podobało. Również to, jaką beznadziejność i zawód czuć od Naruto. Tutaj także widzieliśmy jedną z bardziej kultowych rozmów Kakashiego z Sasuke, gdzie członek Hatake powiedział z uśmiechem, że wszyscy jego bliscy już zginęli, co jest turbo smutne, znając jego historię. I finalnie bardzo ładnie Sasuke w taijutsu poradził sobie z czwórką dźwięku, dobrze się to oglądało. Minusem jest flashback z fillerów w odcinku opartym na mandze. I ja wiem, że to może sekunda z całego odcinka, ale jak jeszcze rozumiem początek poprzedniego odcinka z flashbackiem fillerowym, tak w środku odcinka opartego na mandze takie wspomnienia mogą wprowadzić w błąd i niezrozumienie widzów, którzy fillerów nie oglądali. Z rzeczy niewiadomych to to, że w sumie Kakashi opisał całe życie Sasuke w punkt w tamtym momencie. W końcu będzie on nienawidził, cierpiał, pogrąży się w mroku, a gdy już dokona zemsty, będzie czuł tylko smutek. Odcinek oceniłem na 10, dobrze się bawiłem.
Plusów to trójka z czwórki dźwięku pozatajują coś tam walczyła z Saskę, choć trzeba przyznać, że radził sobie całkiem nieźle jak na przeważającą ilość przeciwników. I super dobre było to, jak znowu jego gniew i motywacja nie wystarczyła, po prostu sprowadzono go do parteru. W sumie tutaj czwórka dźwięku miała solidne argumenty, w końcu Saskę zależało na zemście i wzmacnianiu się i pomimo, że w wiosce ulepszał się, to nie w sposób wystarczająco satysfakcjonujący. Orochimaru może kontrowersyjnymi działaniami nauczał swoich podwładnych, ale zrobił z nich bardzo silnych shinobi, a Kakashi aż tak dobry w uczeniu nie był. Muszę też przyznać, że szkoda było mi Sakury, która nie była w stanie przekonać Saskę do zostania. Wyznała mu miłość, co zupełnie nic nie dało, bo ten ją zostawił jak nic nie znaczącego na ławce. Jest to jednocześnie pół minus, jako że jego motywacje były bardzo logiczne i oczywiste, a ona po prostu ślepa, że nie widziała, że nic nie znaczy dla Saskę. No może nie tyle co nic, co nie tyle co by chciała. Rozumiem jednak jej postawę, bo oglądając to jako dziecko sam tego nie rozumiałem, a teraz wiem, o co chodzi. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 9. Fajne było zwabienie Chojiego ostatnim chipsem z paczki, w sumie śmieszne, ale zarazem efektowne. Bardzo dobre było to, jak Shikamaru już na starcie opracował formację, która dla nich była najbardziej optymalna i przydzielił im zadania tak, żeby zwiększyć powodzenie misji. Zrobił to wszystko bardzo szybko, co pokazuje, że zasłużył na ten awans. Zresztą też tu widać, że dość szybko dorósł, nadal był leniuszkiem i było to dla niego upierdliwe, ale wiedział o powadze sytuacji, więc się dostosował. Minusem dość sporym jest dla mnie to, o czym wspominałem kilka razy na przestrzeni oceniania arków w kontekście urazu Froka. Było budowane, że nigdy nie będzie shinobi, że może umrzeć i tak dalej, że operacja jest ryzykowna, po czym wszystko skwitowano tylko jednym zdaniem, w którym Neji stwierdza, że widzi, że operacja się udała. Na serio? To po co to wszystko? Z rzeczy, których można było nie wiedzieć, to to, że w tamtym momencie Sakura zrzuciła na barki Naruto misję sprowadzenia Sasuke dla niej, nie dla wioski, co jednocześnie go raniło, bo był w niej zauroczony, ale w sumie oglądając to ponownie stwierdzam, że Naruto tak czy siak by to zrobił, więc stwierdzenie, że to przez nią jest trochę inwalidą, o czym pewnie w niedługim czasie niestety zapomnę. Odcinek był bardzo dobry, dałem mu 8,5. Plusów to bardzo zachowawczo zachowuje się piątka Konoshan, badają pułapki, reagują na to, co się dzieje, zmieniają plany na podstawie wniosków, mają tam jakieś przemyślenia, fajnie, że to nie tępe brnięcie przed siebie. Po drugiej stronie za to Kidomaru nieźle zagrał pajęczynami przyklejonymi do palców, żeby wiedzieć, gdzie są przeciwnicy. Z minusów natomiast Junin i Konohy się chwali, jacy to nie są dobrzy, a poskładała ich czwórka dźwięku. Swoją drogą dziwne było to, że było ich czterech, a poszli tylko we dwóch. Jaki był tego powód? Ja żadnego nie widzę. No i później dziwna wydaje mi się decyzja Shikamaru, gdzie oni mieli się podzielić na dwie drużyny, z tym, że w jednej było dwóch inteligentnych gości, a w drugiej trzech niezbyt rozgarniętych. Z rzeczy niewiadomych to to, że to lekarstwo dla Lee od Tsunade w przyszłości będzie zamienione, co zadziała jeszcze lepiej. Odcinek oceniłem na 7. Bardzo fajnie tutaj Jirobo trzyma ich w więzieniu, w którym wysysa z nich czakrę, a sam Shikamaru zrobił robotę obmyślając taktykę, udając, że chce poświęcić chłopaków, by uratować siebie. Ale poprzez rozciągnięcie odcinka ma się wrażenie, że to wszystko dzieje się zbyt wolno. Miałem odczucia, że Jirobo powinien wyciągnąć z nich już prawie całą czakrę, albo dziwne było, jak Shikamaru nie powstrzymał Kiby przed bezmyślnym uderzeniem w losowe miejsca. Jednak na jego obronę trzeba obejrzeć cały odcinek, żeby zrozumieć, po co to wszystko było. Z minusów również w głowie się kręci od tej animacji, nie jest ona dobra. Rzeczy tajemniczych nie zauważyłem, a sam odcinek dostał ode mnie ocenę 6,5. Spoko Jirobo niszczy bezmyślnych Kibę i Naruto, którzy głupio atakują bez taktyki. Ogólnie Grubas robi wrażenie, ma dużą siłę i czuje się pewny. Super także wygląda protagonista Grubasek, który się wkurza i bierze pigułkę, następnie łączy powiększenie siebie w kulkę z kunajami, co jest bardzo pomysłowe. Później gdy Choji dostaje w pierdziel, trochę go szkoda, a muzyka to wszystko potęguje, choć później mamy zwrot akcji, gdzie zażywa drugą pigułkę i otrzymuje moc. Minusem jest jednak bezmyślność Jirobo, który zdisował sam siebie. Stwierdził, że w grupie jest zawsze jakaś jedna bezużyteczna osoba, którą zostawia się w tyle, a przecież on sam został w tyle. Z niewiadomych rzeczy mamy motylki, które są tak naprawdę easter eggiem do kolejnego odcinka. Ten za to bardzo był fajny, oceniłem go na 9.
kozacka walka dwójki grubasów. Nawet to, że było tu dużo flashbacków i backstory, nie bolało, bo to nie było takie typowe backstory, że gość nic nie ma, tylko po prostu miał miękkie serce i przegrywał, ale znalazł kompana Shikamaru. Po zażyciu trzeciej pigułki Chori stał się turbo badassem. Powstrzymał atak Jirobo, gdy ten chciał się podnieść, przygniótł go, skupił czakrę w ręce i zabił go jednym ciosem. Piękne. Świetnie też budowano przez te dwa odcinki to, że Choji nie przeżyje zażycia trzeciej pigułki i realnie bolało mnie serce, jak patrzyłem, że młody opada z sił i pozornie umiera pod drzewem. Ta pozorność jednak jest minusem. Oczywiście, tak jak w wielu przypadkach, nie chciałem, by Choji zginął, wręcz chciałbym go widzieć takim badasowym, jak był podczas tej walki, zamiast śmieszkowym grubasem. Ale całe to poświęcenie będzie nic nie warte, bo tak naprawdę nic nie poświęcił. Z rzeczy tajemniczych to, że nie wiemy, że Choji przeżyje, wszystko jest kreowane w ten sposób, jakby tam umarł. Odcinek pomimo wszystko otrzymał ode mnie 10. Kidomaru postanowił sobie zrobić z Naruto żywe tarcze i po prostu go zabić. Widać, że to inny poziom myślenia niż Shinobi Konohy. Dobre też było to, jak Neji dość szybko rozmienił technikę oponenta i stwierdził, że ma on największe szanse z nim wygrać, co ogólnie było prawdą. Z wad odcinka Shikamaru, Naruto, Kiba i Neji dali się na początku jak leszcze. Oczywiście nie mogli znać technik Kidomaru, ale bez przesady. Irytujące jest na przykład to, że Naruto atakuje z zaskoczenia i drze mordę. To jak to ma wtedy zadziałać? Rzeczy niewiadomych nie widziałem w tym odcinku, a oceniłem go na 6. W sumie zbroja Kidomaru jest idealną kontrą na Nejiego i dosłownie tamten walczy na dystans, gdzie Neji potrafi głównie w zwarciu. Antagonista wydaje się to wiedzieć, bo pokazuje mu faka. Też spoko przywołał tego giga pająka na pajęczynie, którą zrobił drugą parą rąk. Tutaj imponująca jest dedukcja Kidomaru, bo ten co chwila rozkminiał umiejętności Nejiego i dostosowywał się do nowej wiedzy tak, by go zranić. Niestety jednak to nie wystarczyło, by ten odcinek był jakiś dobry jak dla mnie. Ciągle Neji pokazywał to, co już wcześniej widzieliśmy. Tu się kręcił, tam uderzał, a Kidomaru po prostu spamował coraz większą ilością strzał i pająków. Oczywiście rozumiem, że z perspektywy umiejętności to był wyczyn i zarówno to, co robił Kidomaru i Neji, było efektywne, ale nie efektowne. Nie ciekawiło mnie to. Też drugi stopień przeklętej pieczęci nie tylko w przypadku Kidomaru, ale w każdym wygląda dla mnie tandetnie. Rozumiem, że to świat, w którym może się wydarzyć wszystko, ale jakoś mi to nie pasuje. Ponownie nie widziałem tutaj niczego tajemniczego, a odcinek oceniłem na 5. Plusów ponownie Kidomaru wykminił słaby punkt Nejiego i postanowił nawigować strzałą za pomocą nici, co z kolei wykorzystał Hyuga, żeby dać się trafić i wpuścić w tę nić czakrę, co po prostu zniszczyło narządy wewnętrzne Kidomaru i doprowadziło go do śmierci. To także jest plus, bo nawet w tak poważnej sytuacji taki Naruto pewnie by go nie zabił, a Neji nie miał żadnych wątpliwości. Minusami są flashbacki, była ich masa, sceny, które już widzieliśmy i tak, wiem, że to miało budować klimat pod miłość Nejiego do Naruto i do tego, że umrze w tym odcinku, jednak ta postać nigdy mnie nie interesowała jakoś szczególnie, a więc mnie to nie ruszyło. Z niewiadomych oglądając pierwszy raz, to także jak w przypadku Chojiego mamy wrażenie, że Neji odszedł z tego świata, a to nieprawda. Odcinek oceniłem na 6. Dość ciekawe jest to, że Kabuto byłby zdolny oddać swoje życie, żeby przejął je Orochimaru. Sam wężowaty nie mógł dłużej czekać, więc przejął ciało No Name'a, żeby nie utracić wszystkiego, na co pracował, co jest zrozumiałe. Sprytnie też Kabuto wjeżdżał na ambicje Kimimaro, żeby ten z własnej woli poszedł pomóc przytargać Sasuke. No i na końcu nieźle chłopaki z Konohy zaplanowali atak na Tayuye, Sakona i Ukona i ukradli dzbana w beczce. Z minusów, choć nie wiem, czy to słuszne słowo, to ta lojalność podwładnych Oro jest strasznie duża. W sensie wierzę, że mogą istnieć tacy ludzie, ale tak wielu i do tego stopnia, by dać się mu pokroić? No ale to taka zaczepka, żeby dać wam powód do dyskusji na ten temat w komentarzach. Z rzeczy tajemniczych nic nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 6,5. Fajnie tutaj Kimimaro wleciał z buta i ukradł beczkę. Spoko też przez cały odcinek jest budowane to, że Kimimaro jest na skraju śmierci poprzez swoją chorobę. Jest też ogólnie dość badasowy, mówiąc Tayui, że zabiłby ją, gdyby nie była potrzebna, za to, że spóźnili się z Sasuke.
Z drugiej strony ta dziewczyna jest najciekawsza pod względem charakteru. Jest badassowa, a do tego agresywna, wulgarna, ma jakieś dziwne miny, więc jest trochę bogatsza niż pozostali, którzy uważali się za koksów i tyle. Spoko też Kimimarona spokojnie odpowiada Naruto, że Sasuke ma być tylko kontenerem dla Orochimaru, gdy ten się wkurza. Z minusów flashbacki dosłownie te same co w poprzednim odcinku, a nawet sceny z poprzedniego epizodu. I to nie jakieś budujące cokolwiek, tylko niepotrzebne przedłużenie. Nie mam amnezji, coś tam umiem zapamiętać. Drugim słabym punktem jak dla mnie jest odpowiedź Shikamaru na zasadne stwierdzenie Tayui, że gonią Sasuke kosztem prawdopodobnej śmierci swoich kompanów. Shikamaru odpowiedział, że Konoha nie opuści porwanej osoby, a poza tym wierzy w swoich shinobi, tylko że Sasuke uciekł z własnej woli. Tak, powinni go ścigać, bo Orochimaru mógłby być niebezpieczny z jego ciałem, ale nie kosztem 5 shinobi. Moim zdaniem Sasuke nie był tyle warty dla Konohy. Z rzeczy niewiadomych, na co choruje Kimimaro? Finalnie nie wiemy dokładnie, ale istnieją przesłanki, że to ta sama choroba, na którą cierpi Itachi. Odcinek oceniłem na 6. Śmiesznie tutaj Ukon wyciągnął pięść z czoła i walnął Kibę. Dobra też była technika Akamaru i Kiby, w której przemienili się w wielką wersję i używali Garoga, które było tak szybkie i mocne, że zdołali przeciąć Sakona i Ukona na pół, choć chłopaki za chwilę się zregenerowali. No i końcówka odcinka, w której po słowach przeciwnika, że dzielą oni wspólnie ciało, Kiba postanowił się zranić, by zabić też przeciwnika. Było to w sumie nagłe i niespodziewane. Z minusów jednak ten cały odcinek był jakiś dziwny. Po pierwsze dostaliśmy taki przeskok do ich walki. W poprzednim odcinku Sakon, Ukon, Kiba i Yekamaru wpadli w przepaść, po czym nie było żadnej sceny z nimi później, a tu odcinek zaczyna się w jakimś środku walki. Poza tym dostaliśmy tutaj flashbacki, które były scenami z poprzednich odcinków, nie było tutaj nic nowego, 2 minuty to sama walka Naruto z Kibą i jego psem. Czułem się jakby to było wrzucone tylko po to, żeby zakończyć odcinek cliffhangerem, mega słabe to było. Tajemniczych sytuacji tu nie było, a poza kilkoma akcjami ten odcinek był nudny, dlatego dałem mu 4. Z dobrych rzeczy to Kiba tutaj zastawił pułapkę, w której Akamaru to była bomba kunajowa. Pies we wspomnieniach zrobił sobie kibel z Kiby. No i w końcu spoko było tutaj jutsu Kimimaro. Minusy są niestety znowu przeważające. Kilkukrotnie widać było, jak Ukon, z którym walczył Kiba, raz miał obrażenia od krwi, potem ich nie miał, potem mocno krwawił, by scenę później nie mieć żadnych plam. Jakoś rzuciło mi się to w oczy. Ponownie też mogliśmy uświadczyć tutaj te same flashbacki, na przykład sikający Akamaru pojawił się co najmniej 3 razy w tym jednym arku. Klony Naruto sobie stoją i obserwują, zupełnie nic nie robią, to po co je przyzwał? Dało się usnąć na tym odcinku. Z niewiadomych rzeczy to, kogo wyczuł Kiba, jest to oczywiście rodzeństwo Suny, które przyszło im na pomoc. Odcinek także w mojej opinii nie zasłużył na więcej niż 4. Ten odcinek skupiał się głównie na walce Tayui i Shikamaru i tutaj obie strony pokazały się z mocnej strony. Shikamaru zaplanował sobie praktycznie całą walkę, od zwabienia antagonistki w konkretne miejsce, do sprowokowania jej, by ta podeszła blisko, bo wtedy jego technika działała najlepiej. Nawet złamał sobie palca cieniem, żeby wyjść z genjutsu, które wyglądało bardzo fajnie, a z pewnością mogło ryć banie. Z minusów to było tutaj trochę czasu poświęconego walce Naruto z Kimimaro, w którym działy się takie rzeczy jak kilkanaście rzuconych shurikenów, a Kimimaro przeciął 5, a reszta się rozpłynęła. Do tego Naruto przez kolejne sekundy energicznie stoi, patrząc gniewnie na przeciwnika. No tak, po co atakować? Nie zaobserwowałem tutaj rzeczy niewiadomych, a odcinkowi dałem ocenę 5,5. Fajnie tutaj wleciał Rock Lee. Z pewnością było to niespodziewane oglądając pierwszy raz. W końcu też coś zaczęło się dziać w walce z Kimimaro. Obydwaj panowie pokazali całkiem spoko taijutsu, choć to dopiero początek. Również nawalony Lima git animacje, dobrze to wygląda. Jest to po części też minus, bo niby czemu Kimimaro pozwolił mu zażyć lekarstwo. Ale myślę, że to przez to, że Rock był po prostu ciekawszy niż Naruto i to dlatego. Również dziwne jest to, że Lee miał dostęp do Sake Tsunade. Niby jak to wyglądało? Przechodziła Sake do niego i lekarstwem, których butelki były identyczne? No dziwne. Z rzeczy niewiadomych to wygląd i inne zachowanie Sasuke. Miał dziwne, dłuższe włosy i inny kolor skóry. Nawet się nie odwrócił, tylko gdzieś pobiegł. To oczywiście sprawka drugiego stopnia przeklętej pieczęci. Odcinek oceniłem na 6,5.
Zdecydowanie dużym plusem jest tutaj walka pijanego Lee, zarówno śmieszna, jak i imponująca ze względu na nieprzewidywalne ciosy. Niby miało to być bekowe, że hehe, nieletni nawalony genin, a to dosłownie jedna z lepszych walk w tym arku. Spoko jest też ta ucieczka Kiby, nawet mnie nie bolała, dosłownie zachowywał się najbardziej adekwatnie do sytuacji, choć później i tak to poniekąd wykorzystał przeciwnik, bo nałożył jego kurtkę, żeby stłumić swój zapach, to było niezłym posunięciem. Kimimaro tutaj przedstawił mniej więcej, na czym polega jego Kekkei Genkai, a także na końcu wbiło rodzeństwo Suny, a więc wyjaśniło się, co to za sylwetki raz na jakiś czas się pojawiały. Minusem tego odcinka są te przebitki na walkę Tajui i Shikamaru, choć walką ciężko to nazwać. Przypominają one przebitki z Hiruzenem i Orochimaru przy ataku na Konohe. Tajemniczych sytuacji tutaj nie zaobserwowałem, a odcinek oceniłem na 7. Fajne w tym odcinku było to, że Rock powiedział, że nie chowa urazy do Gary, rozumie go. Większość by jednak chowała, ale to pasuje do Lee. Śmieszne było też to, że Temari już pierwszym atakiem zrobiła więcej niż Shikamaru, a drugim w sumie poskładała to Yuye na dobre. Kankuro też pokazał się bardzo dobrze, bo po pierwsze użył tej samej sztuczki z podmianką marionetki w siebie, a po drugie zmanipulował Sakona i Ukona, żeby wpadli do jego pułapki marionetki, a zdecydowanie podobało mi się to, że Suna zachowuje się zupełnie odwrotnie i bardziej logicznie od Konohy, bo Kankuro po prostu zasztyletował oponenta. Również stylistyka wyjaśniania działania technik czy planu podoba mi się w Naruto, jest taka prosta, zabawna, ale działa. Ten odcinek był miłą odmianą od reszty, były tu pokazane głównie dwie szybkie walki i trochę przebitek, wprowadzenie do Gary vs Kimimaro, zamiast pokazywania trzech walk naraz i przedłużania. Minusów oraz rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 9. Bardzo dobrze wyglądała tutaj walka Gary i Kimimaro, no i znowu widać tę różnicę pomiędzy Suną i Konohą, bo Gara nie próbuje nawet unieszkodliwić wroga, tylko od razu napierdziela mocnymi technikami. Smutne było też backstory Kimimaro, gdzie siedział w więzieniu jako małe dziecko, musiał walczyć nie wiadomo po co, był samotny, za to już jako młodzian świetnie radził sobie w taijutsu. Dla mnie minusem były wstawki z Naruto biegnącego za Sasuke, bo przerywały niepotrzebnie walkę i historię Kimimaro. Natomiast rzeczy niewiadomych nie znalazłem. Odcinek oceniłem na 7. Obrzydliwe i fajne jest to, jak Kimimaro wyciąga rdzeń kręgowy jako broń. Tak samo druga strona, gdzie Gara ruchomymi piaskami wciąga Kimimaro. No ale poplecznik Orochimaru na tym nie poprzestał i imponująco zrobił kościstego jeżyka na ziemi. Zresztą końcówka jego życia była smutna, chwytająca za serce. Myślał on, że Orochimaru jest jedyną dla niego bliską osobą, więc był w stanie rzucić się za nim w ogień. Sama jego śmierć także była spoko przygotowywana, bo przez dłuższy czas było o tym wspominane, choć faktycznie stało się to w niespodziewanym momencie. No i na koniec bardzo mi się podobało, jak Gara stwierdził, że Kimimaro jest jak Naruto, walczył dla najbliższych i stąd też wynikała jego determinacja i siła. Nieważne, że Orochimaru jest zły, ważne, że jest dla niego bliski. Minusem odcinka były flashbacki, te same co odcinek wcześniej. Z rzeczy niewiadomych nic nie zaobserwowałem, a ten odcinek oceniłem na 8. Bardzo mi się podobało, jak Sasuke podniósł Naruto jedną ręką i trzymał w górze, pokazując swoją wyższość i siłę. Tak samo jak i dało się zaobserwować przemianę po tym, jak był gotów na końcu zabić Naruto. Nawet flashbacki Uchihy nie bolały, bo pokazywały to, że Itachi był swego czasu dobrym człowiekiem i troszczył się o Sasuke, więc trochę dziwne, że wybił klan. Jednakże flashbacki Naruto już męczyły. Dosłownie te same sceny miały budować relacje między Sasuke a Naruto i resztą i faktycznie w niektórych przypadkach pokazywał człowieczeństwo, ale zawsze był chłodny. Naruto nie potrafi zrozumieć dosłownych słów Sasuke, że nie chce mieć już nic wspólnego z Konohą i nim i że zależy mu na mocy, że jest gotów iść w ciemność, a Naruto: ojej, ja cię kocham Sasuke, sprowadzę cię do wioski. O ile finalnie to się sprawdzi, o tyle jest to strasznie niezrozumiałe, naiwne, irytujące podejście. Chce na siłę pomagać komuś, kto tej pomocy nie chce. Tajemniczych sytuacji nie zaobserwowałem, a odcinkowi dałem ocenę 4, jako że znaczna jego część to nic nie wnoszące flashbacki. Ten odcinek to jeden wielki flashback Sasuke o jego przeszłości z Itachim i był on dobry, bo mamy tutaj trochę smaczków. Widać tutaj, że Itachiemu zależy na bracie, jako że postawił się ojcu, że nie pójdzie na misję, bo idzie na rozpoczęcie przygody w Akademii Sasuke, czym tak naprawdę zmusił ojca, by ten poszedł. Nieźle.
Także mogliśmy zauważyć to, jak Sasuke miał przewalone od małego. Ciągle był porównywany do brata, wszyscy mieli wobec niego wysokie oczekiwania, olewany był przez ojca. W sumie gdyby nie brat, to byłby kompletnie samotny, a i tak Itachi nie mógł mu poświęcić tyle czasu, ile chciał. No i też to, że Itachi od razu zareagował na słowa Sasuke i przeprosił, wskazuje na to, że miał być on dobry od początku. Minusów nie uświadczyłem, natomiast rzeczy niewiadomych już tak. Po pierwsze, Itachi powiedział, że będzie przy Sasuke zawsze, choćby miał on go znienawidzić i to jest prawda, choć okrutna, to tak właśnie się dzieje. Po drugie, nie wiemy, kim jest rzekomy Shisui, a jest to najlepszy przyjaciel Itachiego, który faktycznie się zabił, stąd też Mangekyo Sharingan Itachiego, którego widzimy po raz pierwszy i nie wiemy, co to jest. Odcinek był dobry, dałem mu 7,5. W tym odcinku kontynuowany jest flashback Sasuke, gdzie miał on mini trening z Fugaku, który poszedł słabo, ale za to młody miał motywację, by ćwiczyć tak długo, aż się nie uda, co zaimponowało niejako ojcu i w końcu go zaakceptował. Później Sasuke nie zaprzestał trenować się w innych dziedzinach, nawet bez pomocy kogokolwiek, a więc fajnie. Również jest napomknięte nieco o Mangekyo, więc można się domyśleć, że chodzi tu o oko Itachiego. Później na chwilę powrócono do czasu bieżącego, gdzie spoko Sasuke poniżał Naruto, poniekąd coraz bardziej zmuszając go do poważnej walki. Z minusów jest to, że ponownie są te same flashbacki, co już były. Wręcz nie da się nie zauważyć, że to wszystko jest po to, by przeciągnąć do cliffhangera. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinkowi dałem 5,5. Nadal w głównej mierze jest to historia Sasuke i Itachiego, gdzie starszy brat okłamał, że zabił Shisuiego, by zyskać Mangekyo, tym samym dając Sasuke cel zabicia kogoś bliskiego, żeby ten również przebudził tę moc. Później Sasuke potwierdza słowa Naruto, że jest jego najlepszym przyjacielem, czym daje nam do myślenia, że chce go zabić. Także okres po wybiciu klanu dla Sasuke był przygnębiający i wyjaśniał jego motywy. Giga minusem jest niestety to, że pierwsza część odcinka jest do wywalenia. To już nawet nie są te same sceny z poprzednich odcinków, to dosłownie ponad 5 minut tej samej historii, którą dość niedawno widzieliśmy w poprzednim arku. Ogólnie rzeź klanu zobaczymy jeszcze 1000 razy w Naruto, ale to tutaj zaczyna się katorga. A z rzeczy niewiadomych oglądając to po raz pierwszy jest to, że Itachi mówi, że jeśli Sasuke przebudzi MS-a, to będą łącznie 3 osoby, które go mają. Jest to pół fakt, jeśli mówimy o żyjących osobnikach, bo Sasuke, Itachi oraz Obito posiadali Mangekyo, z tym, że Sasuke go przebudził po śmierci Itachiego, więc jego plan się nie powiódł. No, chyba że wliczymy tutaj Kakashiego, więc teoretycznie będą 3 osoby z MS-ami, ale no to będą 2 MS-y. Jeśli chodzi o ogólną liczbę MS-ów, to jest ona większa, także nie wiemy, co było napisane na kamiennym posągu, a był tam zmieniony tekst przez Zetsu o tym, że nieskończone Tsukuyomi jest jedynym sposobem na zaprowadzenie pokoju na świecie. Odcinek oceniłem na 5. W tym odcinku możemy zobaczyć pierwszy Rasengan versus Chidori. Również bardzo mi było szkoda Naruto, bo dopiero teraz uświadomił sobie, że Sasuke naprawdę chce go zabić i się nie powstrzymuje, a do tego zaczyna rozumieć, że Sasuke nie postrzega go aż tak dobrze jak on. Zresztą ciekawe było, że Sasuke naprawdę chciał zabić Naruto i nawet wleciał w niego Chidori, choć tutaj pojawił się hype z Naruto i czakrą Kyubiego, przez co zyskał on dużo mocy i się zregenerował. Równocześnie był to plot armor z taką furtką, że w sumie Naruto może potężnie dużo, jeśli tylko będzie trzeba. Irytująca jest też ilość flashbacków, bo naprawdę już to męczy, gdy się ogląda. Nie zaobserwowałem tutaj jakichś niewiadomych, a sam odcinek oceniłem na 7. Bardzo dobrze tutaj Naruto zaczął kontratakować, większość odcinka polegała na walce, ale to początek był kozacki. Uderzenia, tylko efekty dźwiękowe, bez żadnej muzyki, piękna sprawa. Naruto rzuca Sasuke jak workiem ziemniaków, później Sasuke obudził trzecie Tomoe, w końcu też Uchiha stwierdził, że dość gadania, dawaj się nawalamy, po czym rzeczywiście tak się stało, giga plus. Zauważyłem też, że Naruto szczególnie często w tym arku wpada w wodę, choć w tym wypadku wykorzystał to on bardzo pomysłowo, tworzył linę z klonów i cisnął Sasuke o skałę. Piękne. Później Uchiha także się zrewanżował cudownym chwytem Naruto i pierdzielnięciem jego głową w skałę, czego nie powinien był przeżyć, a to minus, bo oczywiście wleciał plot armor w postaci Kyubiego, przez co Naruto wyszedł z tego bez szwanku. A co gorsze, jego czakra była ultra OP, dopiero jeden ogon, a on taką mocą mógł rozwalić w sumie większość obsady do tej pory. No i oczywiście Sasuke w drugiej formie wygląda jak kupa. Z rzeczy niewiadomych to to, czy Kakashi zdąży, zanim Sasuke ucieknie, no i spoiler.
spoiler, nie. Odcinek mimo minusów był przesiąknięty fajną akcją, dlatego daję mu dychę. Z plusów na pewno to, że Kakashi wyjaśnił, kim są sylwetki tych posągów i że to założyciele Konohy, choć nie mówił, że to Madara i Hashirama, więc tego mogliśmy nie wiedzieć. Także dobrze, że Sasuke powiedział, że nie będzie robił tego, co mu Itachi kazał, dlatego nie zabił Naruto. Wadami odcinka są, jak prawie w każdym, flashbacki. Budująca muzyka wcale tutaj nie pomaga. W przeciągu kilku odcinków non-stop były pokazywane te same sceny. Ten efekt może być dobry, ale jest nadużywany. Zawiódł mnie też finałowy atak, który zmienił się w jakąś kulkę i tyle. Bardziej imponujący był poprzedni odcinek. Jeszcze z jednej wielkiej niewiadomej jest ten dziwny typ, a my nie wiemy, kim on jest, a jest to oczywiście Zetsu. Odcinek oceniłem na 6,5. Spoko tutaj wygląda to, jak każdy stara się uratować Geninów i w przypadku Neji'ego wygląda to jak uber hardkorowo trudna sytuacja, która wymaga skilla wielu osób. Również ojciec Shikamaru logicznie mu pocisnął, że jeśli ten się teraz podda i nie spróbuje być lepszym, to może zastąpić go ktoś gorszy, przez co jego przyjaciele mogą zginąć. Szkoda też młodego, bo to była jego pierwsza misja, w której był dowódcą i trafiła się ciężka, przez co całą winę wziął na siebie. Minusów jako takich nie doświadczyłem, a rzeczy niewiadome to to, skąd Jiraiya miał informacje o Akatsuki. Najpewniej pochodziły one od Itachiego oraz to, że sylwetki tych osób nijak mają się do prawdziwego Akatsuki. Odcinek oceniłem na 7. Z plusów, Sakura przyznała się, że jest żałosna. Nice, w końcu. Też fajnie Jiraiya pocisnął Tsunade do starych bab, a potem się wycofywał, żeby nie dostać w pierdzielu. No i ogólnie komiczny styl odcinka. Z minusów, Shizune mówi, że nie da przerwać się tych lin, po czym Naruto robi to później. Też jakim cudem Sakura nie widziała Naruto? Dosłownie ledwo się odwróciła i już się pojawił. Blondas oddaje swoje pieniądze Jirai, pomimo że ten wie, że jest bardzo bogaty, a sam Sanin później ucieka od jakichś płotek. No podejrzane. Ogólnie od razu czuć, że to filler, bo ma specyficzny rodzaj humoru oraz postaci zachowują się nieco inaczej. Rzeczy niewiadomych tutaj nie zaobserwowałem, a odcinek oceniam na 6. Pięknie Jiraiya klepie grubą po brzuchu jak świniaka. Później była też przebitka na Naruto, który przypomniał sobie, gdzie złapał nowo poznaną dziewczynę. Głupotka. No i ten antagonista ma całkiem spoko technikę, która wciąga wszystko wokoło. Z minusów natomiast jest niekonsekwentność. W poprzednim odcinku Jiraiya twierdził, że to misja wywiadowcza, więc nie mogą zdradzać się, że są shinobi. Tymczasem sam użył Rasengana i tarczy z włosów, a później dosłownie się przedstawił. No to nieźle zakrył swoją tożsamość. Niewiadomych oczywiście nie ma, a odcinkowi dałem ocenę 5. Z pozytywów to Sakura poznała się na Jirai i dlatego chroniła przed nim Sasame. Ona też sprytnie pod tempem postanowiła ich uśpić, by zaprowadzić ich do Orochimaru celem uratowania brata. Zdesperowana, więc w miarę zrozumiałe. Jednak Konoszanie to przewidzieli i w sumie szybko rozprawili się z przeciwnikami, choć jeden z nich przemienił się w babkę, która miała super mocny atak w zamian za poświęcenie życia. No z tym, że Jirai udało się obronić jego i Naruto przed tą techniką, więc poszło na nic. Z minusów to znów czuć powiew filera. Teoretycznie są blisko kryjówki Orochimaru i Sasuke, a Jiraiya stwierdził, że muszą zjeść. Tak samo głupota antagonistów, którzy najpierw uważali Orochimaru za super potężnego boga, ale postanowili go zaatakować. Skąd pomysł, że dadzą radę, to ja nie wiem. Niewiadomych również nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 5,5. W tym odcinku Jiraiya wyjaśnił, w jaki sposób domyślił się, że Sasame kłamie i chce ich wykorzystać. A to dlatego, że jeden z członków jej klanu powiedział mu, jak wygląda sytuacja. Fajnie ją też później powstrzymał przed samobójstwem. Śmiechłem, jak Jiraiya z pełną powagą powiedział Naruto, że gdy jest rozwidlenie, to trzeba rozważnie wybrać drogę, po czym wyciągnął kij i stwierdził, że idzie tam, gdzie spadł. Później Naruto uznał, że trzeba uważać na pułapki, ale wpadał w każdą, co też bawiło. No i Jiraiya domyślił się, że kobieta grająca muzykę to podstęp, ale w niego brnął, bo czuł się pewny siebie, choć dał się zaskoczyć. Na końcu Super Kabuto wjeżdża na banie Sakurze, że ta jest kulą u nogi, spowalnia swoją drużynę, powoduje problemy, przez co ta ryła sobie banie. Minusów nie zauważyłem, tak samo rzeczy niewiadomych, a odcinek oceniłem na 7.
Może zacznę od końca, czyli że przez ten cały czas Kabuto to nie był Kabuto, co by wyjaśniało jego słabe skillsy, ale za to pokazuje nam nowe umiejętności, które są specjalnością klanu Fuma. Tak jak kontrola Naruto za pomocą nici czakry, czy super creepy trzymanie przez typa w ręce swojego serca, co było dla mnie jakieś takie niepokojące. Z minusów natomiast znowu śmierdzi to filerem na kilometr poprzez źle użyte zabawne sceny. Wiecie, jest turbo poważnie, przecinek podpala Naruto i klony, a ten robi dziwne miny. Z kolei jak zwykle w ostatniej chwili przed ratunek i Sasame oczywiście miała przy sobie talizman pozwalający przeciąć te nieprzecinalne nici. No i w końcu udało się znaleźć tego Arashiego, który wygląda jak kupa. Serio, nie wygląda to dobrze. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, odcinkowi dałem 6, chociaż za tą mroczność. W sumie to plusów tutaj nie uświadczyłem, za to z minusów to niby kraj ryżu, a ziemniaki jakieś hodują. Sakura na początku tak chciała iść solo na Sasuke, a większość czasu było trzeba ją ratować i nic nie robiła. Irytujące jest to, że gość jest niby potworem, który chce tylko zabijać, ale jak ma okazję, oczywiście nie robi tego, bo po co? No i ten turbo dziwny przypadek, że odłamek po wybuchu trafił tylko wroga, po czym Arashi się opamiętał i uratował Sasame. So romantic, no tyle, że mnie to nie powaliło. Rzeczy niewiadomych oczywiście nie było, bo rzadko można je uświadczyć w filerach. Poza tym z kanonicznej historii możemy zobaczyć to, że Sakura poprosiła Tsunade, by zostać jej uczennicą, na co Piąta się zgodziła. Odcinek oceniłem na 4. Początek tego odcinka to kanoniczna historia, gdzie pokazany jest progres postaci z tego anime. Sakura trenuje ożywienie ryby, Akamaru i Kiba już wyzdrowieli, Neji trenuje z wujem, Choji wpierdziela jak za starych czasów, a Shikamaru żegna rodzeństwo Suny, lekko flirtując z Temari. Osobiście nie lubię mieszania filerów z odcinkami opartymi na mandze. Jeśli mowa o części filerowej, to z plusów odcinka Jiraiya trollował Naruto, że ma dla niego specjalnie rozpisany trening podczas jego nieobecności, tymczasem dał mu pusty zwój. Również Tsunade fajnie rozkminęła, że Mizuki mógł nie działać w pojedynkę, bo niby po co podrzędnemu Chuninowi taka wiedza, jak jest za słabe, by jej używać. Mogłoby to faktycznie być spoko rozwinięcie postaci, gdyby nie to, że to filler. Z minusów natomiast więzienie, w którym osadzeni wychodzą sobie bez problemu z celi, a dodatkowo nie jest to dziwne dla pilnujących ich tam shinobi. No i też obrona tego więzienia jest mierna, skoro więźniowie ich pokonali, a ponadto Asuma i Kurenai także nie podołali z ani jednym więźniem, a w większości przecież to jakieś randomowe leszcze. Nie zauważyłem tu niewiadomych rzeczy, a odcinek oceniłem na 6. Bardzo spoko, w tym odcinku Kakashi rzucił dwoma więźniami jak kartoflami, bo niby czemu by nie. Także wielokrotnie pokazano, że Mizuki jest psycholem, ma zrytą banię i tak dalej. Rozbawiło mnie również przywołanie Pakuna na dłoni Iruki, 500 razy lepsze niż zwykłe Chiyose. No i w końcu dedukcja Iruki na temat tego, skąd wiedział, że Mizuki podmienił się pod Shizune. Całkiem to spoko, że Iruka pokazał się z dobrej strony. Minusów tutaj nie znalazłem, tak samo jak niewiadomych. Odcinek oceniłem na 7. Plusów to to, jak jeden brat kręcił drugim, żeby działać obszarowo. Tak samo bardzo podobała mi się animacja wkurzonego grubasa i nawet backstory Mizukiego było całkiem git, bo pokazywało, że nienawidził Iruki, bo mu po prostu zazdrościł, był atencjuszem. No i sam Iruka fajnie tutaj rzucił kunajem, który się odbił i dzięki temu zranił Mizukiego. Niestety reszta walki była nudna, nic się prawie nie działo, więcej gadania i to jeszcze takiego irytującego, bo Iruka próbował wcisnąć Mizukiemu tę wolę ognia, że byli przyjaciółmi i tak dalej, bla bla bla. Z rzeczy niewiadomych w sumie to bardzo podobna sceneria jak ta w walce Iruki z Mizukim będzie jeszcze w przyszłości użyta do dużo bardziej ikonicznej sceny, a konkretnie rozmowy Obito z Kakashim. Odcinek oceniłem na 5,5. Podobało mi się tutaj to, że Konoha zbadała zwłoki kompana Mizukiego, którego on udusił i to właśnie dlatego on nie awansował, bo mieli podejrzenia wobec niego. Póki co wszystko się klei na tyle, że pasuje to do jego postaci, choć nie jest kanoniczne. Również każdy z Inoshikacho bardzo fajnie pokazali swoje zdolności.
Shikamaru dusił cieniem, co ogólnie mi się podoba, choć później będzie raczej dość rzadko używane lub po prostu wyleciało mi to z głowy. Ino pokazała pierwszy raz inną technikę, która ogłupiała już i tak głupiego przeciwnika. Bardzo efektywne. No i w końcu Choji co prawda nie pokazał niczego nowego, ale podobała mi się animacja, jak zbierał czakrę, żeby wykonać technikę. Z minusów to na pewno to, że Pakun stwierdził, iż Fujin i Raijin mają siły na poziomie Saninów. Większej głupoty nie słyszałem. Jeśli to byłaby prawda, to niby czemu trójka słabiaków miałaby z nimi walczyć? Niewiadomych nie uświadczyłem, a odcinkowi dałem 6. Ten odcinek był w sumie najlepszy. Miał dużo ciekawych efektów wizualnych, które rzuciły mi się w oczy, tak jak to czerwone niebo czy cień w rezydencji Hokage. Poza tym zostało szerzej wyjaśnione, po co Mizukiemu był ten zwój, no a po to, żeby przypodobać się Orochimaru, który ponownie wykorzystał zachcianki ofiary, żeby potestować sobie rzeczy. Zresztą Wężowaty powiedział tam rzecz, z którą się zgadzam, mianowicie, że to, iż Mizuki zabił swojego kompana, jest wyjątkowe w Konoszce, bo tam wszyscy traktują się jak jedna wielka rodzina. Niby spoko opcja, ale nielogiczna, wręcz utopijna. No i także od początku mogliśmy ujrzeć ten tatuaż ze wzorem, który nie był przypadkowy, co mi się bardzo podoba. Spoko smaczek. Minusem jest plan Shikamaru na przetrzymanie dwójki braci i niestety to się pojawia już któryś raz. Jest to mało logiczne, jako że oni tu tylko tracą siły, a nie mogą mieć informacji o tym, że ktoś nadejdzie im z pomocą. Jest to głupi plan. Z rzeczy tajemniczych nic nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 7,5. Plusów to tutaj animacja prędkości i Taijutsu Mizukiego. Co do sceny, w której Naruto uratował Irukę w ten sam sposób, co on kiedyś jego, to w tym anime często widzimy sceny praktycznie identyczne, tylko z innymi osobami, jednak tu mi to jakoś nie przeszkadzało. Bardziej to był easter egg, bo był na chwilę. Później rozbawiło mnie to, jak Tsunade na luzaku sobie gada z tymi głupolami, a oni jej słuchają. Da się poczuć, że się znają, ale nie wiemy skąd i tak dalej, więc to kolejny fajny smaczek. No i na końcu to jak Mizuki przegrał i uschnął, fajnie skwitowało, że Oro go tylko użył jako kolejnej zabawki. Z minusów to Naruto, który darł mordę, z której strony atakuje, zamiast po prostu zaskoczyć przeciwnika, oraz przemiana Mizukiego to tak jak z przeklętą pieczęcią, wygląda kiczowato. Nie pasuje mi to po prostu. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 6,5. Fajne było w tym odcinku to jak zawstydzona Hinata przywaliła Naruto z bańki. Później także wyjaśnione nam zostało, czym jest Bikoczu i po co jest potrzebny. Również jest to filler, a Sakura tutaj twardo trenuje po to, by dorównać innym, co rzeczywiście się stanie, więc git. Także Naruto już w tym odcinku po raz pierwszy widzi Nago swoją przyszłą żonę, choć nawet nie skumał, że to była Hinata. Z minusów to trochę wolny ten odcinek, trochę nic takiego się nie działo. Z rzeczy niewiadomych nic nie wynalazłem, a odcinek oceniłem na 6. Tutaj podobała mi się technika Shino, która przyciągała owady, które sobie przeglądał jak w albumie, żeby znaleźć Bikoczu, choć go tam nie było. Spoko też, że jak przystało na drużynę ze zdolnościami wykrywającymi, każdy z ekipy, oczywiście poza Naruto, odkrył, że ktoś na nich czyha. W obydwu odcinkach również Hinata trenuje, aby pokazać, że jest lepsza i nie spoczywa na laurach. W końcu postanowiła sobie to jakiś czas temu. Techniki antagonistów są mocno OP, tak jak miód, który unieruchamia przeciwnika niczym klej, czy paraliżująca pszczoła. Z minusów to Naruto, który głównie przeszkadza i tak naprawdę zabierał czas pozostałym. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a sam odcinek oceniłem na 6,5. Mega przerażająco wyglądają te zwłoki ludzi zabitych przez robale. Niby są świeże, no ale masa owadów wokół nich, to aż czuć taki smród od nich. Bardzo podoba mi się też to, że głównie tutaj walka polega na inteligencji, podstępach, sprycie, tak jak na przykład to, że Konoszanie chcieli odbić Hinatę i wcześniej ustalili jakiś plan, ale przeciwnicy byli na to także przygotowani. Nawet podróbka Kaitena, tylko że z owadami, wygląda całkiem spoko. No i w końcu Hinata kontrolą czakry wystrzeliła coś a la wodne sembony, które pozabijały pszczoły, choć jednej się nie udało. Nie zauważyłem tutaj ani minusów, ani rzeczy niewiadomych i dałem odcinkowi 7. Finałowy odcinek to spoko Shino, który niby leży nieruchomo, nic nie mówi, dał się podejść, a tak naprawdę to wszystko planował, bo tylko taką widział opcję ucieczki z beznadziejnej sytuacji. Tak samo czterooki blondas fajnie kopie w mordę Naruto. Naprawdę super było to, jak Hinata przyszła im z pomocą i pokazała nową dla siebie technikę, która ukazała jej dotychczasowe postępy.
Zresztą nawet flashbacki z jej treningu z Kibą i Shino nie bolały, bo ukazały nam, że nadal trzyma się swojego postanowienia, by być mocniejszą i się nie poddawać, co w jej przypadku było bardzo trudne i przełamywała swoje słabości. Później też mi się podobała animacja, w której ciekawie wykonywała ruchy. No i na końcu bąk Naruto, który normalnie uznałbym za minus, ale wiedząc, że to filler i że tak naprawdę ta cała historia nie może mieć przełożenia na kanon, to jest to śmieszne wytłumaczenie, dlaczego nie wykorzystali Bikoczu do znalezienia Sasuke. Minusów nie znalazłem, tak samo jak rzeczy niewiadomych. Odcinek oceniłem na 7. Plusów to to, że odcinek zaczyna się od razu akcją, już na starcie dostajemy jakiegoś psychola, a później wytłumaczone, o co z nim chodzi. Także fajne jest to, że pokazano nowy styl treningu Rocka, który ma założone ciężarki na dłonie i stopy. Co też ciekawe to to, że Sakura zyskuje bardziej w fillerach niż w kanonie, bo tutaj pokazują jej jakiś progres z leczeniem, gdy praktycznie tego w mandze nie było. Śmieszkowość tego odcinka też była git, bo przeplatała się dość dobrze z poważnymi sytuacjami, także póki co nie psuła klimatu. Tak jak śmieszne miny liczy to, że Tsunade się wkurzyła do tego stopnia, że wyrzuciła krzesło przez okno, które później wnosili i było umazane krwią. W sumie w dyfy. Minusów nie znalazłem, a z niewiadomych to słyszymy czasami głos jakiegoś dziecka, ale go nie widzimy. Jest to Ranmaru. Odcinek oceniłem na 7. Plusem na pewno jest ta typowa mroczność dla pierwszej serii, gdzie Raiga ma jakiś chory fetysz chowania swoich wrogów żywcem, a do tego wydaje się psychiczny, bo jeszcze za nimi płacze i uważa, że to jest spoko. Fajne jest to, jak Lee się wbił w środek i sklepał no name'ów, choć jednocześnie było to z jego strony głupie. Później z kolei zabawnie czyta sobie z mini książeczki o technikach Raigi. Minusem są flashbacki, te same, które widzieliśmy odcinek temu, a z niewiadomych to Kiba, te miecze, są kanoniczne. Odcinkowi dałem ocenę 8. Bardzo spoko było to, jak Rock podkosił Raigę i zaczął z nim walczyć lunatykując. Przypominało to trochę walkę po Sakę z Kimimaro. Później była też dobra animacja, gdy Naruto uderzył Raigę Rasenganem. Nie wiem czemu, ale podobała mi się. Backstory Ranmaru było dość typowe, wręcz przemienione nieco z historii Haku, ale było klimatyczne, smutne jak dla mnie. Do tego dobiło mnie bardziej to, że genii z Konohy musieli związać to małe dziecko. W dodatku, że wtedy poleciała jedna ze smutniejszych melodii w Naruto. Minusów nie zaobserwowałem, natomiast z rzeczy niewiadomych to to, że nie da się odczytać z tej sceny, co to za postaci. Niby mieli to być mistrzowie mgły, ale prawie nic się nie zgadza. Zresztą większość mieczy też jest inna niż naprawdę. Odcinek oceniłem na 5,5, głównie za powtarzalność. Fajna była łączona technika kilku osób, żeby stworzyć coś a la tornado z ostrzami. Może nie było to turbo efektywne, ale spoko pomysł. Także czuć tą beznadzieję od Ranmaru, nawet w głosie jest taki pusty, bezuczuciowy. Ekscytuje się tylko wtedy, gdy mówi o Raidze. Słabym punktem tego odcinka była sielanka. W sensie rozumiem, Konoszanie myśleli, że sprawa załatwiona, ale przez sporą część odcinka nic się nie działo. Rzeczy tajemniczych nie ujrzałem, natomiast odcinkowi dałem 5. Git Tenten się tutaj pokazała, fajnie walczyła z Raigą, nawet zwykłym kijem pokazała klasę i spoko ruchy, co mi się bardzo podobało. Dobre też było to, że Neji od razu skminił, że Kakashi wprowadza ich w błąd i najpewniej idą w pułapkę, ale musieli tam iść. Z kolei w roku mnie urzekło to, jak powiedział dość spokojnie, jestem wściekły, po czym zaczął klepać Raigę i nawet jak dostał z grzmota, to chciał walczyć dalej. Sama 10-10 użyła talk no jutsu na Ranmaru i to było jedno z lepszych tak naprawdę, bo go cisnęła tak, że on zobaczył drugą perspektywę. Minusów tutaj nie widziałem, tak samo jak niewiadomych. Odcinek oceniłem na 6. Plusów to z pewnością technika Raigi, gdzie stworzył wielkie smocze tornado. Bardzo mi się podobało, jak to wyglądało. Rock Lee nażarł się kary do tego stopnia, że się nawalił, bo wlała się tam butelka wina, a wiecie, jak Lee reaguje na alkohol. Przerażające było też to, że mały dzieciak chciał skoczyć w przepaść z Raigą, nawet mu o tym nie mówiąc. Chore. No i jeszcze Naruto pokazał kilka ruchów z klonami, takie jak kręciołki i kopniaki w łeb, jakieś supermeny i tak dalej, spoko połączenie.
Z minusów to nagła zmiana akcji na niepowagę. Tak tu waliło filerem, bo nagle duża część scen była turbo śmieszkowa, robili dziwne miny, śmieszne dźwięki przy tym wydając i okej, ja lubię takie rzeczy, ale gdy odcinek ma być śmieszkowy, a to się działo w środku akcji przez długi czas, tragicznie wyważone. No i jak dla mnie dziwne było to, że Ranmaru zaczął chodzić jak gdyby nigdy nic i nikt na to nie zareagował. Z rzeczy niewiadomych nic nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5. Spoko w tym odcinku było to, jak Tsunade podeszła podstępem Naruto, gdy ten nie chciał opiekować się dziećmi, więc wymyśliła, że Hokage powinien dbać też o najmłodszych, a przecież on chciałby nim zostać. Nieco śmieszkowy odcinek, gdzie każdy z pozostałych geninów coś tam pokazuje, tymczasem Naruto nie posiadał takich umiejętności i robił wszystko źle, choć trzeba przyznać, że w fajny sposób uratował dzieciaki, które były bliskie odlecenia. Później ta sama drużyna brzdąców podwaliła Blondasa do Tsunade, że to on zmusił ich do ryzyka życiem. Z minusów to, że dzieciaki nagle nauczyły się biegać po ścianach, gdy przez cały odcinek mówiły, że nie są w stanie tego robić. Rzeczy niewiadomych tutaj nie było, a odcinek oceniłem na 6,5. Fajnie tutaj zaprezentował się już na początku taki samuraj z westernu, zarówno z wyglądu, jak i szybkości. Zresztą też niejako pomógł Naruto i reszcie po to, by zdobyć ich zaufanie. A gdy dowiedział się, że poszukują go Son Gokiego, to ich znokautował, bo on sam chciał zdobyć za niego nagrodę. W sumie spoko ich sklepał, co pokazuje, że shinobi to nie są jacyś bogowie, a nawet zwykli ludzie z niezwykłymi umiejętnościami są w stanie im wklepać. No, przynajmniej na początku tak było. No i jutsu Son Gokiego jest bardzo bolesne, a wie to każdy, kto kiedyś stanął na gwoździa. Minusów tutaj nie widziałem, natomiast z rzeczy niewiadomych, oglądając to pierwszy raz, to, że Naruto powiedział na początku odcinka, że Hinata będzie kiedyś dobrą żoną. I co ciekawe, rzeczywiście będzie, zresztą żoną właśnie Blondasa. Odcinek oceniłem na 7. Plusem jest backstory Tokichiego, które było dość nietypowe jak na Naruto. Nie jest to jakaś wybitnie też zagmatwana historia, ale fajnie przedstawiona, że po prostu został wrobiony w morderstwo, więc by oczyścić swoje imię, został łowcą głów, co mogło mu pomóc znaleźć prawdziwego winowajcę. Fajnie też sobie surfowali na linie, skille niebagatelne. Z minusów to w sumie to, że wszystko się skończyło dobrze i szybko. W sensie nie ma tu nic niespodziewanego, w każdym arku filerowym mamy jakąś dramę, później próbę rozwiązania i wszystko dobrze się kończy. Trochę to nudne. Rzeczy niewiadomych nie ma, a odcinek oceniłem na 6. Mamo, możemy mieć Roka i Gaja? Mamy Roka i Gaja w domu. Oczywiście tylko Naruto uwierzył, że to prawdziwa dwójka Konoshan, ale szczerze mówiąc jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że nawet jeśli to nie byłby filler, Naruto jest tak głupkowaty w pierwszej serii, że dałby się na to nabrać. Normalnie też Naruto by się wkurzał, że dostał misję sadzenia ryżu i tak dalej, ale ciągle szukał ukrytych znaczeń w tym, co robi podrabiany Gai i Lee, dzięki czemu się tym motywował. W pewnym momencie przyszła Tenden i wyglądała jakby też ich nie poznała i chciałem już dawać minusa, ale później Sakura dała mi do zrozumienia miną, że wie co jest grane, gdy pojawiła się Tsunade, to już w ogóle wiedziałem, że to jeden wielki troll. Nawet zaangażowała w to Katsuyu i tutaj ślimak jak dla mnie zyskał, bo miała ona tam jakiś humorek, a zawsze wydawała się taka spokojna i opanowana. Śmieszne. Minusów tutaj nie zauważyłem, a z rzeczy niewiadomych to, że podróbka Gaja w pewnym momencie pokazała jego przyszłość. W końcu on też później będzie chodził o kulach. Odcinek oceniłem na 7,5. Z dobrych rzeczy to odcinek spoko się zaczyna od jakiejś intrygi z duchem, ale to w zasadzie tyle. Z minusów to Neji mówi, że nie ma opcji, żeby duchy istniały w świecie Naruto, gdzie istnieją bogowie śmierci jak Shinigami. Odcinek mi zaleciał takim Scooby-Doo, ale nie porwał mnie, słaby to był odcinek. Nie interesowała mnie w ogóle historia w nim opisana, nie jest to dobre. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 3. Plusem tego odcinka jest to, że ekspertka od narzędzi, czyli Tenten, rozpoznała dziwny kształt shurikenów oraz to, że Neji zaplanował walkę z przeciwnikiem tak, by Naruto podkopał się pod niego tak jak to zrobił w walce z Hyugą. To niestety wszystko. Minusem jest to, że to jest dalej nieciekawe. Próbowałem wyciągnąć z tego coś więcej, ale ciężko, jest to nieco lepszy odcinek niż poprzedni, bo coś tutaj się dzieje, ale wciąż na niskim poziomie. Rzeczy niewiadomych nie doświadczyłem, a odcinek oceniłem na 4.
sumie spoko było to, jak Naruto bawił się w detektywa i coś tam rozkminiał możliwości. Dobre to, bo nie zachowywał się jak totalny imbecyl, choć trzeba przyznać, że bez żab pewnie nic by mu się nie udało. Później w walce z Noroimushą Naruto chyba celowo dawał się atakować w ten sposób, żeby coraz bardziej przecinać ten kaftan, który ograniczał jego ruchy, dzięki czemu finalnie udało mu się go pozbyć. Minusów nie uświadczyłem, powiem, że nawet robi się coraz ciekawiej. Rzeczy niewiadomych także nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5. Git, że Kakashi udawał, że nie zależy mu na Naruto, bo wiedział, że ktoś ich śledzi, a więc podstępem ich zostawił w tyle. Później Naruto przebrał się za Noroimushę, żeby móc uratować Komeya, a dzięki temu wciąż zachowywać pozory, że Sagi nie wie, że to inna osoba jest zdrajcą. Pakun śmiesznie ugryzł jakiegoś no-name'a w rękę. Później Kakashi wysadził tego typa i z obojętnością patrzył, jak go rozrywa na kawałki. Badasowe. W sumie to odkąd Hatake się tu pojawił, to ten arc znacznie zyskał na jakości. No i później jeszcze wytłumaczono, w jaki sposób Naruto został Noroimushą i co się działo w międzyczasie, i także jest to spoko, jako że nie pozostawia nam jakichś niedomówień. Z minusów nic nie widziałem, tak samo rzeczy niewiadomych, a odcinek oceniłem na 7. No i znowu to samo, co jest akurat giga plusem, czyli to, że Kakashi od razu zabija, nie bawi się w półśrodki. Ciekawe było też to, że Sagi to tak naprawdę ciągle była jego siostra, która zabrała jego tożsamość, żeby się zemścić. Grubas tutaj ściemnił, że użył Kagemane no Jutsu, ale jest to możliwe, to nie jest technika Kakegenkai. No i spoko było to, że większość rzeczy włącznie z technikami tutaj jest pozorowana, ciągle robią z nas durnia, bo to co widzimy nie jest prawdziwe. Minusów nie zauważyłem, rzeczy niewiadomych też, odcinek oceniłem na 6. Jak dla mnie, to tutaj plusów za bardzo nie ma. Naruto jest turbo głupi, doświadczył już genjutsu kilka razy, a ciągle nie umie się z takiego podstawowego wydostać, zawsze ktoś musi go ratować. Antagonista zamiast atakować to sobie czeka, aż sobie porozmawiają. Wszystko wskazywało na to, że gość umarł, ale później oczywiście wystarczą łzy i płakanie, żeby magicznie odżył. Przez cały arc było w sumie udowadniane, że duchy nie istnieją, ale Naruto w krytycznym momencie zobaczył go, co jakżeby inaczej zmotywowało go i uratowało przed utonięciem. No i te happy endingi już zaczynają męczyć po kilku takich arkach filerowych. Nic tu nie ma znaczenia, wszyscy dobrze przeżyli, nic im się nie stało, wszyscy źli zostali ukarani. Nuda. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 2. Jest to kolejny śmieszkowy odcinek, tym razem o robieniu ramen. Dostaliśmy tu krytyków Naruto i Choji'ego, którzy w kwestii jedzenia nie kłamią. Chibi wersje tych dwóch panów i Sakury, a ponadto kuchciki ninja odzywają się do siebie, jakby od tego jedzenia co robią miało zależeć ich życie, co było zabawne. Później pomysłowo Naruto z pomocą Rasengana wymieszał składniki na makaron, Sakura go ubiła swoją siłą, a Choji roztrzepał. Śmieszne było też to, że ninja do gotowania robili tak dużo dobrego jedzenia, że shinobi, którzy to jedli, utyli do tego stopnia, że nie potrafili wykonywać swoich obowiązków. No i nie zapominajmy o tym, że Ayame też jadła u nich przez 2 tygodnie i się roztyła, a w tle leciały odgłosy świni. Coś pięknego. Minusów nie widziałem, a z rzeczy niewiadomych to tutaj są śmieszki, że Sakura taka turbo silna, ale to fakt, jest to tak naprawdę puszczenie oczka do widzów. Odcinek oceniłem na 8. Z dobrych aspektów tego odcinka to fajne wejście Shino, typowo badassowe z zaskoczenia. Tak samo Git Shizune podsumowała Tsunade w myślach, że tak naprawdę zebrała ona geninów, którzy byli aktualnie dostępni, a nie mają specjalne zdolności do tej misji, tak jak im wkręcała. Później zobaczyliśmy dowalony efekt przerażenia Anko, która coś tam sobie przypomniała, bo w tym odcinku mowa o tym, że wymazano jej pamięć. I ogólnie muszę powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem oglądając ten odcinek, bo efekty wizualne wydają mi się tutaj znacznie lepsze niż w poprzednich arkach, nawet kanonicznych. I ostatnim plusem to dziewczyna, która całuje Naruto, żeby dać mu tlen pod wodą. Minusów tutaj nie zauważyłem, tak samo rzeczy niewiadomych, a odcinek oceniłem na 9.
Ten odcinek opierał się w większości na poszukiwaniu Naruto, zbieraniu informacji oraz przypominaniu sobie różnych rzeczy przez Anko, która to miała sporo wspólnego z Orochimaru, który ewidentnie maczał palce w tym, co tu się działo. To wszystko było w miarę git. Minusem jest natomiast bieda przemiana Isaribi w jakieś coś. Nie wygląda to dobrze. W każdym razie trzeba pochwalić Ino za zablokowanie jej drogi ucieczki. Rzeczy niewiadomych tutaj nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 6. Trochę przegadany i nie działo się aż tyle. Z plusów to po raz kolejny mamy zwykłego typa, jakiegoś doktorka, który jest psycholem, ale jest bardziej przerażający i obleśny niż ci wszyscy super silni shinobi. Czuć do niego odrazę. Podobał mi się także atak antagonisty w ziemię, który był coś ala falą uderzeniową. Spoko to wyglądało. No i finalnie ta technika Ino zrobiła robotę. Gość stracił panowanie nad swoim ciałem i sam się związał w dość przerażający sposób. A dodatkowo budynek się zawalił, więc tak naprawdę gościa tym pogrzebała. Nieźle. Z minusów to bezmyślny Naruto, który pocisnął Isaribi, że właśnie potwór zachowuje się jak ona, skoro zadaje się ze złolami i to w sumie jest niby prawda, ale zbyt hardkorowe to słowa do osoby, która ma psychiczne problemy z tym, że właśnie wszyscy ją tak traktują. Chciał dobrze, ale zbyt ostro poleciał i nawet tego nie wie. Rzeczy niewiadomych tutaj nie zauważyłem, natomiast odcinek oceniłem na 7. Fajny tutaj miał pomysł ten gość z wykorzystaniem genjutsu, żeby ludzie na statkach myśleli, że to prawdziwy ogień, przez co wskakiwali do wody i byli łatwiejszymi celami. Psychodoktorek też ciśnie Anko, że ta została porzucona przez Orochimaru, bo była niewystarczająco dobra, a teraz przynajmniej wężowaty ma kogoś obiecującego. Zresztą jest on całkiem podstępny, bo rzucił w Anko jakimś słoikiem z gazem, który ją uśpił. Nieźle Naruto także wypłacił liścia Isaribi. Z minusów to ten doktorek zmienił się też w jakiegoś żabola, co wygląda jak 7 nieszczęść, a Naruto stosuje jakieś oczywiste ciosy, które nie są ani pomysłowe, ani szybkie i są łatwe do skontrowania. Rzeczy niewiadomych tutaj nie uświadczyłem, a odcinkowi dałem ocenę 6. Ciekawe w tym odcinku było to, że Shino rozwalił Yoroiego i jeszcze dał mu się utopić. Naruto poprawił się względem poprzedniego odcinka, bo tu już wykazał się pomysłowością, rzucając wybuchową notkę w olej wypluty przez Gamabuntę, żeby go podpalić, bo nie znał żadnego katona. W sumie w stylu Szefuncia było to, żeby ukarać Naruto za to, że ten go przywołał, rzucając go na wiele, wiele metrów w górę, po czym się odesłał na chatę. Szkoda też mi było młodej Anko, która wyglądała przerażająco, jakby nie żyła. Z minusów jednak zakończenie arku jest jak zwykle happy endem, ale bezsensownym, ponieważ Isaribi nie poniosła konsekwencji swoich czynów. Ja rozumiem, że postanowiła być od teraz dobra, ale czy to kasuje te wszystkie napady i morderstwa, których przedtem się dopuściła? No a z rzeczy niewiadomych to Orochimaru stwierdził, że zostawienie Anko przy życiu może kiedyś w przyszłości mu się przydać i w zasadzie jest to prawda, jako że na wojnie, kilkaset odcinków później, Orochimaru zostanie wskrzeszony z jej przeklętej pieczęci. Odcinek oceniłem na 7. Ten odcinek miał dużo śmiesznych animacji, które mi się podobały. Także pokazane zostało pierwsze ninjutsu, którego można użyć w realnym życiu, czyli rzucenie hajsu, żeby inni na niego się rzucili. No i ogólnie fajne przesłanie idzie z tego epizodu, bo Naruto nauczył młodego, że pieniądze nie są najważniejsze. Jednakże ten młody mnie strasznie brzydził. Zagilany, zasmarkany, brzydki jak nie wiem co. Trochę niedobrze mi było, jak to oglądałem. Jest on jeszcze większym idiotą niż Naruto, o co ciężko. Nie posiada żadnych zdolności poza rzuceniem pieniędzmi, co w sumie akurat dobrze obrazuje to, że jak się ludziom da wszystko, to najczęściej wychodzą później takie stwory o dwóch lewych rękach. Niewiadomych tutaj nie zaobserwowałem, a odcinek oceniłem na 5. Plusem odcinka jest granie w piłkę samym sobą, przynajmniej masz świadomość, że wygrasz. Tsunade także zastosowała bardzo surową karę, ponieważ za niewykonanie misji wysłałaby trójkę geninów do akademii, a to tak naprawdę jest blokada ich rozwoju na co najmniej rok. Plusem tego odcinka jest Kiba, który rzeczywiście słusznie skwitował Naruto, że znaleźli się w słabej sytuacji przez niego, gdyż ten pomimo ciągłych porażek w konkurencjach poszukiwawczych z Inuzuką, ciągle opierał się na swoim przekonaniu, że jest najlepszy, przez co chociażby Hinata została zraniona.
Do tego później Kiba podejrzewał, że Naruto i Hinata nie są prawdziwi, mimo tego, że Akamaru nie wyczuł żadnej różnicy w ich zapachu. Mądre to było. No i w końcu podkradanie tożsamości innych jest dość mocne, jako że osoby, które kradną twarze, wyglądają na takie, które także są zdolne do skopiowania stylu mówienia itd. i tylko przez mimikę twarzy można by ich odróżnić. Minusem jest to, że trochę nudno tutaj było przez jakąś pierwszą połowę. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 6. W tym odcinku bardzo spoko Hinata obroniła chłopaków przed spadającymi głazami, wyglądało to dobrze. Pomysł z wzięciem skrzynki przez Naruto też był dobry, bo mogło to pomóc w identyfikacji podróbek. Kiba miał Akamaru, Hinata rana na kostce, więc wszyscy mogli jakoś się odróżnić. Podobało mi się to, jak aktorzy grają, udając bycie prawdziwymi, przez co oryginały wydają się przy nich dziwne, agresywne. Ogólnie był to zabawny odcinek, na przykład Naruto użył czakry Kyubiego i stworzył mnóstwo klonów, bo podróbka zjadła mu ramen z domu. Później Blondas odłożył kuferek na ziemię po tym, gdy już złapali oszukańców, ale Hinata, która dopiero co wróciła, o tym nie wiedziała i zaatakowała go Jukenem. No baja. Ten odcinek także był ciekawy, ponieważ to wszystko było tylko testem zaplanowanym przez Tsunade, a podrabiańcy z nimi współpracowali. W dodatku jeszcze gość się zrobił w bambuko, bo w skrzyni, którą mieli przynieść, nie było majątku, a rachunek do zapłaty za to, że ci pomogli w teście. Minusem jest to, że Sakura dopiero po fakcie się ogarnęła, że przecież Naruto był z zupełnie innej strony, ale i tak bez namysłu go zaatakowała. Zwyczajnie od razu by walnęła podróbce i by się na coś przydała. No i widać, że to filler, bo Tenchi ma otwarte oczy. Niby nie bardzo, ale ma. Rzeczy niewiadomych naturalnie, jak to w fillerach zazwyczaj nie ma, a odcinek oceniłem na 9. Dobrze się przy nim bawiłem. Mamy kolejny prześmiewczy odcinek, tym razem Naruto spotkał Jiraiya, który był podobno na ważnej misji, a ten go przełapał jak siedział z dziewczynami. Naruto mu usługiwał i pomagał napisać książkę, bo jego nauczyciel powiedział mu, że czym szybciej ją skończy, tym szybciej zaczną trenować. Jiraiya zresztą się nie pierdzieli, musiał znaleźć kuriera, który miał jego książkę, więc Rasenganem rozwalał ściany budynków, czy używał tej techniki do podróżowania łodzią. Fajne też były te wiadomości dymne, żeby ostrzec innych kurierów. Przydatne, pomysłowe. No i końcówka, gdzie Lord Feudalny dostał książkę Jirai napisaną przez Naruto i uznał, że to świetny prezent od przeciwników, więc wojny nie będzie. Minusów tutaj nie widziałem, tak jak niewiadomych. Odcinek oceniłem na 7. W tym odcinku podobała mi się eksplozja z początku odcinka. Ładna była. Śmiesznie też Tsunade dławiła się wielkim czarnym batonem od Naruto, dzięki czemu ten poszedł na misję. Nie ma to jak łapówka. No i ogólnie ta czakra gwiezdna wydaje się być OP. Z minusów nic nie zauważyłem, a z rzeczy niewiadomych to mogę stwierdzić, że ta czakra przypominała nieco Susanoo, które na tym etapie nie było pokazane. Nawet można latać. Odcinek oceniłem na 7. Ogólnie w tym odcinku widać intrygę. Śmierdzi od początku ten zastępca Hoshikage, bo to z jego powodu najpewniej wrócono do praktyk z tą gwiazdą, która powoduje chorobę. Przynajmniej według plotek, które usłyszała Tsunade. Później widać, że nie mówi Konoshanom całej prawdy, wie kto najpewniej ukradł gwiazdę, ale nie mówi. Spoko ta piosenka też była, co ją śpiewał młody, czuć było od niej smutek. No i później bardzo fajnie Tenten i Rock Lee zareagowali na atak, choć trzeba przyznać, że z kolei słabe było ukrywanie się w wiaderku. Jak już mieli zamiar robić poważny ark, to mogli przy tym zostać. Nie znalazłem tutaj niewiadomych rzeczy, a odcinek także oceniłem na 7. Z jednej strony fajnie, że Konoshanie mają jakieś rozterki, czy aby na pewno powinni odzyskać gwiazdę, skoro powoduje choroby, ale z drugiej strony taka jest ich misja. No ale Neji zarządził, że skoro to ich misja, to idą i już. Fajnie też Hyuga wydedukował, że prawdziwy złodziej i ten, co porwał Sumaru, to nie ta sama osoba. Jego matka za to fajnie sprowadziła do parteru nuba niby Hoshikage. Z kolei nie do końca wiem, jak traktować niby ninjutsu Roka, który zrobił to komediowo, bo to tak samo jak poprzednio głupi humorek w poważnym arku, ale z drugiej strony było to zabawne i nie szkodziło, bo nie odnosiło się do przeciwników, oni tam nie mieli jakiejś trudnej sytuacji. Minusów nie przyuważyłem, no może na siłę to ta powtarzalność. Naruto któryś raz z kolei pokonał przeciwnika tym samym ciosem. Co lepsze, prawie zawsze widział to Neji. Rzeczy niewiadomych nie zaobserwowałem, a odcinek oceniłem na 8.
Ten odcinek mi się nawet podobał, choć nie ma tu jakichś wybijających się plusów, za to znalazłem trochę słabych punktów. Po pierwsze, matka Sumaru uratowała Naruto i sobie odleciała, a nikt jej nie zauważył, pomimo tego, że ci shinobi dość szybko wyczuwali czakrę swoich. Po drugie, rodzice Sumaru zgodzili się na misję ochraniania przyszłych pokoleń, ale dlaczego nie wzięli ze sobą swojego syna? Przecież mogli upozorować jego śmierć czy coś, to po prostu go zostawili. Głupia decyzja. No i także ten Hoshikage jest dość słaby, skoro dał się tak porobić jak leszcz. Z rzeczy niewiadomych to Naruto powiedział coś w stylu jedzenie jak u mamy, a mama Sumaru jest trochę podobna do Kushiny, przynajmniej według mnie. Odcinek oceniłem na 6. Tutaj sytuacja jest podobna jak do poprzedniego odcinka. Zły nie był, ale za to było tutaj kilka głupich decyzji. Po pierwsze, trzeci raz te same sceny, te same flashbacki na przestrzeni 5 odcinków. Słabo. Po drugie, decyzja Nagiego, by się nie mieszać, była o tyle głupia, że bezstronność teraz nie powinna mieć miejsca, jako że gość był w stanie poświęcić Naruto, więc powinni się zaangażować. No i ta matka Sumaru zachowała się jak ostatnia idiotka. Naprawdę myślała, że oni od tak odstawili sobie gwiazdę i elo? Nikt jej nie pilnował? Z rzeczy niewiadomych nic nie znalazłem, a odcinek dostał ode mnie 5,5. Plusów tutaj nie ma. Dostałem za to dawkę flashbacków, głupotę antagonisty, który wprost przed swoimi poplecznikami się przyznał do zabójstwa poprzednika, kolejną durnotę z włożeniem sobie tej gwiazdy do klatki piersiowej. Niby skąd mógł wiedzieć, że to cokolwiek mu da? Nie było ku temu żadnych przesłanek. Nagle stał się dzięki temu super silny, zdolny na hita pokonać każdego, ale duch matki Sumaru jest w stanie się przed nim obronić, a co gorsza, dała ona możliwość Naruto latania i nagle zwykłym Rasenganem go pokonał. Fujka straszna. Do tego happy end, typowo fillerowy, wszystko jest git. Jedyną ofiarą była matka Sumaru, która i tak była uznana za martwą przez 10 lat, więc nawet jej nie szkoda. Sztampowe to wszystko. Rzeczy niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 3. Z dobrych rzeczy to to, że jest to pierwszy jednoodcinkowiec, który nie jest śmieszkowy, jest poważny. Akamaru zmasakrował shinobi podczas ich treningu i ogólnie przez cały odcinek jest budowane to, w jakiej słabej kondycji jest pies, bo został zarażony. Na końcu także szkoda było mi Kiby. Jednak z minusów to ja nie czułem żadnego ryzyka, gdy Tsunade mówiła, że szczepionka ma 50% szans na powodzenie, bo te filery zawsze się kończą dobrze, więc nie ma czego oczekiwać. A z rzeczy niewiadomych to jak wygląda wyrośnięty Akamaru, pokazuje nam, jak wyglądać będzie jako dorosły pies, choć będzie oczywiście dużo mniejszy. Odcinek oceniłem na 8. Śmiesznie tutaj Naruto w sumie ciśnie Sakurę, że ta go pierwszy raz tak dobrze potraktowała, bo sama z siebie zaproponowała, że zszyje mu spodnie. Później Tsunade i reszta jajcuje sobie z Naruto, że nie chcą się do niego zbliżać, bo będzie miał na sobie 3-metrową bestię, co na końcu odcinka się na nich mści, bo później wszyscy w wiosce poza Naruto będą mieli na sobie Onbe. No i też fajnie się ona zlała na plecy Naruto, pewnie było mu ciepło. Z minusów natomiast to frajersko wygląda ta Onba i ogólnie odcinek był jakoś taki mało interesujący, nie powalił mnie w ogóle. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 3. Z plusów to Shino ciśnie Naruto, że jest najbardziej lekkomyślny w wiosce, co jest ogólnie prawdą, jeśli rzeczywiście spojrzymy na osoby, które znamy. Śmieszne było to, że nawet robaki w ciele Shino się śmieją i wszystkie sceny z Naruto próbującym powstrzymać śmiech też były dobre. Ogólnie bardzo dobrze tutaj balansowano pomiędzy powagą osób rozśmieszających, a śmiesznymi scenami. Jak na przykład Shino próbował być poważny, gdy odkrył spisek, ale nie mógł powstrzymać się od śmiechu, co w niektórych momentach czyniło go bardziej badasowym. No i na koniec Aburame wrócił do swojego nieśmiania się i upiornie groził Naruto, co uważam za dość trafne w jego osobie. Minusów ani niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 9. Plusów to no-name'y w fajnym stylu porozwalały klony Naruto. Często walki z mieczami są ogólnie tu dobrze zrobione. Naruto jednak też sprytnie ich rozegrał, bo użył dwóch klonów, przez co przeciwnicy zaatakowali tak naprawdę siebie nawzajem. Podobał mi się również argument antagonisty, który uważam za słuszny, mianowicie to, że skoro Gruba zdradził swoich przyjaciół raz, to przecież mógł także ich zdradzić. Z minusów to te techniki kwiatowe na koniec walki były mizerne trochę. Nie czułem jakiejś potęgi ich. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 6.
Pomysł z podzieleniem się na dwie grupy od razu mi śmierdział tym, żeby poświęcić jedną z drużyn, co później się tylko potwierdziło. Z kolei jeden z tych antagonistów miał dość spoko technikę polegającą na uwięzieniu Naruto w wodnej bańce, a później przywołaniu w środku piranii. Przypominało to trochę Kisame i Rekiny. Ze słabych stron to zamiast od razu powiedzieć Konoshanom, jaka jest sytuacja, to ukrywali, przez co tak naprawdę stracili cenny czas na przygotowania, czy po prostu ucieczkę. Wyzwanie kogoś na pomoc, no cokolwiek. Z rzeczy niewiadomych nic nie wynalazłem, a odcinek oceniłem na 5. Na pewno na plus zasługuje to, że chłopaki wpadli na jakiś plan, jak pokonać przeciwnika, a zaczęli od rozwalenia jego broni. Technika antagonisty z Rekinem je już w ogóle przypominała tą Kisame. No i w końcu fajnie, że zwabili go do miejsca, gdzie nie ma wody, a bez swojej broni nie mógł jej namierzyć. Spoko była też reakcja Hinaty na obrażanie Naruto przez księżniczkę, choć na minus to, że wystarczył krzyk, by w siebie zwątpiła, no ale to część jej przemiany. Zło płynące z zachłanności też mi się podobało, jako że gość zabił kompana, żeby przygarnąć większe udziały. Dość typowe w popkulturze, ale już w Naruto rzadkie. Techniki magnetyczne są także dość imponujące, jako że gość zrobił sobie z ochraniacza Naruto aimbota. Z minusów to na pewno standardowe darcie Ria Naruto przy ataku z zaskoczenia oraz ta księżniczka jest irytująca. Sprawia, że wolałbym, żeby ją dopadli, a niestety przez przewidywalność fillerów wiadomo, że nic jej się nie stanie i odmieni się na cudowną osobę, choć jeszcze nie wiem jak. Z rzeczy niewiadomych nic nie wynalazłem, a odcinek oceniłem na 5. Plusów to dedukcja Tsunade i podejrzliwość, że to nie przypadek, iż misja Naruto i reszty oraz atak na kraj Nano wydarzyły się w tym samym czasie. Również Hinata bardzo fajnie rozkminiła najpierw, jak działają techniki Grubasa, a potem załatwiła go jednym ciosem, robiąc z niego magnes i przez to wykończył sam siebie. Jednakże z drugiej strony bardzo irytujące było to, że Konoshanie prawie nie używali swoich silnych technik, tylko zostali znerfieni na potrzeby arku. Zanim Hinata efektywnie zaatakowała Grubasa, to uderzyła go zwykłymi ciosami, zamiast zablokować ten Ketsu. No bez sensu. Choji praktycznie nie atakował, a Naruto używał tylko klonów w durny sposób. Nie zauważyłem rzeczy, których można by nie zauważyć oglądając pierwszy raz, a odcinek oceniłem na 4. Z dobrych rzeczy to ta technika antagonisty jest całkiem OP, promienie walące niczym piorun i rozwalające krajobraz, jak to w fillerach mocno przesadzone. Sprytnie Naruto wykorzystał je przeciwko niemu i za pomocą ochraniacza odbił promienie w jego stronę. I to tyle z plusów, bo mamy słabą gadkę Naruto o tym, jakim wspaniałym przywódcą był poprzedni lord feudalny, pomimo że kompletnie go nie znał. No i oczywiście zdarzyło się to, co przewidziałem 2 odcinki temu. Haruna nagle ma super dobre serduszko i chce ochronić Naruto, pomimo że zupełnie nic to nie da. No i finał istnie filerowy, wszystko będzie wspaniale, w sumie to nic się nie stało poza śmiercią kilku no-name'ów i jakichś pseudo-antagonistów, których nie szkoda, bo to typowe złole bez żadnego backstory. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 3. Cały odcinek opierał się na tym, że Ino ma być sobowtórem Daimyo, bo jest do niej podobna. No cóż, Ino świnia teraz nabiera nowego znaczenia. Fajnie tutaj też przez cały odcinek Naruto dopierdziela grubej, choć tak sensownie, że przecież nie schudnie szybko. Zresztą gość, którego miała poślubić, to też wielka kupa mięcha, co wywija na parkiecie. Także Naruto podczas henge w Ino biega z fiflakiem po dachu. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo niedorzeczny odcinek, ale tak pozytywnie. Z minusu to ta scena prawie po całunku mnie obrzydziła. Rzeczy niewiadomych nie ma, a odcinek oceniłem na 6. Bardzo zabawny odcinek. Lee założył dojo i chciał walczyć. Dzięki temu Naruto dostał kopa w mordę. Gai, żeby być przeciwnikiem Lee, przebrał się w fantastyczny strój. Naruto uciekał ciągle od Roka, bo bał się z nim nawalać i w sumie słusznie. Nie miał przecież podjazdu w taijutsu. W międzyczasie jakiś szpieg zmienił się w przebranego Gaia i wpadł w sam środek walki dojo, gdzie Rok lał go jak szmatę. Później Naruto się zmienił w przebranego Gaia, żeby bić się z Lee, a jak w końcu przebieraniec miał dość i zmienił się w Roka, by zinfiltrować wioskę, przyszedł prawdziwy przebrany Gai i z nim walczył. Przez to wszystko skończył tak. Minusów tutaj nie zauważyłem, tak samo jak rzeczy niewiadomych, odcinek oceniłem na 7.
Plusem tego odcinka jest na pewno to, że Tsunade ciśnie Naruto, że ten nie ma żadnych specjalnych zdolności. Później też spoko wygląda animacja cienkoszyjca Naruto i Tsunade drącej japę i tutaj śmiechłem. Co jakiś czas Naruto się bał, co również mogło bawić, jednak ten odcinek miał taki typowy, horrorowy klimat, upiorny zamek, coś straszy i tak dalej. Z tym, że mnie to nie porwało. Nie było tu prawie akcji, głównie uciekanie i zastanawianie się o co chodzi. Do tego Naruto rzucił Rasenganem, co na tym etapie nie powinno być możliwe. Z rzeczy niewiadomych nic nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 3. Piękne było to, jak Naruto pytał Tsunade, co z nim, ta przyłożyła mu coś do głowy i powiedziała, że emanuje głupotą. Tak samo Rock i Gai narzucają sobie jak zwykle niemożliwe wyzwania i później przez to ćwiczą dużo więcej, ale to plus, z jakiegoś powodu zawsze lubiłem na to patrzeć. Yagura pokazał się też tutaj z dobrej strony, jeśli chodzi o taijutsu, choć od razu widać, że nowicjuszem nie jest. No i w końcu plusem jest też Sakura, która widać, że uczy się na medycznego ninja i tak naprawdę w tych fillerach pokazano tego więcej niż w kanonie pierwszej serii. Minusów nie zaobserwowałem, tak samo jak rzeczy niewiadomych. Odcinek oceniłem na 7. Muszę przyznać, że całkiem spoko wyglądają ci antagoniści, poza tymi oczami jak z Edo Tensei, no i trochę za dużo tych dodatków mają. Fajnie też Naruto spłynął od tego słupa treningowego. Sprytnym zagraniem było wykorzystanie słupów w ten sposób, że w walce z Lee słup kopiował ruch Gaia i na odwrót, a z kolei później bardzo pomysłowe było to, żeby za pomocą alfabetu Morsa skomunikować się pomiędzy sobą w celu obgadania planu. Mega dobre za to było otwieranie bram przez ucznia i nauczyciela, a później niektóre aspekty ich walki, choć minusem jest to, że trwało to tak krótko. Czułem niedosyt, liczyłem trochę, że ten wielopiętrowy zamek będzie krył na każdej kondygnacji jakieś wyzwanie, a tu szybko się wszystko zakończyło. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 8. Odcinek ten jest intrygujący. Gość się wysadził w powietrze, żeby Konoszanie mieli problem z namierzeniem skradzionych planów budowy. Zaangażowane w tę misję jest wiele osób, więc nabiera to takiego większego znaczenia. Do tego wszyscy oni prowadzą dochodzenie, które jest całkiem interesujące. Nowe fakty, poszukiwania, próby znalezienia jakichś wskazówek, a nawet Anbu chcą rozmawiać z Naruto, bo ten spędzał czas ze złodziejem. Lubię takie detektywistyczne scenki. Minusów nie znalazłem, rzeczy niewiadomych także, a odcinek oceniłem na 8. W tym odcinku dostajemy hipnozę Naruto, dzięki której Anbu wydobywa jego wspomnienia, by uzyskać jakieś wskazówki na temat złodzieja. Także muszę pochwalić Sakurę za chęć nabywania wiedzy, nie brzydziła się rozczłonkowanych zwłok, robiła swoje, bardzo fajna przemiana. W zasadzie każda grupa czymś zabłysnęła. Shikamaru tym, że dziadek najpewniej przewidział rozwój wydarzeń i tak naprawdę wodzi Konohę za nos, ponieważ dziwne jest to, że niby był takim koksem, a tak łatwo dał się złapać. Z kolei Tenten i ekipa zauważyła, że eksplozje były dwie, co mogło sugerować, że jedna była przykrywką pod to, by ukryć się za drugą, a potwierdziła to Ino i Sakura, patrząc na zwłoki, które wskazywały na to, że nie należały do Shinobi. Bardzo to wszystko tajemnicze i ciekawe. Takim wstępnym minusem jest to, że znając pattern fillerów, ja już wysnuwam teorię, że to nie jest żaden zamach, a jakaś taka ostatnia chęć zabawy staruszka, jako że powiedział Naruto, że bawił się z wnukiem w poszukiwanie skarbów. Nasz blondas nie wierzył w złodziadka, więc pewnie ten ark ma to udowodnić i zakończy się happy endem. No ale piszę to nie obejrzawszy jeszcze wszystkich odcinków, a więc nie mam pewności, że tak jest. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 10. Malec, jajec, fajna głowa. Śmieszne było to, jak Naruto użył złych słów i tak jakby zaprosił Hinatę na randkę. W sumie też zabawne było to, że jajec trafił w detonator, ale akurat jego kunai był tępy, więc nic się nie stało. W tym momencie jak leciał kunai, to Tenten upuściła jedną ze swoich zabawek, a dźwięk upadający był taki sam jak wybuch. No i dziadek rozciągnął wybuchowe notki po całej Konosze, co ogólnie zasługuje na uznanie Giga Braina, skoro zrobił to niezauważony. Ja z kolei nie zauważyłem żadnych minusów, tak samo jak niewiadomych. Odcinek to solidne 9.
Z dobrych punktów ten rozbraja detonator. Tak samo starucha wyciągnęła wybuchową notkę ze ściany i w sumie nie wiem czemu, ale mi się to podobało. Shikamaru ponownie zabłysnął inteligencją i wykminił, że Gen no 30 lat temu podłożył te notki, a aktualny list polecający celowo podrobił tak, by został zdemaskowany, a co za tym idzie, ukrył to, że 30 lat temu też podrobił list i wtedy podłożył notki. Później Nara wpadł jeszcze na to, że tak naprawdę również on chciał, by te notki zostały zabrane, by zdetonować je gdzie indziej. Bardzo, bardzo fajne. Minusów nie znalazłem, niewiadomych także. Kolejny odcinek na dziewiątkę. Solidnym punktem jest tutaj dziadek, który wybuchem zwinął się chłopakom. Dosłownie na wszystko prawie był przygotowany. Na dotyk, na taijutsu, no gdyby nie wiek, mógłby nawet uciec. Co ciekawe i dobre, to Naruto pomimo tego, że miał rację, że dziadek nie chciał krzywdy Konohy, to uznał, że osiąść na laurach nie można, bo kolejna taka osoba może już nie być tak przyjaźnie nastawiona. Minusem jest to, że Blondas jakoś nie wiadomo jak wyskoczył w powietrzu oraz to, że niestety już w drugim odcinku arku miałem rację co do planu dziadka, który chciał się ostatni raz zabawić. Plusem tego odcinka jest to, że Shikamaru wziął pod uwagę to, że gość faktycznie mógł chcieć się zemścić, ale zobaczył Naruto, który do bólu przypominał jego wnuczka, dlatego zrezygnował. Moim zdaniem szkoda, bo oceniłbym odcinek chyba na dychę. Rzeczy niewiadomych oczywiście nie widziałem, a odcinek oceniłem na 7. Zacznę od tego, że ten odcinek nie wnosi prawie nic nowego, ale nie jest to ani plus, ani minus. Tak naprawdę był on dość fajny, jako że pokazywał ranking najlepszych walk pierwszego Naruto według głosowania widowni japońskiej. Znajdziemy tutaj wiele śmiesznych i ciekawych komentarzy Naruto i Sakury. Cały odcinek przypomina trochę konwencję rankingu na YouTubie. Ranking przedstawia się następująco. Miejsce 5. Naruto vs Sasuke na dachu szpitala i jest to dobra walka. Miejsce 4. to Jirobo vs Choji i mi się ta walka bardzo podobała. A co ciekawe, Naruto i Sakura dosłownie przytoczyli te same argumenty co ja, czyli że producenci zrobili nas w bambuko, bo wszystko wskazywało na to, że Choji tam umarł. Później wyróżniono walkę Kakashiego i Zabuzy oraz Gaja i Kakashiego w kamień papier nożyce. Miejsce 3. to Kiba i Akamaru przeciwko Sakonowi i Ukonowi. Dla mnie zdecydowanie nie była to walka na topkę, miała swoje momenty, ale nie była aż tak ciekawa do oglądania. Miejsce 2. to Neji przeciwko Kidomaru i jest to następna walka, która moim zdaniem nie była wcale tak dobra, a znowu Naruto niby prześmiewczo skomentował, że jest ona nudnawa, mało się dzieje, polega głównie na inteligencji, a nie walce twarzą w twarz, więc nie ma aż tutaj takiej akcji. No pełna zgoda. Miejsce 1. to oczywiście Naruto vs Sasuke w Dolinie Końca, no a moim zdaniem wcale nie, jako że zależy jak na to wszystko spojrzeć. Jak już walczyli, to duży procent walki był naprawdę dobry, ale to wszystko było bardzo, bardzo przegadane i przeciągane, więc oglądając normalnie wcale odczucia nie były aż tak pozytywne. A spoza rankingu to na pewno to, że te wstawki pomiędzy kolejnymi pozycjami były śmiechowe, jak to, że Jiraiya sobie siedzi koło Orochimaru, który sobie spokojnie mówi jak gdyby nigdy nic. Jedynym minusem jaki zaobserwowałem to to, że ranking moim zdaniem jest słaby, ale jest to zupełnie kwestia subiektywna, więc to taki minus na siłę. Z rzeczy niewiadomych mamy wygląd Sasuke, przez chwilę nam go pokazano i jest on dość podobny do tej wersji z Shippudena, a do tej serii było jeszcze daleko w momencie emisji odcinka. Oceniłem go na 8, przyjemnie mi się go oglądało. Plusów, to fajnie na początku zachowywał się ten Anbu, tajemniczy, taki chłodny, zupełnie jakby w tym świecie coś znaczyli. Dobre też były te rozterki Kurenai, że jest słabym nauczycielem, z kolei Gai jej tłumaczy, że ich rolą jest nakierowywanie uczniów i wiara w nich, a resztę muszą zrobić sami. Podobał mi się też ten obraz, to naprawdę ładny obraz. Z minusów to ten odcinek zaczął się poważnie, a czasem w nim śmieszkowali. Na przykład paliła się siedziba Hokage, a dwóch Joninów oblewa dla heheszek Tsunade. I to wszystko tak dość szybko po sobie. Słabo, bo ark wydaje się poważny. No i minusem jest powolność tego odcinka, dopiero pod koniec coś się dzieje. Niewiadomych tutaj nie uświadczyłem, a odcinek oceniłem na 5.
Dobrą rzeczą w tych fillerach jest to, że Sakura zyskuje dużo bardziej niż w odcinkach opartych na mandze, gdzie nie było prawie nic dotyczącego jej treningu z Tsunade, a tutaj widać, że ciągle się gdzieś obok niej kręci. I jak głupich min tutaj było sporo, co jest minusem, tak ten ptak, co się zwalił Sakurze na pysk, mnie rozwalił, to jest akurat giga plus. Fajnie też Kurenai pokonała leszcza w genjutsu. Ogólnie rzecz biorąc, to ten cały ark opiera się na tym stylu walki, więc jest trochę dziwny, nietypowy, ale jest okej. Rzeczy niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 6. Git Kurenai ciągle gasi oponentów, udając, że wpada w genjutsu, a tak naprawdę sama ich łapie w swoje. Shino też jak zwykle OP, jak totalny badass zaszedł przeciwnika od tyłu i powiedział mu, że genjutsu nie działa na robaki, a potem go oblazły. Kurenai ponownie wydostała się z genjutsu, raniąc siebie, no i to jest dobre, widać jakieś poświęcenie. Z kolei znowu Shino od razu zauważył, że jego mistrzyni kłamie, bo ta przestała się trząść i co ciekawe, widać było od razu, że Aburame to zauważył jeszcze zanim to wytłumaczył. Podoba mi się strasznie jego postać. Ogólnie to Imba jest w tym odcinku. Yakume uważa, że trzeci Hokage i Kurenai zabili jej rodziców, a jej moc zapieczętowali, tak jakby to była dyskryminacja, ale my ciągle czegoś nie wiemy. Minusów nie znalazłem, niewiadomych również, a odcinek oceniłem na 7. W tym odcinku Shino i dziadek tłumaczą, jak działa genjutsu, a także ten Unkai mówi, że jej techniki są zbyt OP, dlatego że mimo, że jest to tylko iluzja, to mózg zadaje fizyczne obrażenia, a ona traci zmysły i to jest powód, dlaczego trzeci i Kurenai postanowili zapieczętować jej zdolności. Ogólnie naprawdę to genjutsu wygląda na zbyt mocne, jako że może ona sobie zaplanować wszystko dużo szybciej, a później tylko wykonywać obraz po obrazie. Minusów nie znalazłem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 5,5. Dobry pomysł tutaj Naruto miał, żeby zranić samego siebie za pomocą klonów, a później wrzucić się w palące drzwi, bo przedtem coś podobnego zadziałało. Spoko opcja. Dziwna strasznie była scena, w której obraz miał rękę i trzymał Yakumo, a jeszcze bardziej creepy było, jak zaczął on gadać i to takim demonicznym głosem. Podobał mi się efekt rozproszenia demona. Najpierw mu śmiesznie głowa urosła, a później się rozbiło wszystko jak robaki Shino. No i fajnie Naruto wyciągnął z tego jakieś przemyślenia i choć nie powiedział tego wprost, to było czuć, że on też chce przezwyciężyć żyjącą w nim bestię. Z minusów to ten stwór wygląda źle. Ja wiem, że się czepiam prawie wszystkich potworopodobnych istot w tym anime i mam świadomość, że w mitologii japońskiej takie coś istniało, ale Japończykiem nie jestem, mitologia mnie nie interesuje, po prostu mi się nie podobają takie stworki w tym uniwersum. Z rzeczy niewiadomych to, że wszyscy mówią, jaka to Kurenai jest OP w genjutsu, ale niestety tak naprawdę poza kanoniczną krótką walką z Itachim i niekanonicznym tym arkiem, ona nie będzie już chyba nigdy walczyć. A szkoda, bo jej już z wyglądu wyróżnia się pozytywnie, to jeszcze mogłaby coś zaprezentować technikami. Odcinek oceniłem na 6. Ten odcinek polegał na ochronie jakiejś porcelany. Zleceniodawca ciągle robił sobie bekę z Naruto i Kiby, krytykował ich, ryzykował ich życiem, ogólnie ich wykorzystywał. Z innych ciekawych rzeczy to jeden z antagonistów zabił sam siebie, zawalając jaskinię, a więc też i siebie. Oraz Naruto po raz kolejny zrobił ze swoich klonów linę, co mi za każdym razem imponuje. Z minusów to są tu dosłownie te same sceny co z innego arku, a okoliczności są inne, a także ten odcinek mnie zbytnio nie porwał. Mimo niezbyt wielu minusów, to jest to odcinek, który po prostu nic nie wnosi, nie jest jakoś szczególnie rozrywkowy. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 3. Za wiele o tym odcinku nie mam do powiedzenia, jest jakaś historia z gangiem Shinobi, którzy robią złe rzeczy. Jednego udało się złapać i musieli go przetransportować i to właśnie tu jest misja naszych protagonistów, dopilnować by trafił tam gdzie trzeba, jednak jego kompanii postanowili go odbić. Z dobrych rzeczy jest to, że Rock Lee i Naruto trenują razem ze sobą i nawalają się taijutsu. Rażących minusów nie uświadczyłem, niewiadomych także nie widziałem, odcinek oceniłem na 5.
Z dobrze wyglądających rzeczy to było to, jak statek spadł z wodospadu, jednakże minusem jest już to, że wszyscy trzej przeżyli. Nie wiem jakim cudem. Podejrzane dla mnie jest to, że gość przez większość czasu nic nie mówi, jest wielkim klocem, a nawet nie próbuje walczyć. Później mówi, że jego kompanii chcą od niego pieniędzy, bo ich okradał, a później go zabiją. Do tego widzimy dużo dzieci, w tym też brata do Dorokiego. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie jest dobry, albo chociaż nie tak zły jak myślą. Plusem w tym przypadku jest to, że Naruto zaufał wielkoludowi, który obiecał, że ich wyprowadzi z lasu, twierdząc, że skoro jest to las, w którym kryjówkę mają przeciwnicy, to równie dobrze mogą zaatakować kiedykolwiek, a więc mogą podjąć to ryzyko. Spoko przemyślenia. Niewiadomych tutaj nie znalazłem, odcinek oceniłem na 8, był intrygujący. Historia Todorokiego jest nawet smutna i dobra. Gość myślał, że jego rodzice i brat zostali zabici przez Shinobazu, a więc zmobilizował się i trenował, żeby ich pomścić, co jest zrozumiałe. Minusem jest to, że w każdym z tych odcinków widzimy ten sam flashback, gdzie Gantetsu trzyma brata Todorokiego. Z rzeczy niewiadomych dla was oglądających, jako że nie mogę puszczać dźwięków, to jest trap. To jest jakiś typ. Nie wiem jak ta informacja ma wam pomóc, ale odcinek oceniłem na 7. Bardzo sprytnie Naruto użył tutaj klonów, żeby skierować gościa w odwrotną stronę, naciągając kopiami jego nici w przeciwnym kierunku. Fajnie też Lee kopnął tego trapa. Dostaliśmy tutaj również chorego psychola, który biczuje dziecko, by dowiedzieć się, gdzie jest ukryty skarb. Naruto jeszcze raz wykorzystał dobrze klony, jako że wskakiwał klon po klonie, ale trochę to minus, bo to mocno naciągane. Raz, że wysoko się tak podbijał, dwa, że jeszcze zrobił w locie Rasengana i rozwalił szefa gangu jedną techniką. Trochę słabo. Kolejnym minusem jest ten sam flashback po raz któryś. Był co najmniej raz w każdym odcinku. Plusem jest końcówka, co często się nie zdarza w filerach. Jasne, był happy end jak zwykle, jednakże nie taki głupi, ponieważ świadkami wszystkiego była Sakura, Naruto, Lee oraz Todoroki, a wszyscy życzyli na końcu dobrze dla wielkoluda Gantetsu, więc uznali, że upozorują jego śmierć, by on mógł zostać z dziećmi. Jest to spoko wytłumaczenie. Dodatkowo na sam koniec dostaliśmy śmieszną wstawkę, że nie mają jak oni się wydostać z lasu, bo przecież tylko członkowie Shinobazu wiedzieli jak opuścić to miejsce. Rzeczy niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 8. Wiem, że wielokrotnie to mówię przy filerowych arkach, ale ponownie Sakura zyskuje w nich. Widać, że próbuje być medycznym ninja. Praktykuje to. Rozwaliło mnie też to, jak Naruto przyprowadził jakiegoś gościa, który leżał w wodzie, a Sakura na to powiedziała: "Topielec?" Na co Naruto: "To on ma na imię Topielec? Nie wiedziałem, że go znasz." Śmiechłem na głos, jak to zobaczyłem. No i w końcu spoko wyglądało to, jak Naruto dostał boosta do szybkości, bo ten nieznajomy grał na flecie. Bardzo mi się ta animacja podobała. Minusów nie zauważyłem, niewiadomych również, a odcinek oceniłem na 6,5. Fajnie Neji był podejrzliwy od początku do tego Menmy, sprawdzając jego zdolności, było widać, że zauważył jego szybkość i zwinność, dlatego go przetestował. Równie dobre było to, że chłopaki chcieli pomóc ludziom w wiosce i po prostu zostali, budując mury całkiem sami, przez co zdobywali zaufanie ludzi, którzy im pomagali. Bardzo dobrze, że przygotowali się na to wszystko, a nie czekali na atak, by być zaskoczonym. Później też było widać czujność wszystkich, bo zauważyli światło dochodzące z lunety, poinformowali się szybko i od razu zareagowali. Podobało mi się to. Tak samo jak to, jak na końcu leje się gęsto krew z Menmy. Z minusów to Tsunade oczywiście coś tam podejrzewała, że Menma może mieć coś wspólnego z wioską dźwięku Orochimaru, ale puściła tam trzech geninów. A czemu? Bo Naruto chciał. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinkowi dałem 7,5. Minusem jest to, że w poprzednim odcinku krew się lała ostro, a tutaj wygląda jakby się lekko skaleczył, za to fajnie Menma przywalił kopniaka gościowi z tyłu. Podobało mi się. Fajnie też on podszedł Konoszkę, udając, że stracił pamięć po to, żeby ich zwerbować i pokonać swoich kompanów, którzy byli źli. Końcówka była dość smutna, Naruto był zdruzgotany śmiercią Menmy, który wysadził się w powietrze, żeby ratować wioskę. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 9. Odcinek dość śmiesznie się zaczął. Kakashi sobie czyta erotyki, a psy za niego odwalają robotę.
Podoba mi się, że Suna jest zgoła inna. Tutaj od razu na start Shinobi dostają najróżniejsze bronie, które mają do wyboru, aby nimi w przyszłości walczyć. Zresztą jest to duży plus, że po takim długim czasie w końcu pokazali coś innego niż Konohe, dzięki czemu poznajemy Sunę trochę bardziej i chociażby widać zupełnie inne podejścia. Konoha za wszelką cenę broniłaby Naruto, tymczasem Suna jest gotowa pozbyć się Gary, jeśli by zginął na misji. No i w końcu widać, że Shikamaru jeszcze bardziej dorósł, nawet po pościgu za Sasuke. Czuję większą odpowiedzialność. Minusów nie uświadczyłem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. Z dobrych rzeczy to Kankuro ciśnie gościa, że się z nim pobawi, że używa zabawek i w ogóle fajnie go lekceważy. Bardzo badassowe też było to, jak ten wielki kloc mówi, że Gara dalej nie pójdzie, ma z nim walczyć, bla bla bla, a ten mówi takie, no dobra, atakuj, po czym założył rękę na rękę i sobie czeka. Później dobrze wyglądało, jak Shikamaru uratował Temari. I ostatnim zabawnym momentem było to, jak miała być taka turbo fajna scenka, że każda grupa mówi kolejne części jednego zdania, po czym Naruto i Lee też tak zrobili, ale zaraz zatrzymała się inspirująca muzyka i chłopaki przebili czwartą ścianę, mówiąc, że w sumie to chyba nie pora na to, bo jeszcze nie są na miejscu. Minusów nie widziałem, niewiadomych też, a odcinek oceniłem na 8. Bardzo mi się podoba relacja Temari i Shikamaru, którzy non-stop się cisną. Fajne było też to, że pomimo, że przyszła pomoc, to w przypadku Kiby, Chojiego i Kankuro to nie działa zbyt dobrze na początku i tak naprawdę ciągle sobie przeszkadzają. Gara to totalny kot, bo jako jedyny w sumie poradził sobie prawie bez pomocy. Najpierw normalnie klepiąc grubasa sposobem, a później tworząc za pomocą piasku szpikulec i przebijając go na wylot. Ciekawe też było to, że Sakura pokazała się tutaj z dobrej strony do tego stopnia, że Ino czuje się bezużyteczna, bo się nie wzmacnia, co jest ogólnie prawdą. No i finalnie, choć widzimy drugi raz to samo, to podoba mi się, jak Kankuro sztyletuje oponentów w swojej marionetce. Minusów tutaj nie znalazłem, niewiadomych w sumie też. Odcinek także otrzymał ode mnie 8. Niestety tu kończą się dobre strony. Nie podoba mi się historia tych typków. Niby są jakimiś ekspertami w tworzeniu narzędzi i broni. Wioska ogólnie trochę wiedziała, że robią dziwne rzeczy, trochę im na to pozwolili, nikomu nie powiedzieli. No, słabe. Równie słaby jest wygląd tego Seimeia. Przypomina mi jakiegoś dziwnego stwora z wieloma narzędziami połączonego z Otsutsuki, którzy nigdy mi się nie podobali. Zresztą gość też gada głupoty, jak to, że dzięki Shukaku będzie miał nieskończone źródło czakry. A niby skąd, skoro czakra ogoniastych jest skończona? No i w końcu nie wiem, czy to tłumaczenie, czy co, ale Naruto powiedział, że Gara jest jego najlepszym przyjacielem. Od kiedy? Nic nie wskazywało na to, żeby widzieli się od pokoju za Sasuke, gdzie mówił Emoboyowi, że on jest jego najlepszym przyjacielem. Niewiadomych nie zauważyłem, odcinek oceniłem na 3. Dobre było to, że Gara postanowił nie wykorzystywać siły Shukaku, by walczyć jedynie za pomocą swojej mocy, która była imponująca. Tak samo bardzo fajna jest ta jego włócznia. Później też git ten nawala się z Rokiem. Minusy też są, na przykład flashbacki, które nie były potrzebne, czy to, że ten Seimei pojawił się tak trochę znikąd, w zasadzie nic nie pokazał konkretnego, po czym zginął. No, bardzo to słabe. Zakończenie odcinka, a także serii było dobre, ponieważ wszyscy byli tam zmotywowani, chcieli się wzmacniać, a więc jest to spoko przygotowanie do timeskipu. Daje to poczucie, że rzeczywiście będą trenować. Dodatkowo dobrze przepytało się to z opartą na mandze historią, gdzie Sakurze udało się ożywić rybę, Naruto i Iruka jedli ostatni ramen przed podróżą Blondasa i Jirai oraz Hinata podglądała odchodzącego Naruto. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, natomiast odcinek oceniłem na 4. Oceniając Naruto arkami, da się zauważyć pewną zależność, o której wielokrotnie na przestrzeni lat mówiłem. Siła, spryt, taktyka ogranicza się bardzo często do danego arku, a nie całego anime. Widać było nieraz, że przykładowo Naruto z trzeciego arku jest dużo silniejszy niż ten z dziewiątego, bo akurat w tym miał rolę śmieszka, więc był turbo ciamajdą. Duża grupa też filery pomija, co jest dość zrozumiałe, jako że nie jest to kanoniczna historia, jednakże mają one trochę plusów, jak na przykład to, że Sakura bardzo w nich zyskuje. Widać, że szkoli się w medycznym ninjutsu, gdzie w kanonie zostało tylko wspomniane, że zaczyna trening, a tutaj nawet rozwinęło ją to mentalnie, pozytywnie się zmieniła. Taki Yoshino i Tenten w filerach dostali chyba więcej czasu antenowego niż przez całe dwie serie oparte na mandze. No może nie dosłownie, ale takie mogą być odczucia.
uczucia. Muzyka jest oczywiście bardzo dużym plusem tego anime, bo jest na wysokim poziomie, a także animacja wielokrotnie mnie pozytywnie zaskoczyła, jako że nawet dzisiaj robi robotę. Pewien rodzaj mroczności można też tutaj zauważyć, gdzie zwykli ludzie potrafili być bardziej okrutni niż shinobi i jest to coś, co ludzie do dziś wspominają. Również nie było tutaj aż tak dużo ninjutsu, a dużo opierało się na taktyce czy dobrze wyglądającym taijutsu i są to naprawdę solidne plusy. Niestety te słabe strony także znajdziemy. Na przykład świat przedstawiony to głównie Konoha, pozostałe kraje to szczątkowe informacje. Obsada poza Naruto początkowo była świetnie wykorzystana, większość się wyróżniała, a także nie było czuć różnicy pomiędzy Naruto a nimi, ale w pewnym momencie, szczególnie w fillerach, zostali oni tylko tłem towarzyszącym tytułowemu bohaterowi. Bywało też odwrotnie, gdzie to Naruto na siłę był wszędzie wciskany, a szczerze mówiąc nie był wtedy wartością dodaną. I w końcu możemy w pełni ocenić Naruto w trzech kategoriach. Tylko kanoniczna historia, tylko filerowa historia oraz wszystko razem. W przypadku odcinków opartych na mandze średnia to 7,11, filery to 6,28, a wszystkie odcinki razem wzięte dają ocenę 6,76. Jak więc widzicie, w mojej opinii filery wcale nie były kolosalnie gorsze, a powiem nawet, że często mogłyby być lepsze jako epizodyczne krótkie historie, gdyby nie bardzo powtarzalny pattern w postaci happy endu, w którym wszystko jest super piękne i wspaniałe, co w sumie jest kompletną odwrotnością zakończeń arku opartych na mandze.